Allora, trochę spóźniona, ale jestem. Dzień dobry wam wszystkim na dzisiejszym live'ie. Siemanko. Letko się spóźniłem, ale no po prostu się nie wyrobiłem do tej 19 z ustawieniem tego wszystkiego tutaj, ale już jestem. Siemka. Siema Norbert, siema Marek Bizona, witam moderatorów oraz witam wszystkich widzów na dzisiejszym live'ie. Z Ryj Pomarańcza, siema, dzięki za dyszkę, mordeczko, żółwik dla ciebie. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo za pierwszego donata dzisiaj. Wielkie, wielkie dzięki. Eluwina, ma jak? Eluwina po niedzieli, po weekendzie. Przy niedzieli po weekendzie, o tak miałem powiedzieć. Siemanko wam wszystkim. Kto oglądał Buddę? Oglądałem też. Blood is M, siema Bronek, jak ci mija dzionek? Ciężko, dzisiejszy dzień mija mi bardzo ciężko, bo jestem troszeczkę wczorajszy, ale nie ma źle, nie jest najgorzej. Już teraz jest dobrze, gorzej było rano. Żółwik Bloodis, pozdrawiam cię serdecznie. Wielkie dzięki za donycika. Pozdrowienia z Czechów, dzięki bardzo. Z Czech, przepraszam, a nie z Czechów. Pozdrawiam również serdecznie. Muzyczkę troszeczkę ciszej. Dajcie znać ludziska na czacie, jak mnie słychać. Zrób świecę, mordeczko. Nie, no świecy robić na pewno nie będziemy. Było pite na komunii. Nie, na komunii nie, ale po komunii. Na urodzinach jeszcze byłem wczoraj. Także no. Dobrze, że live'y są wieczorem, a nie rano, nie? Bo jakby live było rano, to ja nie wiem, co to by dzisiaj było. Ale dzisiaj troszeczkę wcześniej. Stwierdziłem, że odpalę się troszeczkę wcześniej, bo jest jednak niedziela. Ludzie, no też macie troszeczkę więcej czasu, żeby posiedzieć i obejrzeć. A wieczorem, wiadomo, nie każdy siedzi dłużej, bo jutro jednak trzeba i wstać i do szkoły, i do pracy. Także dzisiaj, słuchajcie, od 19 do mniej więcej 22:30 na pewno będziemy sobie grali. Czy oglądałem Buddę? Tak, oglądałem Buddę, nawet wziąłem udział w jego tym konkursie na ten samochód. Ale no niestety nie udało się nic wygrać. Jakby był live rano, to byłoby sushi morda. No, coś w tym jest. Coś w tym jest, jakby nie było. Co pierwsze, Farming czy The Hunter? Farming, słuchajcie, bo ostatniego live'a graliśmy, można powiedzieć, całego w The Huntera, także dzisiaj pierwszy będzie Farming na pewno. I będziemy oczywiście ogrywać sobie osadę. Siema Karolson, witam serdecznie, siema Sahar, mordeczko. Elo, elo. Będziemy ogrywać sobie osadę, oczywiście osada już wyszła, także zapraszam was bardzo serdecznie do pobierania mapy. Jestem bardzo zszokowany ogólnie tym, że jest tak dużo ocen już na ModHubie. Widać, że czekaliście na osadę. Aktualnie 4,2 845 ocen na ModHubie. Osada oczywiście wyszła w piątek, także jeżeli jeszcze jej nie pobraliście, to polecam sobie pobrać. Co Bronek sushi? Sushi? Nie, już nie sushi. Sushi umierano. Teraz mi już nie sushi. Na szczęście, bo no, na live by było ciężko, nie? Ale taką, wiecie, awaryjną wodę w razie czego mam przy sobie, w razie czego. Siemanko Dawid, o, witam serdecznie. Na nowej generacji Xboxa mapa się ładuje do 24% i dalej nie idzie. O kurde, widzisz, to trzeba by było ten problem zgłosić do autora mapy, czyli do Riota. Mordo, widać trochę po tobie, dlaczego? Ja patrzę na siebie i po mnie nie widać. Tak mi się przynajmniej wydaje, że po mnie nie widać. Ale jak widać, to nic. Jak widać, to nic. Każdy wie, jak to w sobotę bywa wieczorami, że czasami no, trzeba się troszeczkę odstresować, żeby wiecie, po tym całym ciężkim tygodniu. W ogródku wszystko porobione? Tak, wszystko porobione, wszystko ogarnięte. Także teraz ino czekać, aż zacznie rosnąć. Brałeś udział w konkursie Buddy? Tak jest, brałem udział, 3 losy wykupiłem. Jakie masz monitory? Mam monitory firmy AOC 27 calowe, oba takie same. A trzeci monitor do drugiego komputera to jest jakiś Acer, ale stary już. Stary, bo on ma ogólnie chyba 7 lat, także dosyć stary monitor, ale i tak jestem z niego naprawdę mega, mega zadowolony. Ja wczoraj do pierwszej w nocy live'a robiłem nocne korzenie bizonem na osadzie. O, widzisz, to sobie trochę pograłeś. Jak do pierwszej w nocy, to dosyć długo. Mnie o pierwszej w nocy jeszcze w domu nie było jak coś. Czemu Huntera nie ma dzisiaj odcinka? Nie ma odcinka, słuchajcie. Nie ma odcinka z Huntera dzisiaj, bo będzie jutro, bo jeszcze nie mamy nagrane Huntera dla was, do mnie na kanał. Także jutro rano siadamy sobie, jak to w poniedziałek bywa. Rano siadamy do nagrywania. Hunter. I jak wróci Adaś, bo jak sami wiecie, Adaś jest teraz aktualnie u siebie. Pojechał na komunię również.
Także będzie wracał jutro prawdopodobnie, jak tylko Adoś wróci, nagrywamy od zera, nagrywamy sąsiadów. A jutro prawdopodobnie u Bolka na kanale od zera będzie. Tylko że będzie dla nas zamiast Adasia, nie? W zastępstwie. Ronik Zutkiego, witam wszystkich widzów oraz ciebie. Jak tam życie? Bardzo dobrze, wszystko super. Dziękuję bardzo za donate'a. Żółwior dla ciebie oczywiście. Wielkie, wielkie, wielkie podziękowania. Powiedział wam Riot, że macie aktualizację 1.4, a nie 1.4.1 i dlatego, czyli wychodzi na to, że aktualizację by trzeba było zrobić, tak? Ja nie wiem, nie jestem w temacie, także ciężko mi jest cokolwiek na ten temat powiedzieć. Mi osada działa, na szczęście u mnie wszystko jest ok. Dzisiaj będziemy na pewno sobie na osadzie grali. Będziemy sobie dalej ją testować i myślę, że możecie się spodziewać serii na osadzie w najbliższym czasie. I niekoniecznie będzie to od biedaka do kozaka, bo słuchajcie, tutaj wpadł nowy pomysł odnośnie serii od biedaka do kozaka, ale na razie nie będę wam zdradzał. Pacucik, dobry wieczór, pozdrawiam Moskala, Rafaliska i cały live. Miłego streamowania, bardzo dziękuję za donajcika. Żółwik dla ciebie, wielkie, wielkie, wielkie dzięki Pacucik. Pozdrawiam, dzięki za dyszkę. Czy oglądałeś Fame MMA 14? Tak jest, oczywiście, że oglądałem. Całe Fame MMA żeśmy obejrzeli. Bronek, już nie gadaj, tylko odpalaj gierkę. A co, źle się słucha jak gadam, czy o co chodzi? Zaraz skończymy gadać i będziemy grać. Tak w 10 minut live'a myślę, pogadamy sobie i wtedy odpalamy farminga. W sumie farming mam już nawet odpalony. Także tylko scenę sobie zmienimy i będziemy dalej, słuchajcie, ogarniać sobie naszego sejwika. Coś tam sobie dzisiaj porobimy. Możecie w sumie wymyśleć mi jakąś fajną robotę na dzisiejszego live'a. Nie wiem, co tam wymyślicie, ale trochę tej roboty na tym save'ie tutaj mam, także o brak robotki na pewno narzekać nie będę. Ale to zaraz, także na spokojnie. WPG, pokażesz ustawienia kierownicy w FS22. Słuchajcie, dzisiaj na kierownicy nie gram. Z tego względu, że muszę sobie jutro przywieźć od Adasia kierownicę, bo moją szlak trafił. Już można powiedzieć, ten potencjometr w tej kierownicy nie domaga i strasznie mi szarpie kierownicą. Także jutro przywożę drugą kierownicę od Adama. Bo jak sami wiecie, Adaś oczywiście ma Logitech G29 prawdopodobnie, chyba tak? I swoją Farm Sima mi pożyczy, więc bardzo chętnie oczywiście z tego skorzystam, jeżeli Adaś mi pożyczy. I muszę przywieźć, dlatego dzisiaj nie gramy na kierownicy, bo moja już po prostu no tak słabo chodzi, że szarpie mi strasznie kierownicą w grze, nie? Paweł Zduniak też ma live'a, no to pozdrawiamy go. Siema Aleksander, siema Miłosz, mordeczko, elo elo. Jeżeli osada, to może orka. Orkę możemy zrobić, jak najbardziej. Jak najbardziej możemy oreczkę zrobić. Prawdopodobnie przewiniemy sobie, słuchajcie, czas, zrobimy sobie żniwa kukurydzy i po tych żniwach kukurydzy walniemy sobie właśnie orkę. Także dzisiaj robota na pewno na live'ie będzie mega, mega spoko. Ktoś się mnie zapytał, czy widziałem trailer mapy od Leo Leo. Nie widziałem i bardzo chętnie, słuchajcie, sobie na to luknę, bo jego mapa, no można powiedzieć, jedna chyba z lepszych map, która wyjdzie do farminga, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, słuchajcie. Możemy sobie wejść i zobaczyć. W sumie trailer trwa minutę 30, więc niedużo. Więc ja teraz, słuchajcie, na chwilę muzyczkę sobie wyciszę i sprawdzimy sobie, co tutaj Leo Leo ma nam do zaoferowania, słuchajcie. Poczekajcie, jeszcze muszę sobie tylko przerzucić czat, żebym widział, bo zapomniałem na drugi monitor sobie czatu przerzucić. Co bym widział, co piszecie. Ja nawet o tej mapie nie wiedziałem. No powiem wam, to prawdopodobnie będzie jedna z bardziej odzorowanych map, jeśli chodzi o odzorowanie z reala. Znaki zapytania, 12 zł, dziękuję bardzo. Ale dziwny donate. Pozdrawiam serdecznie, kimkolwiek jesteś. Żółwik dla ciebie, wielkie, wielkie, wielkie dzięki za donate'a i pozdrawiam cię oczywiście bardzo serdecznie. Dobra, odpalmy sobie ten trailer, to obejrzymy sobie go razem, bo jestem naprawdę mega ciekawy, jak to będzie wyglądało. Ale no nie, no tutaj to mapa według mnie sztos totalny, nie? Tak jak pokazywał zdjęcia z reala i zdjęcia z farminga, to ma naprawdę mega fajnie to odzorowane. Połowa, tytuł połowa, więc prawdopodobnie to oznacza, że gdzieś tam jest na 50% wykonania mapy, więc tak czy siak troszeczkę mu jeszcze zostało, tym bardziej, że Leo Leo wydaje mi się, że teraz od początku farminga 22 już tą mapę zaczynał gdzieś tam robić, nie? W każdym razie Mister Szymon 16, siemka, pozdrawiasz kanał Mister Szymon 16. Pozdrawiam kanał Mister Szymon 16. Żółwik dla ciebie, wielkie, wielkie dzięki za donate'a. Nie no, trzeba przyznać, że tutaj naprawdę klimat stworzył mega fajny.
Gdzieś mi się wydaje, słuchajcie, że klimatem ta mapa nawiązuje mega do mapy dolnośląskiej, z tego, z poprzednich farmingów. Nie? Gdzieś ten klimat jest naprawdę bardzo, bardzo zbliżony w tych mapach, ale no wygląda naprawdę mega, mega fajnie. Połowa to nie jest nazwa tej mapy? No tak. O właśnie. Dobra, tu mamy połowę. A ja myślałem, że połowa, że chodzi o to, że gdzieś na połowie tworzenia mapy jest. Ale nie, jednak połowa to jest po prostu nazwa tej mapy. Ja pierdzielę. Dobre. Tak, połowa. Bardziej by pasowało tutaj połówka, a nie połowa, nie? Ale oczywiście o to chodzi. Także no, na ilu procentach mapy jest, tego prawdopodobnie się nie dowiemy. Bo tutaj nigdzie w opisie nie ma napisane, ile prezentacja gotowej części połowa wieś farmingu została odwzorowana mocno bazując na rzeczywistej wsi. Połowa w województwie opolskim, czyli no tutaj województwo opolskie. Kamil, dziękuję bardzo za stóweczkę, mordeczko, pozdrawiam cię serdecznie, wielkie, wielkie dzięki. Siemaneczko, udanego nowego tygodnia, pozdrowienia dla ciebie Agnieszki, moderatorzy, słuchajcie, pozdrowienia dla was od Kamila. Żółwik dla ciebie, wielkie, wielkie dzięki, pozdrawiam cię serdecznie, oczywiście serducho ode mnie, fajnie, że jesteś, fajnie, że wpadłeś po raz kolejny na mojego live'a, wielkie, wielkie pozdrowienia. Rolnik z Łódzkiego będzie od zera do Farmera V2. Pozdrawiam cię prudko, pozdrów żonkę. Pozdrowie, oczywiście, myślę, że żonka gdzieś tam ogląda, także pozdrowienia prawdopodobnie słyszy. Odnośnie od zera V2, no jeżeli to skończymy w miarę szybko, to myślę, że będziemy mogli, słuchajcie, zacząć sobie jakąś kolejną serię, gdzieś tam nawiązującą właśnie do od zera do Farmera, nie? No bo jednak co to za farming bez od zera? Jak się jedna seria skończy, no to będzie trzeba zacząć coś kolejnego. Luki, siemano, witam cię serdecznie. Dużo moderatorów dzisiaj ogólnie widzę. Naprawdę sporo, na ostatnim live tyle nie było, co mnie oczywiście cieszy, że dzisiaj tyle moderatorów. Jeszcze, słuchajcie, chciałem sobie luknąć do Venturia, bo specjalnie, słuchajcie, zostawiłem sobie ten ostatni jego film. Ostatni jego film sobie zostawiłem właśnie na dzisiejszego live'a, żeby sobie go tam troszeczkę przejrzeć. Także już teraz odpalam w tym momencie. O, chciałem sobie troszeczkę przejrzeć, nie będziemy oglądać całego, bo to jest dosyć długi film, ale chciałem sobie przejrzeć mniej więcej, jak mapa Venturia będzie wyglądała. No tutaj jeśli chodzi o wielkość mapy, o wielkość pól moim zdaniem jest idealna, bo są i małe pola, są i pola średnie, i duże, także jakiś tam PGR w razie czego będzie można sobie zagrać, ale jeśli chodzi o samą wielkość mapy, to jest naprawdę mega, mega sztos totalny, nie? Także warto czekać na tą mapę. Przede wszystkim fajny, zróżnicowany teren, z tego co widziałem. Niekształtne pola, co mi się najbardziej chyba podoba w farmingu. Nie lubię, jak są pola typowo prostokątne, gdzieś tam kwadraty czy coś, tylko jednak jak są jakieś, nie wiem, bajorka, a z tego co wiem, to Venturio tych bajorek zrobił naprawdę bardzo sporo. Także to mnie cieszy, są lasy, jest dużo krzaków, to jest taki, wiecie, to jest taka mapa naprawdę w moim klimacie, także też nie mogę się doczekać, aż Venturio skończy mapę. Gdzieś tam myślę, że będę na pewno się z Venturiem kontaktował, może by się udało, żeby mapkę wcześniej dostać, czy jakąś serię na tej mapie właśnie zrobić. I teraz się zastanawiamy mocno naprawdę z Bolkiem, czy na mapie Brzozówka od Venturia, od Biedaka do Kozaka nie będzie wyglądało troszeczkę lepiej, a na osadę miałbym troszeczkę inny pomysł odnośnie serii, bo ta mapa przede wszystkim jest dużo, dużo większa, tak? Jest dużo większa możliwość rozwoju, więc to jest taka mapa pod typowo rozwojową serię, a no naprawdę, wygląda mega, mega kozacko. Venturio tutaj, no, śledzę każdego jego live'a, więc wiem, ile wkłada pracy w tą mapę. No i sami przyznacie, że no ma fajny klimat mapka, nie? Jest i miasto, jest dużo wsi, są fajne bloki, budynki, jakieś parki porobione, także jest taka naprawdę mega realistyczna ta mapa, nie? Damian, siema Brączek, pozdrow dla ciebie, dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie, Damian, żółwik dla ciebie, dziękuję za donejcika. Idealna mapa na od zera. Czy mapa tutaj ta by była na od zera do farmera? Raczej chyba od zera do farmera bardziej gdzieś tam kojarzy mi się z mapą zagraniczną, nie?
niż z mapami polskimi. Na polskie mapy jednak tych serii jest naprawdę bardzo dużo, więc wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy robić kolejną od zera, to raczej czekalibyśmy na jakąś fajną zagraniczną mapę. I nie wiem czemu pierwsza myśl tutaj, która mi wchodzi do głowy, to jest mapa FSH Modding, która by naprawdę mega do tego pasowała, nie? Do kolejnego od zera. Jeżeli w ogóle taka możliwość będzie, jeżeli uda nam się skończyć tą serię w miarę szybko, ale patrząc na to, jak teraz nagrywamy, patrząc na to, ile tych odcinków jest i jak się rozwijamy, to wydaje mi się, że tą serię dosyć szybko skończymy, nie? Tak mi się wydaje. Co z odbieraka, czy Tanas będzie też grał z wami? Dronix, jeśli chodzi o to, to wydaje mi się, że tak, że zrobimy coś na zasadzie tego, jak było w 19, czyli coś ten deseń, że my mamy gospodarstwo z Bolkiem, tak, a Tanas robi sobie jeszcze dodatkowo serię Koledzy z Zamiedzy i ma osobne gospodarstwo gdzieś tam niedaleko nas, nie? Także będzie, wydaje mi się, to działało na takiej podobnej zasadzie, jak to było w 19. No ale zobaczymy. Na osadzie zrób od początku do majątku. I to jest naprawdę bardzo dobra myśl i nad tym się mocno zastanawiam, czy właśnie na osadzie nie zrobić serii, słuchajcie, z Tanasem, bo naprawdę mi bardzo brakuje serii teraz aktualnie z Tanasem, bo na odzera gramy z Adasiem, tak, z Bolkiem, na sąsiadach Tanas też jest, ale brakuje mi serii typowo ja, Tanas, tak jak to było właśnie w 19, tak jak nagrywaliśmy serię od początku do majątku i myślę, że teraz w tym momencie tą serię dałoby się stworzyć, patrząc na ilość modów, jaka jest na stronach, to wydaje mi się, że taką serię moglibyśmy sobie, słuchajcie, zrobić i jeśli miałbym robić w tym momencie serię od początku do majątku, to na pewno bym zaczął to typowo od małych polskich maszyn, czyli na przykład, nie wiem, 30 jakiś Władimirec, czy 30 i 60, żeby pograć sobie, słuchajcie, troszeczkę na tych mniejszych maszynach, bo no, na moim kanale tego trochę brakuje, nie? Jednak chłopaki mają po sąsiedzku, na po sąsiedzku też mają typowo polskie maszyny, tam mogą się w tych maszynach polskich troszeczkę spełniać, a ja no niestety takiej serii nie mam, więc myślę, że coś będziemy musieli pomyśleć. Dobra, słuchajcie, ja wchodzę, czy czat masz ustawiony na żywo? Nie, czat oczywiście mam ustawiony na top czat, także to sobie zmienię. Słuchajcie, przełączam sobie teraz już na gierę, także wchodzimy do farminga, bo się tutaj mocno pytacie, kiedy w końcu będę się brał za granie. Czy masz free tracka? Nie mam free tracka, słuchajcie, jakiś czas temu chciałem sobie go zakupić, ale do tego zakupu nie doszło, ale myślę, że z czasem na pewno tego free tracka sobie, słuchajcie, zakupię. Wiesz, że na remizie, że w remizie straży na Brzozówce włączyć syrenę i na całej mapie słychać? Co ty gadasz, Damer? A tego akurat nie wyłapałem u Venturia na live. W sumie naprawdę fajna zajawka, jakby nie było, nie? Dobra, odpalamy sobie osadę oczywiście i zaczynamy dzisiejszą gierę. Tak myślałem, dlatego przypominam. Dziękuję ci bardzo, Rygbizona, pozdrawiam. Dokładnie, bierz się w końcu za robotę. No tak, w końcu trzeba się wziąć za tą robotę. Troszeczkę pograć, bo szczerze wam powiem, że przez cały weekend w ogóle nie grałem w farminga. Ostatnie moje uruchomienie farminga było w sumie, no dobra, okej. Nie licząc robienia miniaturek, to robiłem wczoraj miniaturkę i w sobotę miniaturkę, także było odpalanie farminga. Ale poza tymi miniaturkami, no praktycznie w ogóle nie grałem od czwartku, bo w czwartek skończyliśmy nagrywać dla was odcinki i piątek mieliśmy wolny, sobotę mieliśmy wolną, dzisiaj też jest dzień wolny, no dzisiaj odpaliłem sobie live'a, także tego czasu przez weekend na regenerację było troszeczkę więcej, bo w piątek nie nagrywaliśmy, a przeważnie zawsze w piątki te odcinki też dla was nagrywamy. Ale z racji, że Adaś wyjeżdżał, no to po prostu nie mieliśmy możliwości. No ale oczywiście od jutra, słuchajcie, bierzemy się dalej za ogarnianie wszystkich serii, za nagrywanie odcinków dla was. Dobra, ten siewnik oczywiście muszę sobie odstawić i słuchajcie, bierzemy się za robotę, tylko teraz tak, prawdopodobnie przewiniemy sobie czas aż do października. Tylko tak teraz myślę, czy nie lepiej by było najpierw przed przewinięciem zwieść sobie tą siano-kiszonkę, którą mam na łące, żeby to było zwiezione. I tak chyba sobie, wiecie co, od tego zaczniemy, żeby tą siano-kiszonkę przywieźć. Będę mógł sobie wtedy później zrobić też TMR, żeby dziwnie oglądać ciebie bez kiery, lol. No, Dronix, wiesz co, akurat jeśli chodzi o mnie, rzadko kiedy, odcinki na praktycznie w ogóle się nie zdarzają, żebym grał bez kierownicy. Live'y też nie, na live'ach zawsze kierownicy sobie używałem, ale no mówię, no dzisiaj taka sytuacja, że tej kierownicy po prostu nie chce mi się tutaj zakładać, bo no nie wygląda to zbyt fajnie, nie? Wolę sobie pograć bez kierki i mieć troszeczkę luzu, tutaj troszeczkę więcej miejsca, bo dzisiaj też chcę zrobić trochę dłuższego live'a, trochę chcę pograć farminga, trochę chciałbym pograć sobie też The Huntera, żeby dla każdego dzisiaj wszystko tutaj na live'y było. Siemka Brączek, jutro przyjdzie GTX 1070, 8 giga, myślisz, że z i7
7700 da radę farminga na ultra. Wiesz co, jeśli chodzi o ustawienia ultra, tutaj nie byłbym pewien, czy da radę, bo farming ogólnie, patrząc na wymagania, niby nie ma, nie ma wysokich wymagań, ale ta gra jest tak słabo zoptymalizowana, że gdzieś tam wydaje mi się, że na tych ustawieniach najwyższych, czyli na ultra, mógłbyś mieć lekkie ścinki, nie? Także no, przyjdzie ci ta karta graficzna, to będziesz mógł mniej więcej sobie sprawdzić, czy chodzi, czy nie. Ale ja raczej polecałbym nie ustawiać najwyższych ustawień w grze, bo nie jest to potrzebne, ta gra i tak wygląda dobrze moim zdaniem na ustawieniach średnich i na wysokich, nie? Siemano, z tej strony AgroGrajek, rolniczy głos w waszych domach, a witam serdecznie. Kierownica już została doszczętnie wyeksploatowana. No Safra, powiem ci szczerze, że masz rację? Masz rację i służyła mi naprawdę przez dobre, no, kilka lat, nie? Nie wiem dokładnie ile, ale naprawdę dosyć długo. Boże, ile tu jest belek. Teraz bym musiał teoretycznie do tych belek sobie zakupić, słuchajcie, chwytak, nie? Żeby to jakoś tutaj w miarę realnie wyglądało, no to nie będę zbierał belek sianokiszonki przecież widłami, bo to nie będzie za dobrze wyglądało. Także jedziemy sobie na sklep i kupimy sobie, słuchajcie, chwytak do bel. I tutaj wam się przyznam, że chyba w tym farmingu jeszcze chwytaka nie używałem. Także jestem naprawdę mega ciekawy, jak on będzie działał. Śmieszne jest to, że na najwyższych ustawieniach w FS22 gra wygląda na średnie ustawienia. No tutaj według mnie w farmingu najwięcej grafiki robią shadery bądź oświetlenie w mapie, nie? Tutaj naprawdę tym idzie się mega fajnie pobawić i grę sobie, no troszeczkę te ustawienia można powiedzieć podkręcić, nie? Oglądałeś wczoraj galę Fejma? Oglądałem oczywiście. Oglądałem całą galę, no gdzieś tam na pewno ta gala teraz była dużo lepsza niż poprzednia. Ale i tak według mnie szału nie było, nie? Ja odkupię kierownicę. Nie ma... No! Tam już widzieliście, tym busem chciał mi wymusić, nie? Co wolisz, procesor Intel czy AMD? Jeśli chodzi o procesory, ja zawsze gdzieś tam byłem zwolennikiem Intela. AMD można powiedzieć, że nawet chyba nigdy nie miałem. Miałem kiedyś kartę graficzną AMD. No i nie mam zbyt dobrych wspomnień z nią, bo mi się spaliła. Także no niezbyt fajnie, ale... gdzieś tam, no według mnie Nvidia karty, a Intel procesory, tak? To są według mnie dwie topowe marki. Ludzie, czy po najnowszej aktualizacji też wam się bugują, znikają dźwięki? Adrian Gutarowski, mi te dźwięki znikają, zaczęły znikać, no od Zero do Farmera nawet przed tą aktualizacją, nie? Lisu, siema, jak mija ci dzień? Pozdro dla ciebie i całego MST. Dziękuję bardzo, Lisu, żółwik dla ciebie. No dzisiejszy dzień, no nie ma co się... ukrywać, ale mija mi naprawdę leniwie. Nic dzisiaj nie zrobiłem, oprócz tego live'a na wieczór. Dzisiaj, no można powiedzieć, cały dzień przeleżałem, także... no ale niedziela taka jest po prostu, że trzeba tą niedzielę spędzić leniwie i tyle. Pozdrawiam serdecznie, Lisu, żółwik dla ciebie. Dziękuję oczywiście za donatika. Dobra, zakupujemy, słuchajcie, sobie chwytak. Gdzie ten chwytak znajdę? Tutaj prawdopodobnie. Jestem ślepy, czy mi się wydaje? To jest chwytak do baletów foliowanych? A nie ma normalnego chwytaka? Ja pierdzielę. Typowa niedziela Polaka, tak jest, to jest prawda. Kurde, ja byłem tutaj przekonany, że jest normalny chwytak, nie? Myślę, że pomijasz moje wiadomości, wydasz save'a, Ursus, sorry, ale to mówię, nie jestem w stanie wszystkich... komentarzy przeczytać. Czy wydam save'a? No mogę wam save'a podesłać, ale co z tego, że podeszę save'a, jak tutaj nie mam nic praktycznie pobudowane. Tylko wszystko jest oryginalnie na mapie, nie? Pobierz z modhuba, Brączek, jest normalny. No nie ma tutaj normalnego. Poczekajcie, a tutaj? Nie no, jestem teraz w szoku, bo ani do ładowarki. O jest, do ładowarki! No ale teraz tak, chwytaka do ładowarki ja na pewno zaczepić do ciągnika nie będę mógł. Dobra, wiecie co? Ja nie będę na pewno tym chwytakiem się bawił, bo niezbyt on mi się podoba. Także lecę sobie raz, dwa na modhuba i sobie pobierzemy sobie z modhuba po prostu tego chwytak. Bo ten, co tam jest oryginalnie w grze, no niezbyt mi się podoba. Już nie mogę się doczekać Magnuma na Odzera. No, ja też tutaj, jeśli chodzi o duże ciągniki, to nie mogę się doczekać. Dobra, teraz pytanie, gdzie to tutaj będzie? Ładowacze czołowe prawdopodobnie muszę szukać chyba, tak? Gdzie to jest? Ładowacze czołowe. Ładowacze czołowe. Tutaj mamy fajny chwytak. Wydaje mi się, że on by dobrze wyglądał do naszego Zetora, tak? Nawet on jest w sumie chyba do
do tej paczki zetorów, więc sobie go od razu pobierzemy i oczywiście sobie go wrzucimy do modów i zaraz ciśniemy z powrotem do gierki. Tylko go tutaj poprzerzucam. Cyk, 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 elegancko. Dobra, wchodzimy z powrotem do farminga. Czemu mi nie działa osada? Możliwe, że nie masz najnowszej aktualizacji do farminga, dlatego osada ci nie chodzi. Do której live zobaczymy. Zobaczymy, myślę, 22:30 na pewno. Dziś też będzie OSP w akcji. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Dobra, teraz tylko, żebym nie zapomniał zaznaczyć oczywiście tego chwytaka wchodząc do gry. Dobra. To co z tą kierownicą, Brączek? Zobaczymy, więc co, możliwe, że ja będę chciał ją naprawiać, bo tutaj no mówię, tylko ten potencjometr jest do zrobienia, także jeżeli się uda, to na pewno będę chciał ją naprawić, nie? No ale zobaczymy, czy będzie zapis dzisiejszego live'a SD. Ja zapisy staram się zawsze robić, ale no nie zawsze się udaje, bo czasami mi po prostu przyblokują te zapisy i niestety nie mogą być na publicznym, ale postaram się, żeby dzisiejszy zapis z dzisiejszego live'a był. Narzędzia ładowarki czołowej. Dobra, mamy chwytak. Worek, siemka, czy oprócz YouTube'a pracujesz jeszcze gdzieś ty? Czy to jedyna forma twojego zarobku? To jest jedyna forma mojego zarobku, nigdzie aktualnie nie pracuję. Dobra, mamy chwytak, zobaczymy jak on będzie wyglądał, ale wydaje mi się, że kolorystycznie jest dopasowany chyba idealnie nawet do tego zatora. Tak mi się wydaje, bo gdzieś tam patrząc na ten kolor, to wygląda naprawdę mega podobnie. Skąd pobrałem zetora z turem? Słuchajcie, jest paczka zetorów na modhubie do pobrania. Także polecam pobrać, bo naprawdę mega, mega fajna paczuszka. Pamiętasz jak ten z bizonem z przyczepą na sąsiedzi? Chyba chodzi o to, że przyczepa mu uciekała, tak? To pamiętam. Maciek93, cześć Bronek, ty masz też taki problem, że jak pobierzesz moda, to kasuje ci sterowanie? Nie. Nie, nie, nigdy takiego problemu nie miałem. Kasuje sterowanie? Nie, to szczerze ci powiem, że jeszcze nigdy mi się nic takiego nie zdarzyło, żeby gdzieś tam sterowanie mi się kasowało od pobierania modów, nie? Jak wgrać oświetlenie do FS-a? Pirguś, prawdopodobnie jest gdzieś poradnik, jak wgrać oświetlenie od Nizma chyba na YouTubie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że te poradniki są. Nie wiem czemu, ale gdzieś ja chyba widziałem poradnik, bo ja też na początku nie wiedziałem jak to zrobić i też takiego poradnika szukałem, nie? Także jak myślę, wydaje mi się, że jak piszesz na Google'ach jak wgrać oświetlenie do FS22, to czy tam do FS19, bo to jest tak samo się wgrywa do 19 jak do 22, więc wydaje mi się, że bez problemu powinieneś to ogarnąć, nie? No chyba sobie jaja robicie, że ja nie będę mógł chwytaka otworzyć. Ja pierdziele, to jest to samo co z tym. Czajcie to? Przez to, że... Agromichu, siemanko. Przez to, że jest otwieranie szyb w tym zetorze, ja nie mogę... Nie mogę otwierać chwytaka, nie? Chyba, że wy macie jakiś sposób na to. No zobaczcie, no kurde. Da się. Przełącz natura. Mam przełączone natura. Musisz se podpisać pod inny klawisz. Ja pierdzielę, serio. Przełącz na narzędzie. No mam przełożone. Mam przełożone narzędzie. Mogę tylko dawać od siebie i na siebie. A nie mogę otworzyć. Kurde, wiecie co? Poszukam ustawienia, żeby to przestawić. Lisu, kiedy bronisz? Będziesz na jakichś targach? Kiedy będę na jakichś targach, tego ci nie powiem, bo naprawdę nie mam bladego pojęcia, nie? Także ciężko mi jest powiedzieć, Lisu. Dzięki wielkie, żółwik dla ciebie. Pozdrawiam. Myślę, że najbliżej targi, na które moglibyśmy pojechać, to jest to jest Bednary. Pablo, co może? Czy pamiętasz mi, jaka walka podobała ci się najbardziej w Fejmie wczoraj? Wydaje mi się, że chyba walka Fagaty. Według mnie była taka najlepsza. Poza tym, no co tutaj Ksajo z Nitrem, no to Nitro nic nie pokazał za bardzo. Która walka jeszcze była taka fajna? No to walka Trąby z Gimperem, nie? To jest też taka, można powiedzieć, naprawdę walka na poziomie, nie? Węże, podepnij węże, ale tutaj nie ma czegoś takiego jak podpinanie węży. Niestety, ale no to nie ten farming, żeby węże podpinać. Zobaczcie, węże są podpięte, o, proszę bardzo. Także niestety, to nie jest to. Węże podpięte miałeś? No kurde, a skąd wam takie pomysły, że węże się podpina? No nie, nie, nie mam, nie mam podpinania węży, na pewno. WPG, pokażę swoje ustawienia graficzne, jak nie zapomnę, to mogę pokazać. Musiałbym sobie, słuchajcie, usunąć otwieranie...
Otwieranie szyb. Tylko teraz pytanie, czy ja jestem w ogóle w stanie usunąć kontrol. Ale co, kontrol naciskam i co? No nic, nie, to nic to nie daje. Alt naciskam, też to nic nie daje. Lewy alt naciskam, też to nic nie daje. Kontrol naciskam, też niestety to nic nie daje, nie? No szkoda, 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 bo po prostu trzeba przypisać sobie i tyle. Tylko teraz pytanie. Najlepiej by było, słuchajcie, żebym ja usunął sobie sterowanie tymi szybami, ale widzę, że chyba nie ma takiej możliwości. Więc po prostu poszukam. O jest, dobra. Opuść, nie, opuść na mnie żurawia, wyduś na mnie dźwig, to jest, to nie. Zmień narzędzie ładowacza czołowego. Opuść narzędzie, nie, wysuń, nie, otwórz. Czy jest coś takiego jak otwórz? Jezus, weź to teraz znajdź. Kurde, ale jakbym zrobił... Tutaj mi pisze, czekajcie, lewy shift. Shift, Ctrl, M. Shift, Ctrl, M. Aha, na Shift, Ctrl, M też mi się drzwi otwierają, nie? Czajcie to? Okej, okay. Shift, MK. Shift, Shift, MK. No nie, i Shift, MK, słuchajcie. Shift, MK. Na Shift, MK mi się otwiera szyba tylna, nie? I ja nie wierzę. Pablo Somoza, czy wróci seria Polska Wieś na mapce z Dziechów z FS19? Mam nadzieję, że tak, ale zobaczymy. W prawo plus X. W prawo plus X. Ja nie mogę, no nie, no to kurde, wiecie co, to jest masakra, nie? Trudno, ja sobie jadę, o, nie chce mi się tych ustawień teraz. Musi znaleźć ustawienia sterowania kabina i wyłączyć. No tak, ale czy takie ustawienie jak kabina jest? Coś takiego w ogóle? Nie ma tutaj nic takiego. Niestety, ale... Po prostu nie ma... nie ma czegoś takiego jak sterowanie w kabinie w tym zetorze. Gdyby było, to bym po prostu wywalił otwieranie tego, otwieranie tych szyb i wszystko by było ok, nie? Ale sami widzicie, że niestety tutaj... Nic takiego nie ma. Tutaj jest Vehicle Control Add-on. Wszystkie ustawienia od Vehicle Control Add-on. A poza tym, no nic, można powiedzieć, że tutaj od Bizona są ustawienia, a od Zetora niestety tych ustawień nie ma. Dobra, trudno. Jadę odstawić ten chwytak i po prostu będziemy sobie normalnie ładowali tym. Masz tam na dole z resetu. No tak, ale ja, wiecie co, szczerze wam powiem, że nie chciałbym za bardzo resetować sobie tych ustawień, bo wtedy będę musiał automatycznie wszystko od nowa ustawić, nie? A no niezbyt mi się to uśmiecha, żeby wszystkie ustawienia ustawiać od nowa. Węże podłączone, no nie mam czegoś takiego jak podłączenie węży tutaj. Pobierz Simple IC. No ciekawe, jeżeli bym pobrał Simple IC, to może by to pomogło. No ale już teraz trudno. Odwieziemy sobie ten chwytak, będziemy normalnie widłami to ładować tyle. Węże i prawy przycisk w lewo, w prawo. Ale nie mam węży. Nie mam podłączania węży tutaj w tym. Wszystko jest podłączone. Bronek, na odzrabie się kupili większe wały. Jeżeli znajdziemy jakieś fajne większe wały, to tak, to kupimy. Ale aktualnie, no oryginalnie w grze, tamte, które są następne do kupienia, to są troszeczkę za duże. Więc na pewno ich zmieniać na razie nie będziemy, nie? Sprawdź co i jak jest podpisane pod mysz. No, dobra, teraz tam już trudno. Odstawimy sobie ten chwytak, weźmiemy normalnie widły do balotów i tyle. Tylko teraz pytanie, gdzie ja je mam? Tam są widły do obornika. Na pewno mam widły do balotów, bo ładowałem sobie słomę ostatnio, więc muszę po prostu ich poszukać. Drzwi niech są otwarte. Tutaj prawdopodobnie chyba one gdzieś leżą. Tu są, dobra. Weźmiemy sobie normalne widły do balotów i będziemy po prostu ładować. Albo drogie te wały, to, bo macie dużo do wałowania. No tak, tylko że nie chcemy za bardzo kupować na odzera teraz takich wielkich wałów, nie? Siema Patryk, witam cię serdecznie, mordeczko. Jestem aż letko zszokowany dzisiaj, ile moderatorów jest na czacie. Bo oni myślą, że masz manual attaching mod i tam trzeba węże podłączać. No nie, ja takiego moda tutaj nie mam, także węży podłączać po prostu nie muszę. Skąd taki ciągnik, co tam z beczką stoi? Gdzie? Ciągnik z beczką? Ja tutaj nie mam ciągnika z beczką. Tutaj stoi zetor z siewnikiem tylko. O którym ty mówisz jeszcze? Zetor tutaj stoi, tu stoi zetor też. A ciągnika z beczką tutaj żadnego nie mam. Także nie wiem, o który ciągnik pytasz, Patryk. Oglądam was od 8 lat, no.
to wielkie, wielkie pozdrowienia dla ciebie oczywiście, bo 8 lat to jest naprawdę sporo. Oto to o zetorze z siewnikiem. No słuchaj, zetor z siewnikiem jest do pobrania. Możesz sobie go pobrać oczywiście z LS Portal, jest paczka zetorów. Skąd takiego byka masz? Matko Bosko, trzymaj brączek na piwo i za wspólnego znajomego Kubę spod Gostynina. No kurde, Kubuś mordeczka. Pozdrawiam oczywiście ciebie serdecznie. Wielkie, wielkie dzięki za stóweczkę. Żółwik dla ciebie, serducho ode mnie. Pozdrawiam cię i oczywiście Kubusia też bardzo serdecznie pozdrawiam, bo Kubuś to taka morda zajebista. Także wielkie, wielkie dzięki, ludziska, serduszka bym poprosił dla zapuszkowanego na czaciku za tak dużego donata. Pozdrawiam serdecznie, wielkie, wielkie dzięki. No i Kubę oczywiście pozdrawiam i z Kubą prawdopodobnie całkiem niedługo będę się widział, bo Kuba już zapowiedział, że na Kaszuby niedługo przyjedzie. Co mnie oczywiście bardzo cieszy, bo no Kuba no jest naprawdę mega, mega morda. Także pozdrawiam serdecznie ciebie, dzięki wielkie. Wielkie, wielkie pozdrowienia. Mati Subs, słyszałeś Bronuś, że będzie nowa mapa do Huntera Finlandia? Tak, słyszałem, słyszałem, że będzie i już się nie mogę doczekać. Żółwik dla ciebie pozdrawiam. A tutaj jeszcze odnośnie ostatniego donejcika, co chciałem powiedzieć. To, że z Kubą znam się już naprawdę spory szmat czasu. No i można powiedzieć, że niezbyt często się widujemy, ale jak się już widujemy, to to są naprawdę grube spotkania, nie? Także wielkie, wielkie dzięki. Fajnie, że mamy wspólnego kumpla. I mówię, no dbaj o Kubusia. Jak będziesz go widział, to pionę zbij ode mnie. Chociaż ja mówię, no niedługo tak czy siak będziemy się widzieć na pewno. Pozdrawiam cię serdecznie, jeszcze raz dziękuję za donata. Giertroka, siemanko, zobacz męska. Zobaczę po live'iku, pozdrawiam cię, dzięki wielkie. Czy będziesz na Łężu, w Łężu na targach? Raczej mnie na pewno nie będzie. Raczej na pewno mnie nie będzie. Dobra, niezbyt ciekawie to wygląda, to ładowanie widłami belek, no ale cóż, no inaczej tego nie da rady zrobić. Co to za przyczepa zielona? Wszystkie modyfikacje, słuchajcie, które mam aktualnie tutaj na serii, na live'ach, są do pobrania normalnie na ModHubie albo na RS Portal. Także bez problemu na pewno wszystko znajdziecie. Ile jeszcze live? Spokojnie, dopiero zaczęliśmy, także na pewno jeszcze długo. Siema Czarek. No, ja nie jestem Czarek, ale siemanko. Chyba, że do kogoś innego pisałeś. Na jakiej mapie grasz? Oczywiście, słuchajcie, gram na Osadzie. Mega fajna mapka. Fajnie, że wyszła. Oczywiście jest już do pobrania, dostępna na ModHubie. Także ino pobierać. Tylko to jest ważne, bo chodzi o live'a. O kurczę, widzisz, to ja wtedy sobie luknę teraz już, jeżeli to takie ważne. To wejdę i zobaczę, co tam do mnie piszesz. No niestety, wiesz co, Giertroka, nie robię czegoś takiego. Nie robię czegoś takiego z tego względu, że zbyt dużo osób by chciało, nie? I po prostu wtedy całego live'a bym musiał coś takiego robić, także niestety, ale no, przykro mi. Przykro mi, ale promowania na live'ie nie robię. Dobra, ja sobie oczywiście poprawiam tutaj troszkę bardzo przydatny modem, jaki jest Power Tools, bo akurat tutaj nam... A nie, przepraszam, mam już tutaj wgrane nową modyfikację, także Power Tools już tutaj nie mam. O której będzie The Hunter? Nie wiem, zobaczymy. Planujecie kiedyś jakąś serię na Osadzie? Tak, na Osadzie planujemy serię, jeszcze do końca nie wiemy jaką, ale na pewno coś się tutaj pojawi. Prawdopodobnie, słuchajcie, nie będzie to od biedaka do kozaka, tylko z od biedaka sobie poczekamy jeszcze troszeczkę i zrobimy od biedaka na mapie Venturia, a tutaj zrobię sobie na Osadzie serię z Thanasem i prawdopodobnie nazwiemy tą serię właśnie od początku do majątku, tak jak to było w 19, nie? Zobaczymy. Ten siewnik do kukurydzy, co masz, jest do pobrania? Siewnik do kukurydzy nie jest do pobrania, bo siewnik do kukurydzy, słuchajcie, jest oryginalnie, tutaj proszę bardzo, Agromash Falcon, także jest on oryginalnie z gry, także nigdzie go na pewno nie pobierzecie. Moim zdaniem zbyt kwadratowe są te belki. No tutaj jeśli chodzi o te rogi, nie? Te rogi mogłyby być troszeczkę bardziej tak wyprofilowane pod okrągłe, no ale cóż, no idealnie wszystko nie może być, nie? Niestety. I tak moim zdaniem wygląda to dużo lepiej niż wyglądało to w poprzednim farmingu, nie? Zbudowaliście mi dzieciństwo, dzięki, miło mi to słyszeć, pozdrawiam cię serdecznie. Friziak, wielkie, wielkie dzięki. Czy grałeś w The Foresta, jakie to może jakaś seria na kanale z ekipą lub na streamie? Nie grałem w The Foresta, kiedyś chyba próbowałem grać z kaskaderem sobie w The Foresta, ale zawsze chciałem z tego serię zrobić. Może gdzieś tam przyszłościowo się uda, ale zobaczymy. Czy możesz dać save'a z Osady? Mogę dać jak najbardziej, no ale mówię, tutaj na tym save'ie no, nie mam ani żadnego gospodarstwa zbudowane, wszystko jest oryginalnie, można powiedzieć, więc jeżeli wejdziecie sobie do gry, no będziecie mieli wszystko to samo co ja, tylko maszyn po prostu nie będziecie mieli, nie? Czy dałbyś modpaka z live'a? Niestety Pirguś nie ma takiej możliwości z tego względu, że no tutaj
autorzy modów mogliby się troszeczkę pogniewać, bo wiadomo, że każdy wydaje swoje mody po to, żeby troszeczkę też na nich zarobić, na swoim linku czy na modhubie. Jeżeli ja bym miał teraz przerzucać to na inny link, to byłoby to trochę nie fair, także na pewno modpaka nie będę robił, nie? Siema Bronek, dawaj liczbę od 1 do 10. 5! 5 to jest moja ulubiona liczba od 1 do 10. Czy będzie rajd? Zobaczymy. Zobaczymy, jeżeli później ktoś będzie miał live'a, to myślę, że rajdzika sobie jakiegoś czepniemy. Zobaczymy. No mówię, dzisiaj planuję trochę dłużej posiedzieć, trochę dłużej niż te 2 czy 2,5 godziny, z tego względu, że nie było live'a ani w czwartek, ani w piątek. Gdzieś tam miałem cichy plan zrobić live'ika w piątek, ale Thanos się odpalił, także stwierdziłem, że już tam nie będę się mu wpierdzielał i po prostu odpuszczę, nie? I sobie w niedzielę live'a zrobię. Pozdrowienia spod granicy białoruskiej, Boberos. Dzięki wielkie, pozdrawiam również oczywiście ciebie serdecznie. Grasz na klawiaturze? Tak, dzisiaj gram na klawiaturze, przez to, że kierownica mi troszeczkę szwankuje i stwierdziłem, że nie będę się na nią wkurzał. Nagracie w tym roku kogoś sianokosy? Rick Bizona, jeżeli będzie taka możliwość i będzie czas na to, żeby pojechać nagrać, to myślę, że tak. Jedzie się do końca, bo nie idę jutro do szkoły. No to widzisz, masz jutro dzionek wolny. Jesteś zajebisty youtuber, Piotr Poręba. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie. Miło mi to słyszeć. Dosyć fajnie to idzie, myślę, że tutaj dobre 2 przyczepy tych belek na pewno będzie z tej łąki. Także trochę tego zbierania mamy, no ale mówię, muszę to ogarnąć przed przewijaniem. Także dzisiaj oprócz zbierania tych belek jeszcze na pewno żniwa kukurydzy. To jest też robota, którą chciałbym ogarnąć. I myślę, że jeżeli zdążymy, to ogarniemy sobie też orkę po kukurydzy. Bo pisaliście mi na samym początku live'a, żebym właśnie oreczkę sobie zrobił. Także te 3 prace chciałbym na dzisiejszym live'ie ogarnąć, a potem pójdziemy sobie na pewno też na Huntera. Królik Bugs, masz na piwko, a to nawet prawie na 2 piwka. Dzięki wielkie, Królik Bugs. Żółwik o ciebie, pozdrawiam serdecznie, dzięki wielkie za donata. Od 2 tygodni nie mogę zapomnieć o byłej dziewczynie. Jakaś rada? Ciężko powiedzieć, naprawdę. Jeśli chodzi o porady miłosne, no to nie jestem zbyt dobry w te klocki. Dobra, musimy sobie trochę tą belkę tutaj odsunąć, bo nam lekko przeszkadza. Co sądzisz o marce Zetor? Podobają mi się cioinki Zetora i myślę, że ten Zetor albo jakiś inny model na pewno też się pojawi na serii sąsiadów. Tymek, siema Bronek, oglądam cię od 30 subów. Zajebiste odcinki nagrywa się z ekipą. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam. Czy wszystkie mody są wydane, Pirguś? Oczywiście. Tutaj jeśli chodzi o modyfikacje z tej serii, to wszystkie mody są wydane. Jakie na modhubie, to na Alesporta. Według prawa Marcina możesz pić piwo poniżej 18 roku życia, ponieważ jedno piwo to nie piwo. No, coś w tym jest, ale jeżeli się wypije jedno piwo, to przeważnie na tym jednym piwie się nie kończy, nie? Jakby nie było, tak mi się przynajmniej wydaje. Według mnie tak jest, że jeżeli pić, to nie jedno, tylko chociaż 3 albo 4, bo na jedno to się nie opłaca nawet. I że ja ciebie oglądam od 10 subów, Damer, no to jest chyba niemożliwe. Chociaż nie, no możliwe jest wszystko, ale nie wiem, czy akurat jesteś osobą, która ogląda mnie od 10 subów, bo gdzieś tam początek mojego kanału to nie było 10 subów, tylko jak założyłem kanał, zrobiłem sobie reklamę na moim drugim kanale i gdzieś tam od razu ten 1000 można powiedzieć, że był dosyć szybko, nie? No jednym to się nawet nie zaczyna. Jankes, masz rację i zgadzam się z tobą w 100%. Takie ssanie się włączy i nie ma końca. Ile wczoraj wypiłeś, Rick Bizona? Lepiej się nie przyznawać, lepiej się nie przyznawać. Nie chcę, bo jeszcze kogoś tutaj jest gorsze na live'ie, a po co to komu, nie? Dobra, więcej belek prawdopodobnie nam chyba tutaj nie wejdzie. Także tak sobie to zostawimy i doładujemy jeszcze jedną tam na dole. Doładujemy sobie jeszcze jedną tam na dole i wtedy ładujemy na górę. Patrząc na ilość, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9, czyli 8 zostanie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja pierdzielę, czajcie to? Czekajcie, jeszcze raz policzę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurde, będzie jedna pełna przyczepa, nie? I nic nie zostanie prawdopodobnie. Widziałeś wejście Moniki Kociołek? Tak, widziałem wejście Moniki Kociołek i widziałem nawet, słuchajcie, memy już z nią. Także, no nie wiem, co tam chciała pokazać, nie było to zbyt, moim zdaniem, nie wiem, no, może chciała jakieś show zrobić, według mnie nie do końca wyszło, ale no, nie moja sprawa, nie? W każdym razie wszystko widziałem. Ciężko było nie zauważyć takiego czegoś, nie? Mam nadzieję, że z Norbertem przyjedziesz na sianokosy, bo on jo. No jeżeli będzie czas, jeżeli to się zgra tak wszystko w fajnie czasie, że będę miał możliwość przyjechania, to tak, to przyjadę, nie?
trzeźwa nie była pewnie nawet. Nie, no tutaj raczej trzeźwa była, bo wydaje mi się, że nie pozwoliliby jej wyjść pod wpływem na galę, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Pozdrow dla Agnieszki, dziękuję bardzo, w jej imieniu pozdrawiam również. Co najbardziej ci się podoba w osadzie? Mi osobiście polski klimat i te górki. Mi ukształtowanie terenu i pól. Agro Team Laski, siema, pozdrowisz grupę Agro Team Laski. Pozdrawiam serdecznie grupę Agro Team Laski. Żółwik dla was, dzięki wielkie za donacika. Czy będą jeszcze jakieś odcinki z Mikim? Nie, nie będzie. To mogę wam zagwarantować, że nie będzie żadnych odcinków z Mikim. Ten rozdział się, można powiedzieć, w życiu już zakończył. Słuchajcie, zostawcie łapeczkę w górę. Mamy ponad 800 łapek, dobijamy zaraz do 1000. Pablo z Pomorza, jeśli mógłbyś mieć jednego ryłko kolegę znajomego z matmy, co? Kto to by był? Adam Taras Bolek. Z matmy? Nie rozumiem. Raczej tutaj nie chciałbym wybierać pomiędzy chłopakami, więc nie odpowiem na to pytanie. W każdym razie żółwik dla ciebie. Dzięki wielkie za donecika. Dobra, teraz musiałbym teoretycznie prawą stroną wideo nakuwać, żeby mi się udało to jakoś w miarę dobrze załadować. Na jakim polu masz gospę? Słuchajcie, ja gospy tutaj nie budowałem. Korzystam z oryginalnej gospodarki, która tutaj była na tej mapie. Kiedy wróci Aga i będzie jakaś seria z nią? No Aga, tak jak już mówiłem na poprzednich live'ach, jest w ciąży. Także nie za bardzo chcę ją teraz ciągać do nagrywania. Więc zobaczymy. No, na serię razem raczej będziecie musieli troszeczkę poczekać, nie? No ale myślę, że to zrozumiecie, bo jest to jednak taka sytuacja, gdzie no nie chcę po prostu jej męczyć tym nagrywaniem, tak? Czy będzie jakaś seria z Adasiem? Krzysiu, pozdrawiam, dzięki za pytanko, bo jest to naprawdę fajne pytanie. Myślę, że przyszłościowo z tobą jest w ciąży? Nie, kurwa, z listonoszem. Co to za pytanie w ogóle? Masakra. Dobra, w każdym razie dobre pytanie. Czy będzie jakaś seria z Adasiem? Plan jest na to, żeby była, ale na razie nie mamy pomysłu na to, jaką serię zrobić. Jeżeli wpadnie nam jakiś fajny pomysł do głowy, to na pewno zrobimy, nie? Na pewno zrobimy jakąś serię, ale no mówię, dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli jakiś fajny pomysł, żeby po prostu coś fajnego dla was zrobić, nie? Twórcą osady jest Rajo, tak jest, oczywiście. No słuchajcie, no to jest proste. Głupie pytanie, głupia odpowiedź, no jedyny, no. Niech może zadać pytanie, po ślubie jesteśmy, jeszcze chwila będzie rok, a pytanie, czy Aga jest ze mną w ciąży. No kuźwa, bez jaj. Chłopak czy dziewczynka? Dziewczynka już jest potwierdzona na 99,9%, że będzie dziewczynka. Kontynuacja agrokolegów. No w sumie nie jest to głupi pomysł, ale gdybyśmy mieli robić kontynuację, to raczej wolałbym wtedy, wiecie co, zacząć od nowa, nie? Raczej wolałbym zacząć od nowa serię agrokolegów. Według mnie jakieś tam kontynuacje z poprzedniego farminga nie ma sensu robić. I tutaj jeśli chodzi o serię z Adasiem, to myślę, że poczekamy, słuchajcie sobie, na mapę od... Boże... Od Szarpiego, na mapę od Szarpiego, czyli mapę Sokole, bo gdzieś tam ta mapa klimaty, można powiedzieć, trochę nawiązuje do mapy Wysokie Brodno z poprzedniego farminga. Oczywiście agrokoledzy byli właśnie na Wysokim Brodnie, więc raczej poczekamy na tą mapę, a z Tanasem zrobimy sobie serię tutaj właśnie na osadzie. Ktoś 940, oglądaj sobie Gra o Plon, to zmienisz zdanie o marce Zetor. No ale tutaj no, oni mają zdanie na temat czynników w realu, a ja tutaj no, co gram ewentualnie w farmingu, tak? W farmingu te czynniki mi się podobają. Pozdro dla listonosza, ale ci ludzie są tępi, no. No nie, no po prostu, no mówię, no głupie pytanie, głupie odpowiedź i tyle w temacie. Co się stało z Mikim? No mówię, poszliśmy każdy w swoją stronę, ale nic się z Mikim nie stało, no jest chłopak, dalej żyje, pracuje i tyle. Dla jaj było to pytanko, nie spinaj się, ale Mister Szymon, ja się nie spinam. Przecież ja się nie spinam. Po prostu no, mówię, no głupie pytanie, głupie odpowiedź, no i tyle w temacie. Nie mam do ciebie żadnego problemu, ale skądże o to pytanie? Po prostu, no na głupie pytanie zawsze otrzymuje się głupią odpowiedź i tyle, no. Nawet jeżeli to pytanie było dla jaj. Skąd przyczepa na Belę? Słuchajcie, ta przyczepa jest do pobrania na ModHubie. Także bez problemu sobie oczywiście ją znajdziecie na ModHubie. Mega fajna, warto ją pobrać, bo można powiedzieć, że te belki się na niej nie bugują. Także fajnie się na nią ładuje. Także polecam każdemu oczywiście. Belka w rowie. Serio?
Serio jest belka w rowie? Patrzcie, na nią nie zwróciłem uwagi i dasz sobie zobaczyć. A jest, kurde, patrzcie, jedna do rowu wpadła. Czyli nie będzie, nie będzie idealnie przyczepy, będę musiał sobie przywieźć jedną na widłach, nie? Mordo, belka w rowie. No tak, już widzę, spokojnie ludziska, widzę, widzę. Dwie mi zostały, teraz pytanie, czy ja dobrze policzyłem te belki, które są tam na przyczepie. Zaraz zobaczymy. Planujecie założyć 4x4 do Ursusa 10.02 na serii sąsiedzi? Pozdro z czego? Bo kurde, nie mogę. Chatmin, z Królewa. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeśli chodzi o Ursusa, to myślę, że tak, gdzieś przyszłościowo raczej będziemy chcieli mu napęd założyć, nie? Żeby to też fajnie gdzieś tam wyglądało. Taki remoncik jak najbardziej będzie wskazany. To Kubota jest? Nie, to jest Zetor, słuchajcie, to nie jest Kubota, to jest Zetor. Które masz pola? Mogę wam sobie pokazać, które mam pola, jak najbardziej. Nie mam tych pól dużo, bo też nie chciałem ich brać, nie wiadomo jak dużo, żeby tam, nie wiem, nie sprawiało to mi jakiegoś tam większego problemu ogarnięcie. 38, 46, 36, 33, przepraszam, dwójka, 35, 31 i 12, no i łąka 49, tak, 49. Takie pola sobie tutaj wziąłem. Mówię, no nie chciałem brać więcej, bo też bez sensu brać nie wiadomo jak dużo tych pól i wtedy nie wyrabiać się ze wszystkim, nie? Jak tam Dzionek u ciebie? Dziękuję, że pytasz. Bardzo dobrze, a zarazem leniwie. Czy wyszła już jakaś fajna Kubota do 22? Nie wyszła, ja tutaj liczę na to, że DLC do farminga będzie właśnie Kubota, nie? Mam nadzieję, że to będzie Kubota. Nie wiem, czy wiecie z chłopakami, że jak belka z czarnokiszonki sfermentuje, to możecie zdjąć z niej folię. No to w sumie jest mega realne do robienia TMR-u, nie? Że się folię zdejmuje. No my tutaj nie korzystaliśmy z tego jeszcze, bo czarnokiszonki, można powiedzieć, w belki nie robiliśmy praktycznie w ogóle jeszcze na żadnej serii. Wiesz, po co się na ryby bierze się sadę? Nie wiem, co to jest sada. Czekasz na dodatek z Kuboty? No tutaj, no mówię, no tak jak mówiłem, liczę, że to będzie Kubota i czekam, czekam, bo żadnej fajnej Kuboty do farminga aktualnie nie ma, więc ten dodatek Kubota to można powiedzieć, że byłoby strzał w dziesiątkę, nie? Teraz aktualnie. Trzymaj się, Rigbizona, na razie cho. Dobra, jeszcze teraz wypadałoby w sumie tą belkę wyciągnąć zdrowo, nie? Wypadałoby wyciągnąć tą belkę z rowu. Tylko teraz pytanie, czy my tam wjedziemy ciągnikiem do tego rowu, czy on jest głęboki, czy nie. Kurde, nie będzie proste wjechać tutaj. W realu takich rzeczy, u Jezus! W realu raczej takich rzeczy bym nie robił, no ale tutaj trzeba się poświęcić i tą belkę wyciągnąć. Teraz pytanie, czy uda nam się wyjechać. Dobra, patrzcie, Zeter bez problemu do rowu. Bez problemu normalnie do rowu wjechał. Dobra, ostatnia belka, tą weźmiemy sobie oczywiście na widłach. Bo już na przyczepie, w sumie moglibyśmy ją do góry jeszcze wrzucić, nie? Moglibyśmy ją do góry wrzucić i by nie było problemu. Już ankietę robimy, no nie, no nie róbcie ankiety, nie wyrzucajcie mnie z teamu. Czy byłeś u Norberta na Nowym Nabytku? Nie, jeszcze nie byłem, aczkolwiek widziałem zdjęcia od Norberta. Na Messengerze mi wysyłał, naprawdę mega fajny Nowy Nabytek. I myślę, że w sezonie jakiś materiał nagramy z tym Nowym Nabytkiem. Dobra, zjeżdżamy, zapinamy oczywiście pasy, zjeżdżamy sobie z Zetorem na gospę. Nie będę tego na gospie na razie rozładowywał, zostawimy sobie to na przyczepie, nie chce mi się tego rozładowywać. Mapa osada wydana, tak jest, oczywiście, mapa osada jest wydana, także bez problemu możecie sobie ją oczywiście pobrać z ModHuba. Czemu nadal nie doszła ta paczka do mnie? Boże, Matrix, przecież ona powinna już dojść dawno temu. Przecież ona była wysyłana chyba, kiedy? W majówkę? Nie, przed majówką. Nie, po majówce była wysyłana, tak? Już dawno powinna być u ciebie. Ja w sumie nie dostałem żadnego potwierdzenia, ale jak się... Boże, jak rzuca tym Zetorem. Ale teraz się zastanawiam, czy jak się wysyła pocztą polską, czy się powinny dostać potwierdzenie. Ale ja żadnego potwierdzenia nie dostałem ani od jednej paczki w sumie, więc... A teraz mnie normalnie aż zszokowałeś, że ta paczka się do ciebie nie doszła. Będę musiał to na pewno sprawdzić. No dzisiaj i tak nic nie zrobię, bo jest niedziela, ale jutro się dowiem. Mam nadzieję, że poczta polska tu żadnej lipy nie odwaliła. Ale dobrze, że piszesz. Dobrze, że piszesz, bo gdybyś mi nie napisał, to ja bym myślał, że wszystko jest okej.
Grałeś na mapie Mazowszany, Dany? Czy grałem na mapie Mazowszany? Nie, nie grałem na mapie Mazowszany, bo jakoś tak patrząc na zdjęcia, niezbyt ta mapa. Przy nadanie powinieneś zaznaczyć, że chcesz potwierdzenie. A właśnie, ja chyba tego nie zaznaczyłem. No aczkolwiek, no to jest tak czy siak już teraz, można powiedzieć, prawie 2 tygodnie, więc jest to dosyć podejrzane. Dobrze, Matrix, piszesz, jutro ogarnę temat i skontaktuję się z tobą na maila, bo mam twojego maila oczywiście, no ale jeżeli ty nie dostałeś, to prawdopodobnie tamte 2 osoby też jeszcze nie dostały. Ogarnę temat, także dzięki za info. O której The Hunter? Zobaczymy, słuchajcie. O której The Hunter? Na razie gramy sobie w farminga. Myślę, że do 21 na pewno będziemy grali. Boże, jak to rzuca tą przyczepą. Przed chwilą ją chwaliłem, że jest taka zajebista, a tutaj widzę, że Zetor sobie kompletnie nie daje rady, nie? Jak ty ją wysłałeś pocztą polską, to poczekaj z miesiąc, zanim dojdzie. No tak mi się też właśnie teraz wydaje, że to może być wina poczty polskiej, nie? Dasz swojego save'a? Podeślę wam, jak będę wychodził z farminga, to wam podeślę save'ika, żebyście mogli sobie go pobrać, aczkolwiek, no tutaj mówię, no nic nadzwyczajnego na nim nie ma, bo tak czy siak modyfikacje oczywiście będziecie musieli sobie pobrać te, które ja mam, jeżeli chcecie grać na tych samych modyfikacjach. Dobra, w sumie wiecie co, wstawimy sobie, żeby to w miarę realnie wyglądało, to wstawimy sobie tą szczepę tutaj do stodoły, żeby nam, chociaż w sumie te belki mogły być na dworzu, nie? Dobra, to nie będę wstawiał do stodoły, lepiej sobie odczepimy gdzieś tam z tyłu. 21.30 The Hunter niech wjedzie i miodzie będzie. No w sumie nie jest to głupi pomysł, nie? I wtedy na godzinę na Huntera sobie wejdziemy i sobie pogramy. Czemu nie grasz na kierce? Bo mi się zaczęła trochę pierdzielić i stwierdziłem, że dzisiaj nie będę grał na kierownicy, tylko pogram sobie normalnie na klawiaturze. Czemu? A nie, to już my odpowiadałem. Kiedy twoja żona urodzi? Ma termin na połowę lipca, także jeszcze troszeczkę czasu zostało, aczkolwiek na ten czas teraz aktualnie tak szybko leci, że wydaje mi się, że to moment zleci, nie? Dasz link do prasy kostkującej na od zera. Niestety nie mogę wam linka podesłać do tej kostkującej prasy z tego względu, że nie jest ona wydana. USB nadal pewnie nie kupiony. Mówisz o czym, Jankes, teraz? Mówisz o tym przełączniku do kamery, do aparatu, czy o czym mówisz? To jeśli chodzi o to, to jest zamówione. Dobra, odczepiamy sobie przyczepę. I teraz co? Teraz teoretycznie moglibyśmy sobie przewinąć ten czas. Byśmy sobie przewinęli do października, żeby można było skosić kukurydzę i byśmy sobie żniwa kukurydzy teraz zrobili, nie? Mordo, zerknij na MES i napisz, jak zrobić, żeby krowy czy świnie na season produkowały to i to, w sensie oborniki gnojowe. Ale ja nie wiem, jak to zrobić, no mi bez problemu produkują i gnojowice i słomę, nie musiałem nic robić. Ale oczywiście jeśli mowa tutaj o farmingu 22, nie? Mówię o tym rozdzielaczu USB do kompa. Jankes, wiesz co, ja tego rozdzielacza nie zamawiałem. Stwierdziłem, że jednak nie będę go zamawiał i zamówiłem sobie tylko i wyłącznie teraz z AliExpress. To jest, nie pamiętam, jakąś konwerter, jakiś przełącznik, w sumie, że można aparat podłączyć do komputera i można normalnie używać aparatu lustrzanki jako kamery internetowej, nie? Ale tamtego rozdzielacza, o którym mówisz, nie pobierałem, nie? Nie kupowałem. Dobra, co ja miałem robić? Przewijać czas. Idziemy sobie przewinąć ten czas. Przewiniemy sobie do października. Zobaczymy, czy urośnie nam ta kukurydza. Czy wiesz, czy będzie wydana ta prasa kostkująca na od zera? Ciężko mi powiedzieć, bo jest to prasa, można powiedzieć, przerobiona na potrzeby naszej serii od zera, więc no ciężko mi jest powiedzieć, czy będzie ona wydana, nie? Dobra, mamy wrzesień, przewijamy sobie dalej do października. To nie dostałeś kabla w zestawie z aparatem, ale Jankes, to nie działa po kablu. Tak czy siak musi być taki pierdzielnik, taki o, taki mały, żeby to działało, nie? Jak to się nazywało, kurde? Jakoś tam link? Nie pamiętam dokładnie. No nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało, aczkolwiek no mówię, mam to zamówione, bo chciałbym, żeby ta jakość mojej kamerki była troszeczkę lepsza. Także jeżeli to mi dojdzie, to będę, słuchajcie, prawdopodobnie zamiast kamerki internetowej, którą mam teraz, będę sobie, słuchajcie, używał właśnie swojej lustrzanki, więc ta jakość powinna być dużo, dużo lepsza, nie? Dzięki, bo ja się poddałem z szukaniem tej prasy. No nie znajdziecie jej na pewno, mówię, nie jest ona wydana, także raczej nigdzie jej na żadnej stronie nie znajdziecie. Dobra, bierzemy się za robotę, rzepaczek nam pięknie tutaj oczywiście obok rośnie, elegancko, a my się bierzemy za koszenie kukurydzy. Kukurydza, jak sami widzicie, jest już do koszenia, tylko teraz teoretycznie musiałbym sobie podskoczyć, słuchajcie,
bo po kablu normalnie przesyła obraz i to w pełnej jakości, jak Jankes. No kurde, jak ja czytałem o tym w necie, to pisało mi, że musi być specjalny jakiś tam konwerter do tego i że po kablu nie prześle mi obrazu. Ale w sumie nie sprawdzałem tego, więc dobrze, że mi piszesz, to ja w sumie to sprawdzę, nie? Słomy krową nie da się dawać. Ja w sumie nie sprawdzałem tego, jeszcze słomy nie dawałem, także nie powiem wam, czy to działa, czy nie. Dobra, odczepmy sobie header, bo oczywiście header do zboża nie będzie nam potrzebny. Pokażesz, jakie masz maszyny w sklepie w garażu? Mogę pokazać w sumie. W garażu, no co, Combine Bison, 3 ciągniki, 3 zetory można powiedzieć w sumie. Przyczepy mam dwie HW, pługa mam Kuna, kultywator jakiś znalazłem sobie, nie wiem, w dziwnej firmy Evers, ale jest naprawdę mega fajny. Siewnik Amazone 4 metry, siewnik do kukurydzy oryginalny, agro masz, wały oczywiście standardowo, najlepsze wały według mnie do farminga, które aktualnie wyszły. Rozsiewacz bradalka oraz Amazon do wapna, Unia Tytan 10+, na LS Portal ją znajdziecie. Bardzo fajny modzik, wóz asenizacyjny Marshalla z Modhuba, kosiareczka Pottingera też z Modhuba, przetrząsacz oryginalny, zgrabiarka oryginalna, prasa Stipma, jakiś czas temu wyszła, wyszła paczka Stipm z, chyba właśnie ta stara wersja i ta nowa, znaczy ta wysoka i ta niska, nie wiem jak one tam dokładnie mają oznaczenia, ale na LS Portal je znajdziecie. Poza tym co, no przyczepa do belek, o którą pytaliście przed chwilą, to jest na Modhubie do pobrania, owijarka oryginalna, ładowacz od Zetora i tutaj no oczywiście osprzęt do tura. Ktoś pytał skąd Bizon, to ta paczka Bizonów jest do pobrania też na LS Portal, także bez problemu na pewno sobie to też znajdziecie. Wszystkie modyfikacje, które tutaj mam są wydane. Jaką masz siewkę do nawozu? Mam bredalkę. Bradalkę tutaj tą, ona była oryginalna w poprzednim farmingu, no teraz niestety tutaj oryginalna nie jest, ale na szczęście wyszła ona właśnie. Brakuje tej bradalki jako oryginalna, bo no naprawdę mega fajna. Ona w 19 była właśnie jako oryginalna i często jej używałem, także cieszyłem się jak wyszła właśnie na Modhubie. Dobra, teraz teoretycznie musielibyśmy sobie podjechać na sklep. Ja sobie to zrobię troszeczkę szybciej. Musielibyśmy sobie podjechać na sklep oczywiście po... A, kurde, z Zetorem musimy zjechać. Zetorem sobie musimy zjechać z łąki. Ładnie nam urosła trawa, także będzie można zrobić kolejny pokos. Słomę można maszyną dawać. Słomę można na pewno dawać paszowozem, nie? A raczej po prostu chodziło tutaj gościowi o to, że nie można dawać samych belek, że jeżeli się położy belkę, to po prostu nam tej słomy nie weźmie, że trzeba jednak wrzucić do paszowozu i normalnie dać paszowozem. Ona w 17 była jako oryginalna, a w 19 nie była jako oryginalna? Mi się wydawało, że w 19 też była. Ile macie modów na od zera? Tutaj was zaskoczę, bo na od zera tych modyfikacji nie mamy zbyt dużo. Naprawdę na od zera tych modów jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Wydaje mi się, że nawet więcej modyfikacji mamy teraz aktualnie na sąsiadach niż na od zera do farmera. Czemu mam inne kolory zaświetlenia czarnego, Daber? Nie wiem, nie mam pojęcia. Może to też jest zależne od tego, od twojej grafiki, nie? Na komputerze. Kiedy jakiś vlog? W tym tygodniu prawdopodobnie będzie. Wziąłem się już za obróbkę. Także jeszcze trochę czasu mi na pewno zejdzie, zanim obrobię tego vloga z ciebie kukurydzy, ale na pewno w tym tygodniu postaram się go dla was zrobić. Gościu się zatrzymał przed samym moim ciągnikiem, nie? Albo od mapy. No w sumie to też może zależeć od mapy. Ale no tutaj jeśli chodzi o to, to ciężko mi jest pomóc na odległość. No u mnie to oświetlenie wygląda jak wygląda i jestem naprawdę mega zadowolony, nie? Z tego, że to tak wygląda. Dobra, weźmy sobie, zwalmy tę belkę tutaj. Daber, gdzie znajdę te ustawienia? No dzisiaj jak będę wychodził z farminga, jak będziemy przechodzili sobie na Huntera, to na pewno wam pokażę ustawienia graficzne, bo tutaj no niestety z gry nie jestem w stanie wam pokazać, nie? Która mapa według ciebie lepsza, Zdziechów czy Osada? Powiem wam tak, to są w ogóle dwie całkiem inne mapy, o całkiem innym klimacie, o całkiem innym zróżnicowaniu terenu, więc... Wydaje mi się, że też nie ma co tych dwóch map do siebie porównywać, bo wiadomo, Zdziechów jest tutaj troszeczkę większą mapą, troszeczkę, dosyć dużo większą mapą niż mapa od Riota, ale no mówię, dwie mapy są mega zajebiste, więc nie będę tutaj oceniał, czy lepsza jest, Zdziechów, czy lepsza jest Osada, nie? Bo to jest naprawdę ciężka decyzja, no tutaj Zdziechów, mówię, no całkiem inny klimat niż na Osadzie, ale tak czy siak, no te dwie mapy na pewno mogę wam polecić, bo są mega sztosem.
Dobra, teraz tak. Przewinęliśmy sobie do października. Bizona mamy już na sklepie, więc musimy sobie tam pocisnąć na ten sklep, żeby oczywiście przywieźć sobie, słuchajcie, header do kukurydzy, który nam w dniu dzisiejszym, na dzisiejszym live będzie oczywiście potrzebny. Także sobie weźmiemy. Ej, rekord pociągnie sześciorzędowy? Teraz tak się zastanawiam, czy rekord da radę z sześciorzędowym. Wydaje mi się, że chyba nie. Chyba raczej tutaj czterorzędowy do rekorda, tak jak i do 56, nie? Lepiej będzie wyglądał. Bo nie wiem, ten sześciorzędowy mi się wydaje, że bardziej do giganta niż do rekorda. Ale piszecie, że jo? Da radę. A będzie to wyglądało w ogóle? Jakbyśmy ten sześciorzędowy widzieli? Da radę. Dobra, ja sobie kupię ten sześciorzędowy, ale oczywiście kolor musimy zmienić. Teraz pytanie, który to był kolor? Chyba ten. Tak mi się wydaje, że chyba ten. Dobra, kupimy, zobaczymy. Dawaj szóstkę. Żeby nie było jaj, kurde, że Bizon nie da rady z tym. Na lajcie. No, wydaje mi się, że nie tak na lajcie, bo jednak kukurydza do giganta to ośmiorzędowy. Kurde, no nie, no ludzie, nie wygląda to moim zdaniem. Wygląda to czy nie? Nie wiem, ja tu jestem przyzwyczajony do czterorzędowego do rekorda, bo czterorzędowy oczywiście mamy na serii z sąsiadów, ale według mnie no niezbyt ciekawie to wygląda, nie? Wygląda? Siedzi? Piękny? Co? Nie wiem, mi się wydaje, że... Nie wiem, no jestem bardziej przy ten. No kurde, no i teraz ciężko mi powiedzieć. Kup czwórkę. No nie, no mi się wydaje, że czwórka, nie? Lipa, lux. No tutaj widzę, że ten, że dużo osób podziela moje zdanie, że taki duży header do tego rekorda nie wygląda, nie? Nie, wiecie co, ja uważam, wiem, że dużo osób jest, którzy uważają, że dobrze wygląda, ale według mnie, zaraz zresztą porównamy sobie, według mnie ten tutaj będzie wyglądał dużo lepiej, może dużo, no dużo mniejszy, tak, no bo jednak są o dwa rzędy jest mniejszy, ale gabarytowo i wizualnie według mnie będzie wyglądał dużo, dużo lepiej, nie? No zresztą zaraz zobaczycie. Podepnę sobie ten header i zobaczycie, że będzie wyglądało dużo, dużo lepiej, nie? No kurde. Z tym headerem on wygląda według mnie tak zgrabniej, ten kombajn. No, no i to pasuje. Nie, no bo tamten header to, mówię, według mnie tutaj tamten header, słuchajcie, by pasował do kombajnu tego, do giganta, nie? No do giganta ten... Czterorzędowy, który mam teraz do rekorda, wyglądałby no niezbyt ciekawie, a właśnie ten sześciorzędowy według mnie wyglądałby do giganta zajebiście, nie? Tam to lepsze było, to nie siedzi. No nie no, według mnie właśnie tutaj ten header siedzi, nie? Ta przystawka wygląda lepiej. Szóstka lepsza. Kamil, według ciebie szóstka lepsza? No nie wiem, no kurde, według mnie ta czwórka jest do rekorda, jakoś jestem po prostu przyzwyczajony do tego, nie? Żółty ten header daj. Dawid i Kasia, siemanko, kiedy w końcu zgadamy się na ryby? Pozdrowienia dla żonki, dzięki za dwie dyszki, mordeczko, pozdrowieńka. Oczywiście dla ciebie, dla twojej kobity, żółwik dla was. Pozdrawiam, miło było was poznać. No i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się zgadać, nie? Na jakiś wspólny wyjazd. Także wielkie, wielkie, wielkie podziękowania. I pozdrowienia dla was. Mówię, mamy kontakt, o kurde. Sorry, nie potrąciłem tego gościa. Zahaczyłem go schodami. No, w każdym razie mamy kontakt do siebie, także myślę, że za jakiś czas się na jakieś wspólne rybki zgadamy. Witam, witam, pozdrawiam. Jak jaka mapeczka, jeśli można wiedzieć? Mapeczka to oczywiście osada, jest ona wydana na ModHubie, także zachęcam oczywiście do pobierania. Trzeba było brać Rossella i nie byłoby problemu z doborem headeru. No ja tutaj ogólnie nie mam problemu z doborem headeru, bo według mnie ta czwórka no, do tego kombajnu jest idealna. Pisaliście, żeby wziąć szóstkę, żeby sprawdzić, ale no niezbyt to wygląda za dobrze, nie?
Według mnie oba słabo wyglądają, ale to nie przez szerokość headeru, a raczej przez jego długość. No tutaj jest on troszeczkę długi, ale no... Czy przystawka oryginalna gdzieś tam w życiu realnym do Bizona też jest taka długa? Nie wiem, bo ja dawno nie widziałem Bizona jak kosił kukurydzę, nie? Kaska podyma, siema Brączek, witam serdecznie, fajny nick. Fajny nick. Mam dzisiaj urodziny, Kuba Grabowski, życzę wszystkiego najlepszego. Bronek, co z Giermokszyn? Nic z Giermokszyn, wszystko dobrze. Bartek Głuchowski, pozdrowisz? Pozdrawiam cię serdecznie, Bartek, pozdrawiam. Fast SEO 2, pozdrawiam, siema Bartek. Dlaczego jak wchodzę na modkup, to nie mam żadnych modów? Fabian, nie mam pojęcia czemu. Ja takiego czegoś nie mam, także ciężko mi jest powiedzieć. Benek, siema, Mister Scooby, siemanko. Czy dasz shadery? Od czasu do czasu moi moderatorzy podsyłają wam oświetlenie moje, z którego ja korzystam. Także możecie sobie je bez problemu pobrać. Czy są już polskie modpaki? Nie wiem, czy aktualnie ktokolwiek w ogóle robi jakieś modpaki. Ewentualnie gdzieś tam na YouTubie widziałem, że modpaki ktoś tam robi, ale ja osobiście modpaków nie robię i robić na pewno nie będę. Ktoś z Giermokszyn nagrywa? Z tego co wiem, to nie. Jak coś, to Kaśka Brączek. Dobra, to Kaśka, niech będzie Kaśka. Dobra, jedziemy. Jedziemy z tą kukurydzą. Pozdro Wysocko Team, dziękuję bardzo Wysocko Team za rajdzika. I pozdrawiam ciebie również bardzo serdecznie. Żółwiór dla ciebie, wielkie, wielkie dzięki. Tanasisko też rekordem grał ostatnio na live. A widzicie, ja nawet nie widziałem, bo w sumie nie oglądałem. Pozwolicie, że użyję sobie GPS-a, żeby móc sobie troszeczkę odpocząć i poczytać, co tutaj do mnie piszecie na czacie. Wysocko Team, pozdrawiam jeszcze raz oczywiście bardzo serdecznie. Żółwiór dla ciebie, wielkie, wielkie dzięki za rajdzika. Patryk Łysomirski, pozdrowisz? Pozdrowię, oczywiście, że pozdrowię. Pozdrawiam cię serdecznie, Patryku. 1000 łapek wbiliśmy, słuchajcie, zostawcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie o tym oczywiście, żeby łapeczkę w górę zostawić. Te starsze przystawki są takie długie. No mówię, no ja tutaj nie miałem okazji ostatnio widzieć Bizona w akcji. Boże, co on tak wolno jedzie? Normalnie nie daje rady pod górę. Ten Anasa kanał nie został skradziony, bo coś pisali w komentarzach. No wczoraj był problem. Już jakiś czas temu Tanas też oczywiście miał problem z kanałem, właśnie, że ktoś mu się wkradł na kanał i jakiegoś dziwnego live'a o kryptowalutach odpalił, nie? Także, co tu jest? O! Jest płobłem, to drzewo jest troszeczkę za niskie i Bizonem niestety kabiną się haczy, także gdzieś tam tym większym kombajnem może być jeszcze większy problem. Fajnie, gdyby to było poprawione, te drzewa tutaj na miedzy. No ale oczywiście, jeżeli ktoś chce, to może sobie po prostu to drzewo tutaj stąd wyciąć, tak? Czy Przemek z Mokrzyny jest synem pana Bogusia? Tak jest, zgadza się. Co z serią Giermokszyn? Będzie czy nie? Bo wyszły takie fajne mody. No na razie nie mamy mapy, żeby w jakikolwiek sposób tutaj pograć. Kurde, czy ja zahaczę tutaj też? Nie, już się bałem, że o to drzewo też zahaczymy. No mapy Mokrzyna nie ma i raczej na razie nikt się za to nie bierze, także... odnowisz jakąś starą serię z FS 15, 17 i zrobisz odcinki co najmniej z 50 z jednej serii? Zależy o jakie serie wam chodzi, bo tutaj no, wszystko jest praktycznie zależne od tego, czy jest jakakolwiek mapa na tą serię, nie? Witam, witam, po kilkuletniej przerwie od ciebie fajnie się cię znowu pooglądać u ciebie streamka. Damkowicz, dzięki wielkie, pozdrawiam. Enrix, siemanko, żółwik dla ciebie. Dzięki za donate'a. Adamkowicz, fajnie to słyszeć, fajnie, że wróciłeś na kanał i mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. Pozdrawiam cię serdecznie oczywiście. Dawid Marlena, siemka, jak tam zdrówko? Jak tam zdrówko? Wszystko dobrze u mnie, wszystko dobrze. Ze zdrówkiem można powiedzieć, że jest idealnie. Dawid Marlena, żółwik dla was i pozdrawiam oczywiście serdecznie. Pozdrawiam cię i całą ekipę MST, oglądam was od 2016 roku. Pozdrawiam również cię serdecznie, bardzo dziękuję za pozdrowienia. Wielkopolska Team, siemano, wiesz, czy są wydane te krzaki z Odzera? Jak tak, to gdzie? Nie mam pojęcia, czy jest to wydane, bo to Bolek ogarniał. Także niestety, ale nie pomogę. Utrzymujesz kontakt z kim z Giermokszyn? No, czasu do czasu pojadę sobie na kawę. Także można powiedzieć, że kontakt nasz się nie urwał. Bo dlaczego nie miałby się urwać, nie? Agropioter, pozdrawiam. Jarek Szukała, pozdrawiam bardzo serdecznie. Jestem już, Agromichu, bardzo mnie to cieszy, że jesteś. Ja zacząłem ciebie oglądać od vlogów, które wrzucałeś na ten kanał z chłopakami. No, były to czasy, było to dosyć dawno.
czasy się zmieniają, ale bardzo mnie to cieszy, że Kamil już tak długo mnie ogląda. Pozdrawiam cię serdecznie. Będziesz tatą, jak tak, to gratuluję. Dziękuję bardzo za gratulacje. Tak, zgadza się, jest to oczywiście prawda. Zostanę do czasu i jak nie wyzdrowieję. A potem jak wyzdrowiejesz, to co? Już wtedy nie da rady, żebyś obejrzał mój odcineczek, czy co? Jakie macie samochody strażackie u was w OSP? No niestety na razie mamy tylko te czwórkę, ale zmieni się w tym roku, bo dostaniemy nowe Iveco Daily. Także czekamy na to. Kocham całe wasze MST. Bardzo miło mi to słyszeć i bardzo dziękujemy. Czy był pan w kościele? No niestety przyznam się, że akurat dzisiaj nie byłem, no. Przyznam się bez bicia. Kozacki ten bizon. No to jest najlepszy bizon w sumie, który aktualnie wyszedł do 22. Nie ma co gadać, bo lepszego bizona po prostu nie ma, nie? Dokończycie serię z gier Mokshin? No jeżeli gdzieś tam przyszłościowo do 22 może będzie ta mapa, to może dokończymy, no ale to się wszystko okaże. Dany Danielson, siema, jaka mapka, grałeś na Mazowszanach, jaka twoja opinia? To jest mapa Osada oczywiście, a ja na Mazowszanach nie grałem, bo po prostu ta mapa niezbyt mi się podobała po zdjęciach, nie? Także wolałem sobie poczekać właśnie na Osadę. Jeszcze jednego donate'a na wsparcie. Kamilku, dziękuję ci bardzo serdecznie. Żółwik dla ciebie, pozdrawiam cię oczywiście bardzo serdecznie i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję tobie za kolejnego donecika. I to tak dużego donate'a. Kamil tutaj się nie bawi w małe donate'y. Za każdym razem stówkę sypnie. Bardzo, bardzo dziękuję oczywiście. I tutaj poprosiłbym o serduszko oczywiście dla Kamila na czacie. I wielkie, wielkie podziękowania. Jeszcze raz żółwik dla ciebie i piąteczka oczywiście dla ciebie również leci. Kuba, siemka, będą jeszcze jakieś odcinki z Giermokszyn, bo fajnie się to oglądało. Czy będą? Nie mam pojęcia. Jeżeli będą, to będą. Jeżeli nie, no to niestety nie będzie. W każdym razie, kiedyś przyszłościowo może jakiegoś vloga się jeszcze uda nagrać, ale to mówię, wszystko się okaże z czasem. Żółwior dla ciebie, dzięki oczywiście za donecika i pozdrawiam cię serdecznie. Ja oglądam was od początku, od zera w 17. Kurde, były czasy, nie? Jak zaczynaliśmy od zera do farmera w 17. No, dobre, ile? 6 lat, tak? W 2016 wyszedł... Ej, co się stało? Wyłączył mi się tempomat. W 2016 wyszła 17 i wtedy zaczynaliśmy to od zera. Także no trochę czasu już minęło od tamtego momentu. No ale to były naprawdę fajne czasy. Dlaczego kiedyś przestaliście nagrywać Construction Simulator 2015? Bo po prostu nam się znudziła ta gra. I stwierdziliśmy, że dajemy sobie na razie spokój, dopóki nie wyjdzie jakaś kolejna edycja. A niestety do tego czasu no nic fajnego nie wyszło, nie? Witam, oglądam A Jutro Farming na żywo, pozdro dla całego MST, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Słuchajcie, jeśli chodzi o odcinki jutro, to tak jak mówiłem, u mnie The Hunter prawdopodobnie. Jeżeli damy radę nagrać z rana, to Hunterek wleci na kanał. Oprócz Huntera na pewno Ubolka również będzie od zera i na to jutro czekajcie. Niektóre dobre czasy typowe polskie wsi ominęły, no taka prawda, no. Jeżeli gdzieś tam niektórzy zaczęli oglądać nas w 2017 czy 2018 roku, to te fajne czasy, 2015-16, kiedy typowa polska wieś była, no niestety ich ominęły, nie? Ale no mówię, no to były naprawdę zajebiste serie. Co myślisz o Zetorze 10145? No tutaj Zetor 10145 to jest mega podobny ciągnik, jak nie wręcz taki sam, jak Ursus 1614, tak? Bo są naprawdę dwa mega, mega podobne do siebie. Także co mogę o nim sądzić? No jeśli chodzi o wygodę, to niezbyt, ale jeśli chodzi o moc, to tak, to moc ma. Ja was od małego oglądam, a ja od małego nagrywam. Zobacz Kamil, serduszka oczywiście się posypały na czacie dla ciebie. Oglądasz Fame na 14? Tak jest, oglądałem, oczywiście, że oglądałem. Kojarzę MST od 2015 roku, to był klimat. No był klimat, no niestety nie ma co ukrywać, że był fajny klimacik względem tego, co jest teraz, ale myślę, że teraz też ten klimat jest. Troszeczkę się pozmienialiśmy, nie ma co gadać, że no jednak każdy się z czasem zmienia, ale myślę, że zmieniliśmy się na lepsze. Kasper, Brączek, mam 13 lat, jest życiennikiem, pomagam na 40-hektarowym gospodarstwie mojego wujka. Pozdro dla ciebie i dla żonki. Dziękuję bardzo, ja oczywiście pozdrawiam również bardzo serdecznie. Odnośnie tego pomagania jestem jak najbardziej za tym, żeby dzieci w gospodarstwie, znaczy dzieci, no nastolatkowie, tak? Żeby jak najbardziej pomagać. Także życzę ci oczywiście samych sukcesów i oby praca była owocna. Także pozdrawiam serdecznie. Zgadza się, rozwijajcie się chłopaki. No trzeba się rozwijać, trzeba iść do przodu. Trzeba coś w sobie też zmieniać. Zetor 10145 to nie czwórka. I teraz Eddie, mnie zagiąłeś.
No tak, 10-145. 12-145 to będzie szóstka, a 10-145 to będzie czwórka. Sorry, tutaj oczywiście moja pomyłeczka, także macie rację. 10-145 to jest właśnie czwórka, a nie szóstka. Także się lekko pomyliłem. Pamiętam, jak jeszcze było grane w LS 11. No tutaj na tym kanale akurat dużo odcinków z tego LS-a 11 nie było, ale coś tam by się znalazło, nie? Dobra, podczepiamy sobie oczywiście przyczepę i ciśniemy na pole, bo trzeba kukurydzę z bizonem wysypać. Bardzo dziękuję za serduszka, myślę, że jeszcze nie raz posypią, bo lubię oglądać twoje streamy, jak mam tylko czas, to wpadam i pomagam w rozwijaniu twojego kanału, jak tylko mogę. Dziękuję Kamil, oczywiście bardzo doceniam to, co dla mnie robisz, także serdecznie pozdrowienia. Józef Tesery, siemano, elo, witam cię serdecznie. Enrix, gdzie jest ten bizon do pobrania? Pytałem parę razy na czacie, ale nie odpowiadałeś. Pozdrawiam cię Enrix, żółwik dla ciebie, dzięki za donate'a. Ja tutaj, słuchajcie, pomogę wam oczywiście znaleźć tego bizona. Wejdę sobie oczywiście na LS Portal i tego bizona dla was znajdę. Fajne talerzówki wyszły, słuchajcie. Naprawdę bardzo fajne talerzóweczki wyszły. Jeszcze ich nie testowałem, ale tak wizualnie patrząc na zdjęcie, to wyglądają naprawdę mega spoko. Dobra, idziemy zobaczyć tego bizona, Combine Bizon. Zaraz wam dokładnie powiem, która to jest paczka do pobrania. To będzie, słuchajcie... Prawdopodobnie chyba tak. Siedem kombajnów? Tak jest. To jest dokładnie, słuchajcie, ta paczka. Tą paczką, z tej paczki ja korzystam. I jestem naprawdę mega zadowolony z niej. Może jakbyście mieli czas w tygodniu, to wpadłby jakiś odcinek z Rocketa, bo nic mnie nie uspokaja i rozśmiesza jak Rocket w waszym wykonaniu. No nie jest to głupie, nie jest to głupi pomysł. Gdzieś tam ten Rocket no, odstaje oglądalnością od Farminga czy The Huntera, ale myślę, że od czasu do czasu moglibyśmy pograć, nie? I nagrać. Ale tutaj oczywiście, jeśli chodzi o tą paczkę bizonów, to nie jest to ta pierwsza, tylko ta druga. Ja korzystam tutaj z tej drugiej. Kobieta z lewicy mówiła, że dzieci jak chcą pracować, a mają poniżej 18 lat, to mimo dobrowolności są wykorzystywane. No nie, tutaj to według mnie to jest akurat głupota, no ale nie będę na ten temat się wypowiadał. Dobra, podczepiamy sobie oczywiście przyczepkę. Tą, bo ta jest pusta, a tamta druga stoi w sumie z rzepakiem, które musielibyśmy sobie wysypać, to też na pewno zrobimy. Co z czułkiem? No ja czułka nie nagrywałem, chłopaki nagrywali czułko. O, dziękuję bardzo za ustąpienie pierwszeństwa. Znaczy pierwszeństwa, za ustąpienie mi wyjazdu z gospodarstwa. Lulek, dzięki za 19 ziko mordeczko, żulika cię pozdrawiam cię oczywiście bardzo serdecznie, siemanko i bardzo dziękuję. Czy będzie raft we czwórkę? Ciężko powiedzieć, na pewno będzie scrap w trójkę. Aktualizacja z tego co się dowiedziałem jeszcze nie wyszła. Dopiero w czerwcu ma wyjść ta aktualizacja do scrapa, także scrap na pewno się jeszcze pojawi. O której godzinie Hunter odpalasz? Wiecie co? Gdzieś koło godzinki 21.30, 21.20 odpalimy sobie właśnie Roketa, tylko Huntera. Pozdrawiam z Austrii, dziękuję bardzo, pozdrawiam również bardzo serdecznie. Ta piosenka mi przypomniała o odcinku z nawozów z Mokrzyna, piękny odcinek. No Jankes, ja bym chciałem powiedzieć to samo, mi też to mega się przypomina dzięki tej piosence, nie? Czy mieszkasz w tym samym mieszkaniu od urodzenia, czy miałeś jakieś przeprowadzki? Kamil, ja mieszkałem no, od urodzenia z rodzicami oczywiście. Potem przeprowadziłem się, no, ale to już później. Mieszkałem z Bolkiem przez rok. Jak Borek się tutaj do Bytowa przeprowadził, to mieszkaliśmy rok razem. Potem Bolek poszedł na inne mieszkanie i zamieszkała z nim jego dziewczyna. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to ja mieszkałem z Wolkiem, potem wróciłem na kilka miesięcy do siebie. Adaśko, jest szansa na ETS 2 z ekipą? Myślę, że tak, jeżeli zakupię sobie nową kierownicę, to wtedy na pewno. Żółwik dla ciebie, dzięki wielkie. Więc mieszkałem z Wolkiem przez rok, potem wróciłem do domu, do siebie, do rodzinnego domu na kilka miesięcy. No i poznałem Agnieszkę i w tym czasie, kiedy poznałem Agnieszkę, no to padła decyzja, że przeprowadzam się do niej i teraz tak jak się przeprowadziłem, tak mieszkamy teraz sobie razem. I na razie żadnej przeprowadzki nie planujemy. Także można powiedzieć, że miejsca, z których nagrywałem, były trzy, tak? Czyli swój dom rodzinny, potem mieszkanie z Wolkiem i teraz tutaj mieszkanie ze swoją kłebitą.
Także tak to wygląda. Ile macie nagranych odcinków z Odzera na zapas? Ani jednego, Mister Szymon. Ani jednego odcinka na zapas nie mamy nagrane, także jutro będziemy nagrywali od zera, słuchajcie, na jutrzejszy dzień i wtedy w tym tygodniu, oczywiście od samego początku tygodnia, będziemy nagrywać po 2-3 odcinki dziennie, żeby gdzieś tam na kolejne dni było. O której The Hunter Orion? O 21.30 prawdopodobnie będzie plan przejść na The Huntera. Gigo, co wczoraj było pite? Łatwiejsze pytanie by było, co wczoraj nie było pite. Czy ty mieszkasz w bloku, czy w domu? Mieszkam w domu jednorodzinnym. Jak kupisz nową kierownicę, to będę mógł odkupić od ciebie starą kierę? Raczej tej starej kierownicy nie będę sprzedawał. Przypominam, że pole 35 od samego początku było zakupione na łąkę, a nie było na nim żadnych sianokosów. 35-39 na łąki i przejazd między polami od tyłu przez tory. 35 i 59. No, w sumie nie głupie. Nie głupie. Można by było Daniel Madej tak zrobić, bo gdzieś tam, tak jak piszesz, ta 35 była właśnie kupiona typowo pod łąkę, a jeszcze nie było na jej łąki, nie? Także myślę, że będziemy mogli coś takiego sobie wykombinować. Co prawda teraz już mamy wybrane pole na łąkę, więc nie będziemy tego zmieniać, ale kolejny pomysł jaki będzie, to właśnie myślę, że tak sobie zrobimy, jak piszesz, nie? A wy czemu już nie na... Dziena, Alicja, Żak, nie wiem, o co chodzi. Pozdrawiam Mikołaja, Kinga z Kulimowska. Jak będziesz kupować tą kierownicę, to polecam Trustmaster z T300. Raczej będę tutaj szedł w Logitecha, mi się wydaje, chociaż ostatnio dużo osób mi właśnie pisze na temat tego Trustmastera, nie? Że jest naprawdę mega, mega fajna kierownica i że warto ją zakupić, no ale to zobaczymy. W ZTS-ie podłączać się wałek do wszystkich maszyn, bo u mnie do oryginalnych maszyn się nie podłącza. Wiesz co? Szczerze ci powiem, że nie sprawdzałem tego, czy się podłącza wałek do wszystkich maszyn. W sumie ja robiłem tylko obornik nim, jeśli chodzi o maszyny z wałkiem. Nie róbcie czasem łąki przed gospodarstwem na odzera, bo tam była łąka już. Nie no, tutaj Orion na pewno odpada, to na pewno tam łąki robić nie będziemy, nie? Kiedy nowe zwierzęta na odzera? Coming, wiesz co, raczej nie będziemy na razie w to szli. Raczej te zwierzęta kolejne sobie odpuścimy i bardziej będziemy szli w produkcję, nie? Kamil F. Szymka, pozdrowisz moją dziewczynę Sandrę, która gra w Simsy. Pozdrawiam bardzo serdecznie Sandrę, która gra w Simsy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kamil, żółwik dla ciebie, dzięki za donata. Czemu nie nagrywasz Rocketa? Bo jakoś tak ostatnio nie było za bardzo na to czasu, żeby Rocketa nagrywać, ale myślę, że z czasem jakieś tam pojedyncze odcinki raz w tygodniu powinny się pojawić. Ktoś mnie pyta, Benek mnie pyta na czacie, czy zobaczę trailer nowej mapy do Huntera na live'ie. Wiesz co, bardzo chętnie zobaczę, bo jestem aż sam ciekawy, jak ta mapa będzie wyglądała, także jak będziemy przechodzili sobie, słuchajcie, na Rocketa, Boże, na Rocketa, na The Huntera, znowu o tym Rokecie była mowa. Jak będziemy przechodzili oczywiście na The Huntera, to wtedy ten trailer tej nowej mapy sobie możemy oczywiście jak najbardziej luknąć. Widziałeś włam na konto Thanasa około 40 minut po północy dzisiaj, był live z Kryptowalut. Wiśnia, widziałem, widziałem, bo żeśmy w sumie pierwszymi osobami byli, które to zauważyli. Znaczy pierwszymi może nie, bo do Bolka ludzie na czacie pisali, na Messengerze, że Thanasowi się ktoś włamał. W każdym razie no widzieliśmy to i od razu Thanasa żeśmy informowali, że wszedł na swoje konto i to zablokował, nie? Także no udało się dosyć szybko to ściągnąć z kanału. Czy mapa Adventuria będzie na ModHubie? Wiecie co, no myślę, że tak. Myślę, że Adventury tutaj jak najbardziej robią pod ModHuba, nie? Masz jakąś swoją koncepcję na te ciężkie czasy w rolnictwie, nie tylko, bo mam chęć, do roboty odchodzi. Wiesz, to ciężko mi powiedzieć, bo ja swojego gospodarstwa nie mam, więc raczej tutaj nie pomogę, nie? Na przykład owce są w porządku, bo później może zrobić na tkaninę i z tkaniny na ubrania. Coming, wiesz co? Myślę, że tutaj jeśli chodzi o zwierzęta na odzera, które byśmy poszli, to na pewno konie odpadają, bo w konie nie będziemy chcieli iść. Ale te owce, no jeżeli mielibyśmy tutaj postawić na produkcję właśnie tych tkanin, no to myślę, że moglibyśmy coś takiego zrobić, nie? Ciągle do tego Thanasa się włamują. No, może ma słabo zabezpieczone konto, nie wiem. Bo już jakiś czas temu była taka akcja, nie? Że mu się włamali właśnie na konto. Czy pracowałeś tylko na Mokrzynie, czy zajmowałeś się jeszcze czymś innym oprócz nagrywania aktualnego? Jeśli chodzi o pracę na umowę, to pracowałem tylko i wyłącznie w Mokrzynie, nie? Czy masz jakieś prawko z kategorii A? James, nie mam. Nie mam A i raczej robić nie będę, bo no nie czuję takiej potrzeby. Kiedyś na live wspomniałeś, że zrobicie typową polską wieś V2 w FS22 i jak będziecie coś z tym działać,
Wiesz co, AgroPiotr, jeżeli będzie taka możliwość, żeby tą mapę odwzorować do mapy, która była w poprzednim, znaczy poprzednim, w poprzednich farmingach, czyli w 15, tak, typowa polska wieś była. Jeżeli ktoś by się podjął stworzenia tej mapy do tego farminga, no to na pewno wrócimy z tą serią. Na pewno z Bolkiem tutaj postaramy się, żeby z tą serią wrócić, bo wiem, że chcielibyście coś takiego, nie? A jeżeli nie, no to ja się wezmę za zrobienie tej mapy, bo w sumie to była naprawdę bardzo malutka mapa, nie? Więc no, raczej dużo problemów z nią by nie było. Czy znasz markę Tym? Znam, ale nic w sumie, żadnych głębszych informacji na ten temat nie mam. Gdzieś kiedyś ten ciągnik widziałem, chyba u Bolka na Solcu ktoś miał Tyma. Tak mi się wydaje. Czy grałeś kiedyś w World of Tanks? Grałem w World of Tanks i nawet, słuchajcie, nagrywałem na kanał. Było kilka odcinków z WOTA. Ale no wydaje mi się, że to nie jest gra na mój kanał i raczej trzeba sobie szukać innych gierek, nie? Jak będziecie robić od biedaka do kozaka, to mapa osada jest sztosem. No właśnie, tutaj jest mega dylemat, bo ostatnio żeśmy z Bolkiem gadali i zastanawialiśmy się, czy na od biedaka do kozaka nie będzie lepsza mapa od Venturia, nie? Brzozówka. Bo jednak jest troszeczkę większa i ma, daje dużo większe możliwości pod względem rozbudowy. No ale to zobaczymy. Witam i o Huntera pytam. Hunter będzie, spokojnie, na Huntera sobie pójdziemy troszeczkę później, gdzieś za dobrą godzinkę, za niecałą godzinkę, przepraszam, bo o 21.30, myślę 21.20 wyjdziemy sobie z farminga i 10 minutek przerwy i wtedy pójdziemy sobie, słuchajcie, na Huntera i do końca w Huntera sobie pogramy. Do której live? Plan jest do 22.30, a jak będzie, to zobaczymy. Może masz może jakieś tipy do konwertowania modów? Chcę jednego moda z FF19 do 22 skonwertować. Wiesz co, ja ci powiem, że ja się akurat na tym kompletnie nie znam, także żadnych tipów na ten temat ci nie powiem, bo po prostu nie znam się na konwertowaniu modów, nie? Z jednego farminga do drugiego. Ta tekstura jest po kisząca, nie po kuku na ziarko. Chyba z tego względu, że tutaj ten header nie ma mulchera w sobie. No, prawdopodobnie, bo... O, dziurawa przyczepa, proszę bardzo. Prawdopodobnie chyba chodzi o to, że tutaj header nie ma w sobie mulchera, bo te headery, w sumie ja wam tego nie pokażę chyba. Nie da rady, tutaj w tych headerach jest mulcher spod spodu, nie? W żadnym tego w sumie nie widać. Tutaj jest mulcher, który od razu te resztki po kukurydzy mulczuje i wtedy pojawia się ta inna tekstura ścierniska, a tutaj no niestety przez to, że tego mulchera nie ma prawdopodobnie w tym bizonie, no to tej tekstury nie ma, nie? Dobra, kolejny zbiornik wysypany. Weź plis dłużej FS-a, jakieś akcje, bo nudy u mnie na chacie. No mówię, no tutaj chcę podzielić na live na pewno farminga razem z Hunterem, żeby dla każdego coś dobrego, tak powiem. Ta przyczepa wydana? Tak jest. Forsznitki oczywiście są wydane. Na LS Portal je na pewno znajdziecie. Nie wiem, czy one są na ModHubie. Na pewno na LS Portal są. Także bez problemu powinniście je na LS Portal znaleźć. Ile masz hektarów w realu? Nie mam ani jednego hektara w realu, bo nie mam swojego gospodarstwa. X-Gamer, pozdrawiam serdecznie. Jakub Rymkowski, siemanko, siemanko Filip 1200. Witam, witam. Ja mieszkam na wsi i mam Fenda 1050 Vario, John Deere 8R, New Holanda 8T. Boże, ty mój, to same największe maszyny. Czy będzie kiedyś GTA? Ciężko mi jest powiedzieć, czy będzie GTA na moim kanale, ale podejrzewam, że raczej ciężka sprawa. Ile mam FPS-ów? No tutaj mi się trzyma około 60, nie? Przez to, że maszyny, no to wiadomo, że te spadki trochę są. Co do typowej polskiej wsi, to klimat był w wersji V2 i V3, później ktoś zaczął robić wersję V4 i V5, ale tam były podwórka już nowoczesne i klimatu nie było takiego, chyba Puma 165 to robił. No ja myślę, że tutaj chciałbym pograć na tej drugiej wersji, czy na drugiej albo na trzeciej. Typowa polska wieś V3 to chyba była, kiedy już był ten skup tam na końcu mapy i te dwa dodatkowe pola, nie? Dużą masz działkę, co masz zasiane na ogródku? Co mam zasiane na ogródku, to trzeba by było pytać Agi, bo ona ten temat ogarniała, ona tam wszystko siała. Nie wiem, rzodkiewkę, buraki, ogórki, pomidory, truskawki. Co tam jeszcze? Szczypiorek chyba jest. Także można powiedzieć, o i marchewka jest, także takie podstawowe rzeczy. A czy mamy dużą działkę, wiesz co, ile ona ma dokładnie arów, to nie wiem. Ale chyba około 20 arów, tak mi się wydaje. Nawet chyba nie całe 20 arów. Tworest, siema, znasz kogoś, kto robi mapy do FSA 22 za kasę na zamówienie? Nie.
Niestety, ale nie znam takiej osoby, która gdzieś tam za kasę na zamówienie by robiła mapę. Naprawdę nie mam pojęcia. Z tego co wiem, to te osoby, które znam, które robią mapy, no to robią mapy typowo pod siebie, a żeby ktoś robił jakąś tam mapę na zamówienie, to jeszcze nie słyszałem. Pewnie zielono w tym ogródku? No niestety jeszcze nie. Jeszcze nie jest zielono. Pomidory to teraz warto, bo ja ostatnio za jednego zapłaciłem 2,20. No, to jest akurat, ceny są naprawdę kosmiczne, nie? Ja mam 30 arów trawnika. No to zazdroszczę, jeżeli ten trawnik jeszcze fajnie wygląda, to naprawdę zazdroszczę. Bo mamy trochę mniej trawnika, jeszcze ta trawa tak niezbyt dobrze wygląda, ale myślę, że z roku na rok uda mi się ją doprowadzić troszeczkę bardziej do ładu. No ale zobaczymy. The Hunter o 21, wiecie co? The Hunter o 21.30 dzisiaj. Także jeszcze trochę sobie pogramy i wtedy będziemy cisnęli na Huntera. Słuchajcie, odnośnie, ostatnio też pytaliście o gry z widzami. Prawdopodobnie na kolejnego live'a, jeżeli się wszystko uda, jeżeli pójdzie wszystko po mojej myśli, to będzie już ogarnięty dedyk. Tutaj dzisiaj będę się kontaktował z Białym, żeby tego dedyka ogarnął. Także może na kolejnym live już będziemy grali sobie jakieś multiplayer. No liczę na to, że na kolejnego live'a uda się już ogarnąć tego dedyka, bo szczerze wam powiem, trochę mi się znudziło na live'ach granie na singlu. Wolałbym sobie pograć właśnie na multiplayer z ludźmi i tak jest plan, żeby coś takiego zrobić, także myślę, że się ucieszycie, że będzie możliwość zagrania na serwerze. Nie wiem, czy dokładnie na kolejnego live'a to się uda, bo jest troszeczkę roboty z tym, ale myślę, że gdzieś tam na tych kolejnych live'ach już będzie serwer postawiony. Czy będzie można pogadać od razu, Jankes, wiesz co? Zobaczymy, bo tutaj też nie chciałbym się za bardzo... Raczej chciałbym się w sumie ograniczyć właśnie do wspólnego grania, a odnośnie gadania niekoniecznie, zależy też z kim, bo wiadomo, że jeżeli ktoś mi zadaje pytania na live'ie, no to chciałbym na nie odpowiadać, a tak wiecie, jakby jakieś tam było przerywanie, wchodzenie w słowo czy coś, no to wolałbym czegoś takiego uniknąć, nie? No ale zobaczymy. To jeszcze się ogarnie. Czemu nie nagrywasz filmików z Agą? Nie nagrywam filmików z Agą, bo Aga jest w ciąży i nie chcę jej po prostu ciągać na odcinki aktualnie, nie? Spoko by były akcje z widzami, na przykład kiszonka, ziemniaki itp. na oryginalnych maszynach. No, taki jest plan, żeby na razie zacząć na oryginalnych maszynach, ewentualnie gdzieś tam przyszłościowo to można by było jakieś modyfikacje sobie na serwer wgrać i po prostu osobom, które będą miały wejść do gry, no to po prostu będzie się te modyfikacje wysyłało, nie? Nieznany Rolnik 13, pozdrawiam serdecznie. Czy będzie z modami? Na początku na pewno nie, bo na początku chciałbym trochę przetestować ten serwer, jak to będzie się grało. A jeżeli wszystko będzie cacy, no to gdzieś tam przyszłościowo te modyfikacje będziemy mogli sobie oczywiście grać. Ale to zobaczymy. Pole zmienione na działkę, czasami kiedyś wyrastały jeszcze pojedyncze kłosy rzepaku, ale trawa piękna i przejrzysta, no to gratuluję. Gratuluję i zazdroszczę, nie? Czym zaręczasz na ryby i kiedy będzie następny vlog z ryb? Kiedy będzie vlog z ryb? Słuchajcie, w czerwcu na początku jadę na ryby na 3 dni. Także wtedy na pewno jakiś materiał dla was nagramy. A co, czy będzie coś szybciej, to tego wam nie powiem, bo naprawdę nie wiem. Myślałem, że będzie chociaż 10 minut, jesteś super. No widzisz, nie udało ci się. Kuba, cześć, jak tam Dzionek leci? Pozdrawiam dla ciebie i dla ekipy. Dzięki wielkie, pozdrawiam również bardzo serdecznie ciebie. Natomiast jak mi Dzionek leci, leci bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie każdy ma też dobre mikrofony i byłaby pewnie straszny chaos na streamie. No dlatego mówię, że raczej tutaj bym chciał uniknąć jakiegoś tam wspólnego gadania, ewentualnie z osobami, które gdzieś tam znam, które gdzieś tam ten ogarnięty mikrofon będą miały, tak? Żeby to jakoś po prostu brzmiało na live'ie. Ale jakieś wspólne granie na pewno będziemy robić, z tego względu, że no obiecałem, że będzie granie na live'ie, na multiplayer z widzami. Najpierw myślę, że zagramy sobie z moderatorami. Na pewno uruchomię też możliwość wspierania kanału i wtedy będzie właśnie gry ze wspierającymi. Na pewno będziemy sobie też robić, niekoniecznie na live'ie, ale wspierający będą mogli po prostu sobie wchodzić na ten serwer nawet poza live'ami i po prostu sobie na nim pogrywać, tak? Także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na wersji V2 miałeś Ursusa 355 i 60, na V3 miałeś Deutschfahra i jakiegoś Ursusa z ciężkiej serii. No właśnie, i tutaj jeśli chodzi o V3, to według mnie typowa polska wieś V3 była najlepsza. Może się jakoś uda złapać na granko? No myślę, że bez problemu, nie? Się uda. No jeśli chodzi o mnie, to pytaj Adama, on ci powie, jak się ze mną gadało, a ile beki było. No domyślam się, Jankes.
Jak oceniasz kartę GTX 1650? Nie wiem, nie znam tej karty graficznej, także ciężko mi jest cokolwiek na ten temat powiedzieć. W czerwcu spróbuj ustawić się na lina już. Sachar, no taki jest plan, żeby z tatą ruszyć w czerwcu na lina i myślę, że uda się coś połowić. Jakiego aparatu do nagrywania używasz? FS Team? Aktualnie mam Lumixa, Panasonic Lumix G80. Jestem naprawdę mega zadowolony, nie? Z tego aparatu. Czym nęcisz, Kacper? Różnie. Różne kulki kupuję. Pelety, jakieś tam miksy, kukurydzy z konopią, tam wiesz. Naprawdę można powiedzieć, że wszystkim czym idzie. Co mi w rączki wpadnie. Nie mam żadnych swoich tam ulubionych rzeczy. Ja mam przed gospodarstwem około 20 arów trawnika, który jest skoszony raz do roku kosą na kiju, bo naszą kosiarką dyskową się tam nie wiedzie. No nie no, ja akurat tutaj koszę kosiarką spalinową, ale no trawnik mam naprawdę, można powiedzieć, że trochę kiepski. Mam nadzieję, że w tym roku uda się to trochę bardziej ogarnąć, nie? The Hunter będzie o 21.30, tak? Tak, dokładnie, zgadza się. Za 45 minut, można powiedzieć, idziemy sobie do Hunterka. Co ze starą kierownicą? No stara kierownica raczej zostanie, tak awaryjnie w razie czego. Gdybym gdzieś tam jakąś awarię w przyszłości miał korewnicę, to zawsze będę miał też jakąś na zmianę, tak? Więc raczej sobie ją po prostu zostawię, nie? Zagrasz kiedyś FIFA 12 na live? FIFA 22 na live? Raczej nie, raczej w FIFA chyba grać nie będziemy. Wolę tutaj, mówię, grać sobie w The Huntera czy w Rocketa, nie? Mogę się dowiedzieć, o co chodzi z Odzera V2, bo było na odcinku, ale nie rozumiem. Wytłumaczysz mi? Nieznany rolnik, chodzi tutaj o to, że jeżeli dosyć szybko nam pójdzie seria Odzera do Farmera, jeżeli dosyć szybko ją skończymy, no to po prostu będziemy chcieli sobie, słuchajcie, zrobić kolejną serię Odzera, tak? Więc zobaczymy. Alter, za 45 minut niestety trzeba iść do pracki. Uuu, kurde. Czyli na nockę dzisiaj tam. Trzecia zmiana. Oj, co jest? Gdzieś wjechałem bizonem. Może o 21 rajdy, a potem Hunter. Nie no, pogramy sobie tutaj jeszcze trochę w tego, w farminga. Zobaczymy, słuchajcie, jak nam szybko pójdzie z tym. Tą orką, bo chciałbym tutaj po tej kukurydzy sobie też orkę ogarnąć. 5 minut czekania, pozdrowienia. Byłeś kiedyś w stawiskach albo żelazkach na Podlasiu? Na Podlasiu niestety, ale nie byłem. Kurde, przez to, że czytałem czat, zapatrzałem się i niestety mamy, znaczy niestety, stety mamy kolejny pełen zbiornik. Pamiętaj o podaniu ustawień. Daber, postaram się pamiętać, chociaż z moją pamięcią to jest akurat ciężko. Wiesz, jak naprawić błąd w szybkim wyszukiwaniu, nie szuka plików i komputer się zamula? Nie mam pojęcia, Piotr. Niestety, ale nie pomogę. Na Podlasiu grecki nigdy nie byłem. Także niestety, ale nie. Czy masz ten kanał rybacki? Wiktor, nie mam. Nie mam kanału rybackiego. Dobra, sypiemy kolejny zbiornik. Siema Bronek, pozdrowisz. Filip Wodras, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Dobra, sypiemy. Ładny widoczek. Tutaj ten zetor mega fajnie się komponuje z tym bizonem. I myślę, że gdzieś tam przyszłościowo może na sąsiadów takiego zetorka sobie kupimy, albo coś, ten deseń, zobaczymy. 75%, czy uda nam się dogłosić to całe pole? Dziś coś średnio z tym live'em. Dlaczego średnio, Aleksander? Czemu średnio? O co chodzi? Według mnie jest całkiem dobrze. Zetora zgaś, po co mam go gasić, jak w sumie zaraz będziemy musieli go odpalać znowu i zjeżdżać na gospę, żeby sobie oczywiście kukurydzę do silosu wsypać. Co sądzisz o mapie Osada? Co sądzę o tej mapie? No myślę, że warto ją pobrać. Warto sobie pograć, bo naprawdę mega kozak, nie? Połowa osób jak zawsze, no Aleksander, tak czasami bywa, ale 700 osób to i tak jest mega dobry wynik. Jakie kanały wędkarskie oglądam? W sumie można powiedzieć, że oglądam tylko dwa kanały. Oglądam Fishing with Ace i oglądam Bergara i oglądam też Imoda w sumie. No to można powiedzieć, że trzy kanały oglądam, tak? Można by było kiedyś z tobą zagrać na przykład w FS19, w 19 raczej nie, ewentualnie jak będę robił, słuchajcie, gry z widzami w 22, to wtedy będzie możliwość. DTV Rolnik, siemanko. Nie, no tutaj nie ma co gadać, bo 700 osób na live to i tak jest bardzo dużo, nie? A podejrzewam, że dzisiaj też sporo osób korzysta z pogody, bo no jakby nie było, dzisiaj pogoda, przynajmniej u mnie, jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. No teraz już się troszeczkę ciemno zrobiło, można powiedzieć 21 dochodzi, więc się ściemniło, no ale tak czy siak cały dzień dzisiaj naprawdę było bardzo, bardzo ładnie.
Kiedy jakiś dwóch z dużych gospodarstw pyra? Nie mam pojęcia, ciężko mi jest powiedzieć. Przyczepa full, ty masz 90% w kombajnie. No, prawdopodobnie uda mi się skosić to na całym zbiorniku. Ksepka 00, pozdrowienia dla ciebie i całej rodzinki, byczku. Dziękuję bardzo, dziękuję wielkie. Pozdrowienia oczywiście dla ciebie, żółwik leci. I pozdrawiam również serdecznie ciebie. Dzięki za donate'a. Skąd masz tego bizona? Z LS Portal. Jest do pobrania paczka bizonów na LS Portal i ten bizon właśnie w tej paczce tam jest. Także polecam sobie oczywiście to właśnie pobrać. Dobra, elegancko, mamy skoszone 97%. Kurde, nie dojedziemy do końca, nie? Czajcie to? No, prawie się udało. Ulubiony gatunek ryby, karp, sahar, wiesz co? Chyba tak, chociaż bardzo lubię jesiotry, jeśli chodzi o samo walkę ryby, łowienie, to jesiotry są fajne, amury, mega ładne rybki, bardzo lubię lina, bo lin to według mnie jest jednak z ładniejszych ryb, także jeśli Bronek wiesz, to w twojej okolicy największe gospodarstwo, ile ma hektarów, pyra, wiesz co? Ciężko mi jest powiedzieć, bo zależy też jaki obszar mam brać pod uwagę. Gdzieś tam to największe gospodarstwo wydaje mi się około 300 hektarów, tak? 200-300 hektarów to jest jedno z większych gospodarstw. Takich gospodarstw tych w mojej okolicy jest dosyć sporo, włączając tutaj też Mokrzyn, który ma ponad 200 hektarów, więc no takich gospodarstw, które gdzieś tam 200-300 hektarów mają, jest kilka, albo nawet kilkanaście w mojej okolicy. Ale całkiem blisko, co mają po 1000 hektarów, od takich gospodarstw nie ma. Musiałbym się przejechać troszeczkę dalej, nie? Dobra, teraz pytanie. Zostawmy sobie w sumie bizona na razie tutaj, bo i tak musimy z niego wysypać tą kukurydzę. Więc wysypiemy sobie z przyczepy najpierw i potem podjedziemy sobie tutaj do bizonka. Czy dalej pracuję w Mokrzynie? Nie, nie pracuję w Mokrzynie. Patryk, siemanko, jestem po komunii, pozdro. Pozdrawiam również, ja jestem też po komunii, bo byłem wczoraj, także pozdrawiam serdecznie. Żółwik, Patryk, dla ciebie i dzięki wielkie za donate'a. Dobra, zjedźmy sobie też tym zetorem oczywiście. Ja pracuję na gospodarstwie o powierzchni 2000 hektarów. No to mega fajna praca, co? Pewnie jakieś nowe maszynki. Idziesz już na Huntera? Nie, jeszcze nie idę na Huntera, dopiero o 21.30, słuchajcie. Przemo 5040, przepraszam. Witam serdecznie. Bronek wczoraj u komunii był. No, coś w tym jest. Dawaj w listopadzie akcja buraki. Nie mam tutaj buraków, także dopiero sobie zasieję prawdopodobnie na tym sejwie. No w ogóle ja byłem zszokowany w tym roku, słuchajcie, że komunia była w sobotę. Bo przeważnie te komunie gdzieś tam, tak jak pamiętam, zeszły rok, czy dwa lata temu, komunie były w niedzielę, a w tym roku komunia w sobotę, no byłem lekko zszokowany, no ale jak trzeba, to trzeba, nie? Gdzie te pieniądze z komunii? No ja swoich pieniędzy z komunii już dawno nie mam. ZTS wydany? Tak, jest. ZTS wydany. Oglądałeś farmę Clarksona? Nie, nie oglądałem takiego czegoś. Ja mam za niedługo komunię chyba jakąś. Ty, Michu, a nie swoją? Nie masz czasem swojej komunii teraz? Niedługo jakoś. Tak mi się wydaje. Joseph, tak, jest wydana. Mogę w sumie nawet ci pokazać prawdopodobnie. Poczekaj, muszę przełączyć sobie. Teraz pytanie, czy uda mi się znaleźć przyczepy, wywrotki? Prawdopodobnie ją znajdę, bo ona gdzieś tutaj była na tych pierwszych stronach. O, te przyczepy mega fajne, chciałbym je przetestować sobie. Może na sąsiadach uda się je kiedyś kupić, naprawdę fajnie wyglądają. Niemen Team, siema mordo, siema, elo. Kurde, no chciałbym znaleźć, żeby Josephowi pokazać tą przyczepę. Tutaj jest paczka jakaś HW60, ale to raczej nie jest chyba ta. Gdzieś one, słuchajcie, tutaj były. Jak nie na tej stronie, to na innej. Na pewno są wydane. Na pewno są wydane, bo mówię, no ja tutaj, tutaj jest paczka HW, ale one są kijowe. Tych nie warto pobierać. Zaraz je znajdziemy, bo na pewno jest paczka, nie? Tych przyczep HL-ek. HL-ek czy HW bardziej. Ale tu ich kurde nie widzę. Nie wiem, czy czasem one nie były właśnie wydane na ModHubie, nie? Tutaj jest 20 stron przyczep, ja zaraz będę miał prawdopodobnie wszystkie przejrzane.
ale teoretycznie skądś je na pewno pobrałem, także skądś je na pewno mam, na pewno nie są niewydane. Co mówi niewidoma do niewidomej, widziałaś to? No to taki konkretny suchar. Dobra, kurde, nie mogę tego tutaj znaleźć. Także Joseph prawdopodobnie będziesz musiał trochę pogrzebać, ale ja jeszcze idę zobaczyć, słuchaj, na ModHuba, czy czasem na ModHubie tego nie ma. Patryk, siemka Brączek, robiłeś może przebudowę na osadzie? Nie, nie robiłem przebudowy na osadzie, pozdrawiam serdecznie, żółwik do ciebie. Dzięki wielkie za donate'a. Kurde, przeglądam te strony, ModHuba teraz patrzę, czy czasem nie ma tych przyczep tutaj. Ale powiem wam, nie mogę ich znaleźć. O, dobra, jest, są. Są. Proszę ja ciebie, Joseph, są one wydane. Tutaj w kategorii oczywiście przyczepy HW80 Trailer Pack. Także sobie je na pewno znajdziesz. I to są prawdopodobnie chyba te, z których ja korzystam, bo one mają właśnie naprawdę sporo tych konfiguracji, nie? Więc no warto je pobrać, bo naprawdę są mega spoko. Dobra, wysypujemy sobie, słuchajcie, tą kukurydzę. Dziękuję bardzo serdecznie, ależ proszę. Dobra, weźmy sobie, tylko przełóżmy te widły stąd, żeby one mi tutaj nie przeszkadzały. Kiedy film z Krzyszkiem z Agrokuzynów? Nie mam pojęcia, czy taki film w ogóle będzie, bo teraz z wakacji no raczej dużo czasu nie będę miał na jeżdżenie, jak córa mi się urodzi. Dobra, wysypmy sobie. Dlaczego Ania spadła z rowerka? Bo nie miała rączek. Puk, puk. Kto tam? Na pewno nie Ania. Ja pierdzielę. Hunter będzie? Tak jest, zgadza się. Hunter będzie około godzinki 21.30. Jesteś strażakiem? No, jeszcze niepełnoprawnym, bo jeszcze nie mam kursu zrobione, ale jeżeli się wszystko uda, to w tym roku będę chciał zrobić. Nie przeszkadza ci ten komunikat o aktywowaniu Windowsa? Groszu, wiesz co? Przyzwyczaiłem się już do tego i nie przeszkadza mi. Dobra, weźmy jeszcze trochę dalej, cofnijmy. Gdzie masz gospę? Gospę, słuchaj, mam na oryginalną gospę między polem 31 a 1, można tak powiedzieć. Także tak to wygląda. Gospa jest oryginalna, tutaj tak jak mówiłem, jest w sumie, są dwie gospy. Dwie gospy na tej mapie, jedna z krowami, druga ze świniami. Ja tutaj skorzystałem z tej z krówkami i mega mi się ona podoba. Podoba się dla jego. Ja byłem w szoku, że u was zawsze w niedzielę, a w sobotę. Tylko w tym roku u nas zawsze w sobotę, województwo śląskie. No nie, no u nas ogólnie, jeśli chodzi o komunię, to zawsze były niedziela, nie? Jaką kierownicę chcesz kupić? No tutaj mocno się zastanawiam właśnie, jaką kierkę sobie zakupić. I jeszcze sam w sumie nie zdecydowałem, ale to wszystko się w sumie okaże, nie? Kurde, tak sobie teraz myślę, przecież ja bym mógł w sumie kombajnem podjechać i od razu sypać do żmiki. Po co ja mam wsypywać specjalnie na przyczepę, skoro możemy sobie to od razu wsypać do silosa. Tylko teraz tak, z tej przyczepy musielibyśmy w sumie też sobie przesypać do silosa, bo mamy tutaj oczywiście rzepak. Czym się różni murzyn od roweru? Na rower jak założysz łańcuch, to nie zacznie rapować. Potrzebuję pomocy, czy ktoś mi podrzuci linka lub nazwę jakiegoś motocykla z silnikiem Kawasaki lub jakimś dobrym do 10 tysięcy złotych. No ja niestety nie pomogę, bo się na tym nie znam. Nie wiem czego, ale wyobraziłem sobie ciebie, jak na live syrena zawyje, a ty się zrywasz z fotela i biegniesz do straży. No pewnie kiedyś tak będzie. Myślę, że jak już będę miał kurs zrobiony, to raczej taka sytuacja się przytrafi, nie? Także wtedy Aga przejmie stery na live'ie. Mam nadzieję. Pozdrawiam ciebie i całe MST. Mam pytanie, ile kosztuje lizanie dupy dla Aleksandra przez całą ekipę MST? No niestety nie da rady, żeby zakupić coś takiego. Nie do końca wiem, o co chodzi, bo ja nikomu dupy nie liżę w każdym razie. No ale pozdrawiam, dzięki za donate oczywiście. Śmieszą mnie zawsze takie donate'y. No ale cóż, donate to donate, nie? Tak by nie było. Nie wiem, odnośnie tego to ja nie twierdzę, że ja komuś, nie wiem, dupę liżę albo coś, nie potrzebuję przynajmniej czegoś takiego. Nie, to ludzie. Aleksander, o co tu chodzi? Weź mi powiedz, o co chodzi, bo ja nie mogę zrozumieć. Aleksander po prostu zaoferował swoją pomoc w przerobieniu, przekonwertowaniu, można powiedzieć, bardziej kilku modyfikacji, które gdzieś tam
były nam potrzebne na sąsiadach, czy na posąsiedzku. Więc no, tak to wygląda, nie? Zaoferował swoją pomoc, my z tej pomocy skorzystaliśmy i tyle. Ksepka 00, w jakiej miejscowości będą te pokazy kukurydzy kiszonkarskiej? Wiesz co, dokładnie to jest Rokiciny? Rokiciny ta miejscowość chyba się nazywa, tak mi się przynajmniej wydaje. W każdym razie pozdrawiam, na pewno będziemy jeszcze, słuchajcie, informować was odnośnie tych pokazów. Dobra, trochę nierealnie, mam nadzieję, że nie zrobicie ankiety na mnie, że tak nierealnie to wysypuję. No ale sami widzicie, że słuchajcie, podjechałem idealnie na drzmijkę. I niestety, ale nad drzmijką tego wysypać się po prostu nie da, więc musimy wysypać to tak jakby na ziemię, no ale niestety, tak to już bywa. Siema Brączyk, widziałeś już dzisiejszy Funny Moments z MST? Tak, Pertix, jestem na bieżąco z twoimi Funny Moments. Także wszystko widziałem, spokojnie. Oglądałem. Brączek, wiesz, że wyjdzie nowa mapa do Huntera? Tak, wiem, widziałem. Dzisiaj sobie na pewno, słuchajcie, obejrzymy trailer tej mapy, bo jestem aż tam ciekawy. A jeszcze tego trailera nie oglądałem. Dlaczego nie będzie u Krzycha, pokłóciliście się czy co? Może u Krzycha też będą te pokazy, tak mi się wydaje. Ale po prostu chcieliśmy coś zorganizować tutaj u nas, nie? Wiecie, że w miejscu, gdzie był 5.1 czarnogłosy diament, o tej samej godzinie będzie i róbcie to szybko, bo będzie resetacja populacji z nową mapą. Nie za bardzo skumałem, o co chodzi w tym twoim komentarzu, ale mniejsza o to, pozdrawiam serdecznie. Czy wrócisz do save'a na Zdziechowie? Kuba raczej nie, z tego względu, że na Zdziechowie mamy serię z sąsiadów. Więc też nie chciałbym, wiecie, grać na serii i na live'ie jednocześnie na tej samej mapie, bo to moim zdaniem bez sensu, nie? The Hunter o 21.30. Tak to już bywa, dziecko jest, chłopa nie ma. A to nieprawda, tak mi się przynajmniej wydaje. Znaczy, Bolek już do mnie w styczniu pisał, a później mi Adam, więc bardziej ja z grzeczności pomogłem, ale ludzie teraz mi piszą, że na was się wybiłem albo że jestem czopkiem. Czasem akurat czopkiem. Aleksander, nie ma co sobie brać do bani takiej rzeczy. Po prostu pomogłeś i tyle. Kamil, czy jesteś osobą, która rano nie ma problemu ze wstawaniem, czy jesteś nocnym markiem? Kamil, wiesz co? Zależy. Zależy. Często jest tak, że jeżeli mamy jakiś serial, oglądamy za jakiś serial, to potrafimy siedzieć do drugiej, trzeciej i go oglądać, a potem rano jest problem ze wstaniem. Ale ja tutaj wstaję w sumie, można powiedzieć, codziennie o tej samej godzinie, czyli o 7, ewentualnie 7.10. Z tego względu, że zawożę małego do przedszkola rano, więc tak czy siak muszę wstać. No i potem już po prostu nie idę spać, tylko o 8 siadam do kompa i coś tam ogarniamy, czy serię, czy ogarniamy save'y, czy nagrywamy. Także od 8 można powiedzieć z bolkiem już siedzimy przy komputerze po to, żeby gdzieś tam tę serię przygotować. Ewentualnie od rana z bolkiem, jak jesteśmy sami, to nagrywamy dla was Huntera, nie? Dawaj The Huntera już, please. Nie no, spokojnie, tak jak mówiłem, Hunter 21.30, więc jeszcze 20 minut na pewno w farminga sobie pogramy. Z tego względu, że dzisiaj przede wszystkim chciałem w ogóle całego live'a grać w farminga. Nie chciałem w ogóle na Huntera iść, bo ostatniego live'a graliśmy całego, można powiedzieć, w Huntera. Mordo, jak chcecie grać bardziej realnie, to róbcie orkę po rzepaku lub głębosz, bo wiecie, długie korzenie ma rzepak. No tak, tylko wiesz, teraz gdybyśmy mieli robić za każdym razem orkę po rzepaku, no to trochę tej roboty byłoby zbyt dużo, nie? Więc raczej chyba odpuścimy sobie to oranie. Może jakaś orka? No kurde, jakbyś mi czytał w myślach, właśnie jedziemy orać po kukurydzy, nie? Właśnie jedziemy orać po kukurydzy, jestem ciekawy, jak ten Zetor będzie wyglądał z tym pługiem. Kurde, z jednej strony niby fajnie. Ale niezbyt fajny klimat. Według mnie ten Zetor do tego pługa nie pasuje. Kurde, a czy czasem nie wyszły jakieś pługi dzisiaj? Uniatur. Ciekawy jestem. Ja jestem ciekawy, słuchajcie. Czy ten pług by pasował do... Kurde, do czwórki fajny. Ale zajebiście on wygląda z tą czwórką, nie? Dziwnie wygląda, no właśnie dziwnie, też mi się tak wydaje, ale no tutaj jeśli chodzi o ten pług, to on będzie raczej chyba kiepsko wyglądał do tego ZPS-a, nie? Czy będzie wyglądał? On ma 100 koni wymagane, więc w sumie nie za dużo. Fajny pług, ale do ZPS-a raczej nie za bardzo. A wiecie co? W sumie pobierzemy sobie go, zobaczymy jak on będzie wyglądał, bo co tu oprócz tego w sumie żadnych innych pługów nie ma.
Jest jakiś agromasz piątka, no ale ten agromasz mi się nie podoba. Jest ogólnie, powiem wam, problem z pługami, nie? Pobierzemy sobie ten pług i zobaczymy. Ja bym zmienił ZTS, a dla mnie ma za małą skalę. Serio? Za małą skalę myślisz, że ma? No ale zobacz, porównajmy go. No co ty, Jankes, co ty gadasz? Zobacz. Nie ma za małej skali. Zobacz. Porównaj ZTS-a do tego, do Zetora. Portery. No według mnie... według mnie skala jest ok. Kurde, muszę sobie otworzyć okno, bo tu jest tak gorąco w tym pokoju. No właśnie, no nie wiem, no według mnie, ogólnie jeśli chodzi o skalę tego ZTS-a, to względem Fortery jest naprawdę spoko, no ale ten pług, no to... No nie wiem, kurde, jakoś tak według mnie on nie wygląda, ale chyba sobie go zostawimy, bo... No mówię, no pobrałem tamten, to Unia Tour, ale nie wiem, czy on będzie dobrze wyglądał. On jest, czekajcie, ile? Pięcioskibowy. Kurde, może, dobra, zobaczymy. Zapiszę sobie, wyjdę i... I zobaczymy, jak on będzie wyglądał w grze, ta Unia Tour. Myślę, że to będzie pług, który będziemy mogli gdzieś tam przyszłościowo sobie zakupić właśnie na serię z sąsiadów. Dla mnie to jakiś taki mało masywny. Wiesz co, może przez to, że koła nie są chyba szerokie. Darek 9226, ZTS paczka wyszła na LS Portal i LS World. Dokładnie tak, macie rację, że wyszła. Dobra, ja sobie palę save'ika oczywiście, zaznaczymy sobie, żeby było. Pokażę ustawienia graficzne, jak będziemy wychodzić. Spokojnie, zdążymy. Mi osada siedzi tak 8 na 10, bo mało budowli. No, nie każdemu ta mapa będzie się podobała. To jest akurat zrozumiałe, że no, nie każda mapa każdemu podpasuje, tak? Ale no, według mnie mapa jest naprawdę mega spoko, klimatyczna i w ogóle zajebista. Patryk, ja jestem wojskowym. Pozdrawiam dla czatu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Żugor dla ciebie. Dzięki wielkie oczywiście. Dobra, zobaczmy sobie ten pułk, jak on będzie wyglądał. Co to kuźwa jest? To nie są chyba te. No tu jest jakiś jeszcze Forshaj, ale ten też w ogóle nie. Tutaj są PHX, no ale one ktoś ma przerobione je i tutaj... No, fuj. Unia Tour, 4 plus 1. Co tu można jeszcze założyć? Kurde, no 100 koni. 5 skip tylko, no do ZTS-a 5 skip, według mnie to trochę... O! No kurde. Tak to wygląda ciulowo, ale na tych resorach to już tak wiecie. Trochę masywniej, nie? Kolor podstawowy, możemy sobie zmienić na bardziej stary? No nie wiem, nie widzę dużej różnicy w sumie, tak sobie zostawimy. Ustawienia kół, co tu można dać? Kurde, fajny ten pług, powiem wam. O, najlepsze chyba... Ten bieżnik fajny. Ale to kółeczko mi się też... To, chyba to kółko mi się najbardziej podoba. Z takim, wiecie, zwykłym. Piotrek Diak, siemanko, witam serdecznie. Co tu można jeszcze dać? Krój? Krój 2, dobra. A Agrotim Laski, bo jest na Bednarach, jak tak, to w krój dzień polecasz jechać. Jeżeli będę, to na pewno w niedzielę, ale czy będziemy, to nie wiem, zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie, żubik dla ciebie. Dobra, kupimy sobie za 10400. Oczywiście tamten pół w sumie sprzedamy, bo on nie będzie nam potrzebny. Za 17 tysięcy, to jeszcze dosyć dużo zarobiliśmy za niego. Zresetujemy sobie na sklep, zobaczymy, jak ten ZTS w ogóle, słuchajcie, będzie z tym pługiem wyglądał. Będzie trochę za duży do niego, na pewno, nie? Koło taczki, no coś takiego. Siema wariat, siemano. Szymik, siemanko. Chodziło mi o to, że w miejscu, gdzie widzieliście, tam on będzie, ale jak wyjdzie nowy rezerwat, to go już nie będzie. Wiem, bo się znam. No tam, jak się znasz, to się znasz. Dobra, wiecie co? Tak czy siak wydaje mi się, że... Tak czy siak wydaje mi się, że ten pług wygląda dużo lepiej niż tamten kun obracany, nie? Ej, no kurde, całkiem fajny zestaw się nam zrobił z tego. Według mnie pług naprawdę jak najbardziej na plus. Naprawdę wygląda spoko. Do Fortery go bierz. Nie no, chciałem ZTS-em sobie porać, ale i tak sobie zostawimy, bo naprawdę fajnie wygląda.
mało masywny ZTS. Kurde, może bym mu poszerzył koła, ale nie, mi się akurat w takim wyglądzie podoba, nie? Kiedy The Hunter? 21.20-30, gdzie zaczniemy sobie grać. Jaki masz dupowóz? Jeżdżę Turanem. Volkswagen Turan. Dawaj taki zestaw na sąsiadów. No byłoby to zajebiste, nie? Jakby taki zestaw na sąsiadach był. No zobaczymy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Czy będzie dziś Hunterek? Tak jest, zgadza się, będzie. Daj szersze laczki do ZTS-a. No właśnie nie, bo wtedy według mnie on będzie taki zbyt masywny, jeżeli damy szersze laczki mu. Dlatego wolę zostawić sobie takie, jakie mam teraz, aktualnie. Daj mu szersze opony. Zostawiamy na razie tak jak mam, może sobie kiedyś zmienię. Podczep do małego Zetora. Nie no kurde, ten pług będzie za duży do małego Zetora. To czteroskibowy do małego Zetora byłby za duży, nie? Na pewno. Zestaw kozak lepszy od bizona. Coś w tym jest, Kamil przybyła. Czemu ten ZTS brzmi jak Ursus 904? No ja już tutaj mówiłem na temat tych dźwięków, że te dźwięki są naprawdę bardzo słabe w tym ZTS-ie. Więc też nie ma co wymagać od niego nie wiadomo jak dużo, ale tak czy siak, no pod względem wykonania modelu jest naprawdę spoko, nie? Agromichu po live ewentualnie, dobra? Dobra, teraz tak, pytanie, jak my to będziemy tutaj orać, żeby to jakoś w miarę wyszło, czy w kółko? Chyba najlepiej by było. Najlepiej by było chyba w kółko orać. Albo w sumie możemy sobie tutaj rozorać to. Na środku zrobić sobie zagon. O, w sumie nie jest to głupie. Czekajcie, to najłatwiej będzie w sumie pociągnąć od razu od początku. Od początku sobie pociągniemy przejazd. Już dawno nie orałem pługiem zagonowym. Ale tutaj myślę, że tak sobie zaczniemy i będzie to całkiem spoko. Bieg jakiś dobry znajdziemy. Kurde, za szybko on jedzie. Takie 10 na godzinę by było spoko. Kurde, co, ja mam C1 i... Czekajcie, ja muszę rozkminić te biegi tutaj. A dobra, B1. O, B1 i on przynajmniej jakieś obroty teraz trzyma. No, animację pług ma. Wygląda moim zdaniem naprawdę spoko. GPS-a sobie oczywiście wyłączymy. Ale jest naprawdę, naprawdę spoko. Polecam każdemu. Bo wykonanie tego pługa według mnie jest naprawdę dobre. Na nowym rezerwacie będzie 19 odmian zwierząt, a 60% to chyba będzie ptaków. No ja tutaj akurat na ptaki nie za bardzo lubię polować, także nie cieszę się z tego. Wolałbym, żeby gdzieś ta zwierzyna była trochę większa, nie? Do polowania, no ale cóż, no co będzie, to będzie. Mówię, wyjdziemy z farminga, jak będziemy szli na huntera, słuchajcie, to sobie lukniemy. Lukniemy sobie na to, jakie tam zwierzęta będą, bo teoretycznie na tym trailerze powinny być pokazane, tak? Na sąsiadach musicie trochę w nowe maszyny zainwestować, żeby tak nie odstawać od Adama i Tenasa. Agrosiarcze, ale to właśnie chodzi o to, żeby gospy nie były takie same. Ja akurat wolę grać na starszych maszynach, nie ukrywam. Tym bardziej na takiej serii jak sąsiadzi. Więc skoro będziemy mieli dużo pól, maszyny pod względem koni będziemy mieli też duże, to nie musimy mieć teoretycznie nowych maszyn. Możemy przecież mieć gdzieś tam właśnie coś pokroju tego ZTS-a i też będziemy sobie przecież dawać świetnie radę, tak? Nie musimy mieć nowych maszyn. Ty wynajmujesz mieszkanie, czy masz kupione, czy raczej mieszkasz w domu? Rafcio, ja mieszkam u swojej... w rodzinnym domu swojej żony, o tak powiem. Także nie mieszkamy, nie wynajmujemy, tylko po prostu... nie mieszkamy w mieszkaniu, tylko w domu jednym rodzinnym, tak chciałem powiedzieć. Nie wszystkie są na trailerze, no ale na pewno część zwierząt na pewno jest pokazana, nie? Na trailerze, także na pewno sobie to lukniemy, słuchajcie. Nad kątami od GPS-u masz, z jaką maksymalną prędkością ciągnik może jechać na danym biegu. No widzę właśnie, 12,4 km, tak? Na tym biegu teraz mogę jechać. Można powiedzieć, że jesteście na równi, bo chłopaki mają Holanda, wy macie kasy na koncie. No zresztą, jak znacie mnie i Bolka, to zawsze wiedzieliście, że my gdzieś tam lubimy te stare ciągniki. I lubimy na tych starych ciągnikach sobie grać i raczej tego będziemy się trzymali. Więc no nie spodziewajcie się u nas aktualnie żadnych nowych ciągników. Może gdzieś tam przyszłościowo, jak się trafi też jakaś okazja, tak jak chłopaków, to na pewno kupimy, nie? Pozdrowienia od oporowych chłopaków z Szaniaw. Kasper, dziękuję bardzo, pozdrawiamy bardzo serdecznie oczywiście chłopaków z Szaniaw. Żółwik dla was, bardzo, bardzo dziękuję. Także, no mówię, no na razie zostaniemy przy starych maszynach, jeżeli się trafi jakaś okazja, to na pewno pójdziemy też w coś nowszego, ale na razie nie mamy takiego zamiaru, bo tak.
Dlatego chcemy wrzucić sobie w sumie te maszyny, które byśmy chcieli gdzieś tam przyszłościowo kupić. Może się trafią na okazjach. A co tutaj mamy na okazjach? O, słuchajcie, prasa. Ja pierdzielę, prasa się trafiła ta, którą mamy na od zera do farmera. I trafił się jeszcze z modyfikacji Steyr. Także aż jestem w szoku, że dwie rzeczy z modyfikacji się trafiły, nie? Bo to jest akurat rzadko spotykane. Jankes, trzymaj się, dzięki, że byłeś. Na razie, chodź do następnego. Kiedy na Neptuna zdziechów, Aleksander, wiesz, to dopiero na przyszły sezon, nie? Także jeszcze troszeczkę na niego musimy poczekać. Daber, pamiętam. Siema Mariusz, mapa to oczywiście osada. Miłego granka. Tak jest, miłego granka dla Jankesa. Nie wiem, co o tym sądzisz, ale według mnie dźwięki tych polskich cienków w FS22 są za ciche. Coś w tym jest, ale ja tutaj też nigdy za głośno tych dźwięków nie ustawiam, że po prostu na odcinkach było mnie dobrze słychać to na live'ach, nie? Więc akurat mi to nie przeszkadza. Jak poznałeś Agę, powiesz proszę, ja Agnieszkę poznałem u jej siostry na 18, bo z jej siostrą chodziłem do szkoły. Tymek, ja spadam, bo jutro muszę wcześniej wstać, siema, trzymaj się Tymek, na razie ho, żółwior dla ciebie, pozdrawiam oczywiście bardzo serdecznie ciebie i do następnego live'a, mam nadzieję, pozdrawiam. Nowy traktor na od zera? No będzie, na pewno będzie. Ja się tak spieszył z nim. No Aleksander, no teraz już jesteśmy po wykopkach buraków, także co, no ewentualnie możemy go kupić już na kolejny sezon, tak sobie. Piotr Mękina, pozdrawiam bardzo serdecznie, siemanko. Gram na tym pługu i z wzrostem 12-24 wygląda super. No tutaj do ZTS-a też nie mogę gadać, bo fajny zestawik się zrobił. No też wygląda spoko. Mógłby być większy, jeszcze ta jedna skiba, można powiedzieć, że mu brakuje do ZTS-a, ale nie ma tragedii. Na nowej mapie będą kaczki, gęsi, lisy, jenoty, zające, borsuki i bobry. O kurde, do średniej drużyny, takie jak ryś, wilki, renifery, jelenie, białogonowe, niedźwiedzie, brunatne i łosie. No to kurde, powiem wam, że spoko zwierzyna. Fajnie, że tej mniejszej zwierzyny też jest sporo, nie? Enrix, dużo mi ominęło, bo przez jakieś 35 minut nie miałem prądu. Enrix, to ci współczuję, ale nie ominęło cię dużo. Skończyliśmy sobie żniwa kukurydziane i teraz robimy sobie orkę. Siema, dopiero na live'a wbiłem, bo akcję mieliśmy, stadoła płonęła. O kurde, to współczuję. Fajnie, że tutaj oni, te samochody mi ustępują pierwszeństwa, nie? Ja też zmykam, trzeba się wyspać, bo jutro pierwsza jazda samochodem. O kurde, Sachar, to ci powodzonka życzę w takim bądź razie. Co mam zrobić, jak tekstura orki jest płaska, a tak... A nie taka jak u ciebie, ale u mnie też jest tekstura orki płaska, przecież. Przecież to nie jest 3D. Siemka malutki, siema mordeczko. Gramy dzisiaj w The Huntera? Gramy w Huntera. Słuchajcie, o 21.30, także za niedługo. Mam nadzieję, że zdążę chociaż to pole sobie zaorać. Mam pytanie, czy na osadzie jest od razu fajne oświetlenie? Jan Bukowski, wiesz co? Nie wiem, bo ja jak pobrałem osadę, to od razu wgrywałem swoje oświetlenie. Także nie wiem, jak wygląda osada na podstawowym oświetleniu, nie? Nie mam pojęcia. Dawajcie w przyszłości tego mniejszego Steyra na sąsiedzi. No, zobaczymy. Nie wiem, czy ten Steyr by wyglądał na sąsiadach, wiecie? Ciężko jest powiedzieć, bo zależy, wiecie, zależy jak będzie wyglądała w przyszłości też nasza gospodarka. Zależy, jakie będziemy mieli maszyny. To jest wszystko, wiecie. Kwestia czasu, zanim się uda do takiego momentu dojść. Słuchajcie, ja zaraz wracam, idę do toalety, także nie uciekajcie. Za chwilę jestem.
Kurna, mnie tu nie ma, a wy tu mnie rajdujecie. Pozdro od Pipcia i Miecia. Dzięki chłopaki, dzięki, dzięki. Pozdrawiam was również. Żółwik dla was i piąteczka. A, serducho też macie. Dzięki, pozdrawiam, pozdrawiam. Pozdro od Pipcia i Miecia. W końcu przynajmniej chłopaki mnie trolują. Ładnie napisali. Pozdro od Pipcia i Miecia. Przynajmniej wiem od kogo. Wiem komu podziękować. I oczywiście bardzo chętnie się odwdzięczę. Łamaj barze! Co to wjechało? Lolek, elo Brączek, jak tam minął ci weekend? Sprawdzałeś może ten kanał, który ci poleciłem? Magic Music Mix. I sprawdzałem, Lolek. Ostatnio sobie puszczałem... tego seta w aucie, także sprawdzałem, dzięki za polecenie. Pozdrawiam oczywiście serdecznie ciebie. Bronek prankowany, kurwa, wiedziałem, że ktoś mnie prankuje, idę zobaczyć teraz. Oszukany rajd. Poczekajcie, Lolek, dzięki bardzo za donate'a oczywiście, wielkie, wielkie pozdrowienia, żółwik dla ciebie. I na pewno na tym kanale, który mi wysłałeś, zostanę na dłużej. Także pozdrawiam cię serdecznie, wielkie, wielkie dzięki, serducho oczywiście ode mnie. Jeszcze raz żółwior, dziękuję za tak dużego donate'a, ale teraz ja muszę iść zobaczyć, słuchajcie, o co tu chodzi, bo... Aha, to był prank, kuźwa, serio? Teraz, nie, myślałem, że ktoś mnie sprankował, że zrajdował mnie, kurde, ktoś, ale napisał, że pozdro od Pipcia i Miecia, a to wy mnie zrajdowaliście, a ja muszę sobie czat przeczytać wtedy do góry, kurde, wtedy ja wszystko wiem. Ale czekajcie, ale wyście się nie ugadywali wcale u góry nigdzie na czacie. Dawaj, ta piszemy pozdro Pipcia i Miecia. Dobra. Czyli dałem się wrobić, no tak. Tak już czasami bywa. Lolek, naprawdę fajny kanał. Bardzo dziękuję za to, że mi poleciłeś. Wielkie, wielkie dzięki jeszcze raz. Żółwior dla ciebie, serduszko ode mnie. Dobra ludzie, teraz pomijając to prankowanie mnie. Nie, dziękuję oczywiście za pranka, naprawdę wyszło wam, no trzeba przyznać. Ja tu już Pipciowi i Mieciowi dziękowałem. No ale mniejsza. Pomijając te pranki, tutaj serduszka zostawcie na czacie dla Lolka za tak dużego donate'a. O to was tutaj poproszę, żebyście to zrobili, bo Lolek tutaj, no sami widzieliście, dał czadu. Pięknie mordy, dzięki, że udało nam się. No udało wam się, no, no pierwszy raz w życiu widzowie mnie sprankowali na czacie, nie? Ale kiedyś musi być ten pierwszy raz, jakby nie było, nie? Śmiesznie musi być! Dobra, 21:21, nie kończymy tej orki, idziemy sobie zaraz na Huntera. Zrobimy sobie mały przegląd YouTube'sów, zobaczymy co tam się w ogóle dzieje. Zobaczymy co tam się dzieje, słuchajcie, na YouTube'sach. Są live'y, jest Pipciu Mieciu, który teoretycznie miał mnie zrajdować, ale mnie nie zrajdował, bo to wy mnie zrajdowaliście. No, także spróbujemy sobie kogoś zrajdować, co? Zobaczymy, może ktoś jeszcze ma z farminga, live'ika. My tu jesteśmy, o, proszę bardzo, jakiś mały kanał jest, live? Czy coś i dalej mówi? Kosimy. Dobra, dawaj, jedziemy. Zrobimy sobie rajda. Ile to jest? 51 minut temu. Dawać, ogień. Pozdro Brączka, jedziemy. Myślę, że tutaj warto wbić. Mały kanał, także warto wbić, pomóc. Wbijamy, pozdro Brączka, wszyscy piszemy. Myślę, że dojedziemy akurat do końca i wyspiemy się. Tylko lepiej się uda. I akurat zestaw zapewnił, także pierwszy zestaw pojedzie. W ogóle jak tam ceny kukurydzy, może uda nam się sprzedać jakoś w miarę możliwości. O kurde, nie gadajcie. Rajdzik od Brączka. Kurde, to już drugi rajdzik od Brączka, także pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie, Brączek, i dziękuję za rajdzika. Udało się. A sobie... Ale pięknie, że zobaczę. Się wjechali, nie? Na czacie. Ja pierdzielę. Kozak. Na YouTubie. Wiem, że widziałem tam właśnie, byłem na live'iku, oglądałem oczywiście. Dziękuję oczywiście też, dziękuję osobom, które tutaj przyszły. Pozdrawiacie, ja pierdolę. Dobra, lecimy dalej ludziska. Pozdrawiamy. Teraz spróbujemy, a dawać kogoś sprankujemy, co? Idziemy do samochodów.
I ma Hindla. Nie, patrzcie to. Ej, dawaj, bijemy do Konziego? Nie, spokojnie, my mamy... I pozdro od Isamu piszemy. Dawaj, bijamy i piszemy pozdro od Isamu. Polones, ale nie. Pozdro od Isamu, bijamy i pozdro od Isamu. Dawaj, wszyscy ogień. To jest to... Tylko piszcie pozdro od Isamu, nie zdradźcie mnie, nie? Co to się tak źle? No kur... Już pierwsza osoba pozdro od Bronka. Nic nie słyszę, taka głośna muzyka jest u niego. Elegancko, elegancko. O. Ta komenda, jak już ją ktoś wysyła, to masakra, nie? Dawaj, nie zdradźcie mnie, piszcie pozdro od Isamu. No to idziemy zobaczyć, kto to Isamu. Ale... No to poczekajcie. Dziękuję za rajda już. Bam, poczekajcie. Poczekajcie, chwila, bo... To... Poczekajcie. Bo ja nie wiem, kto tutaj ten, śmieszkuje sobie dzisiaj, nie? Super, Isamu, już idziemy to sprawdzić, nie? O, dziękuję, szanowny Brączusiu, dziękuję. Kurde, no nie udało się. Mordo, możesz sobie usunąć cofanie live'a, nie? A, przecież, kuźwa, cofanie live'a mam włączone. Dziękuję. Ja nie wierzę. Fajny Isamu, nie? Dzięki. Kiedyś przyjdziemy, jak będziemy silniejsi. Wiesz jak jest, nie? Dziękuję za rajzika. Dzięki. Dobra. Muszę wyłączyć cofanie live'a. I wtedy możemy kogoś prankować, nie? Czekajcie. Tylko teraz pytanie, czy ja mogę to zrobić? Cofanie live'a. Ponowne odtwarzanie czatu na żywo. To jest chyba to, tak? Nie. Kurde, mogę wyłączyć cofanie live'a? Zwaliłem. Nie wyłączaj. Dobra, ciul, nie będę wyłączał. Dobra, mam też pomysł. Poczekajcie. Nie wiem, czy to się uda. Wbijmy do Pipcia i Miecia i napiszmy pozdro od Konziego, dobra? Dawać, pozdro od Konziego, wszyscy. Wbijamy do Pipcia i Miecia, piszemy pozdro od Konziego. Ogień, wszyscy. Pozdro od Konziego piszemy. No live'a. To jest kurwa strasznie dużo, można powiedzieć. Nie wiem gdzieś ty było, ale... Idę serdecznie. Dawać, bijać, wszyscy ludzie, dawać. O, jeszcze 9 łapek do 400 łapek, to dobijamy, ludzie. Albo pozdro od Dekonzi. Kiedy mnie tak bracia polskiej farmie, no... Ile było? 3 dni temu chyba był live. Pozdro od Dekonzi. Mietkowski live tego, rajd dostałeś. To wiem. No chyba tak. Ale lepiej sprawdzić, bo coś mi tu... O, dobra. Co, pójdziemy na ModHuba wtedy, co? Jeszcze sobie popatrzeć. No dzisiaj trafiłem, widziałeś? Mam cię! Za mały spam, bo jakby był popatrzeć. Duży bus. Ale czemu, ej? Ja tego nie kumam. Jakby był mały, to był widać, wiesz o co chodzi. Jeszcze poza dekozji, to wiadomo. A ty, robaczku ty, brudko. Kozia brudka. Ja tego nie kumam. Ty Eskę nie wyłączaj. Tylko zostaw to. Nie, mi to od razu śmierdziało mi, to oszustem. A ty. A ty. No dzięki chłopaczku. Piąteczka. Pozdro. Dobra, ja nie jestem dobry w prankowaniu, także nie prankujemy, po prostu robimy rajdy i tyle. Oty. No, ale nie, to było widać, bo Konzi ma aktualnie no, 44 oglądających, więc teoretycznie gdyby robił rajda, to na pewno by nie było takiego rajda, jak zrobiliśmy teraz, tak? Czyli że cały czat był zasypany spamem, więc... No to było po prostu, można powiedzieć, że trochę podejrzane, no ale cóż, no niestety. Dobra, weźmy sobie, nie wiem, wpiszmy LiveFS22, czy ktoś w ogóle ma jeszcze live'a, jest Game Mixer, promowanie, Fielcona żeśmy rajdowali. DJ Killer ma live'a też.
ale tak poza tym patrząc, to w sumie oprócz tego Game Mixera chyba nikogo więcej nie ma. Możemy sobie go chyba spróbować zrajdować, co? A w ogóle coś godo? Łazapa żeśmy ostatnio rajdowali, także Łazapa sobie odpuszczę. Jozy Games. Jozy Games? Dobrze wpisałem? Jozy, jest Jozy. A Jozy ma live'a? Ma live'a. Wiosenne prace. Dobrze wspomniałem, naprawdę. Dobra, dawaj. I tak nieźle. Zmijamy rekord życiowy. I po zdrowia piszemy. Okej. Ja raz grałem prawie. A czemu już ktoś napisał uwaga, bo może zaraz Brączek tu wjechać z rajdem na czacie. Dawać, bijamy, pozdro, Bronka, piszemy, ogień. Nie tylko farminga, różne też gry. TS i tak jest. A ja w samego farminga. Proszę? A, farminga. A farminga to ktoś gra dużo gra. Pozdra od Brączka, o dziękuję bardzo. Również życzę miłego wieczoru. Brączek, ty ogólnie... Bardzo fajna sprawa, bo Brączek mieszkał bardzo blisko mnie. Tak? Nasze życie się tak połączyło, że Brączek, nie wiem czy dalej mieszka koło Bytowa. Aż chodzimy na live'a. Dziękuję za pozdro. Ty! Bardzo mega dziękuję. No ja mieszkałem blisko Kościerzyny. Także może Brączek będzie wiedział, o co chodzi. Ej, Josie, Brączek wygląda na twojego live'a, bo nie. To rzut beretem w sumie, jak spod Kościerzyny, to tam jest ile? 20 km ode mnie. Dziękuję bardzo, jeszcze raz serdecznie. Pozdrawiam również serdecznie. Fajnie, że rajd się udał. To rzut beretem. Jeszcze mieszkasz w tamtej miejscowości? No i do hit. No, dobra. Lecimy dalej wtedy. Fajne, udało się. Oczywiście tutaj, jeżeli słuchacie, to z polecenia. Teraz nie wiem kogo. Ktoś przyszedł na czat do mnie i napisał, żebym zrobił Josiemu. Tylko teraz poczekajcie, czy ja znajdę tą osobę. Ktoś napisał Jozy Games. Jest, w kanale. W kanale. Jozy Games ma FS22. Okej. Okay. To lecimy dalej. Spróbujemy sobie jeszcze kogoś zrajdować. Tylko teraz pytanie, czy ktoś tu w ogóle jeszcze jest. Time Emperor, żeśmy go rajdowali już też dużo razy. Także nie będę tutaj się wygłupiał i rajdował non stop. Macie kogoś jeszcze ludziska, czy nie? Siema Rolnik 5340. Siemanko, witam cię serdecznie. W jakiej miejscowości mieszkasz? Wiesz co, mieszkam niedaleko Bytowa. Można powiedzieć, że praktycznie w samym Bytowie. Kawałek tylko o Bytowa. Ola od Meduzy ma live'a. No to tam wiecie, ja wolałbym jednak rajdować kogoś w swoim bardziej temacie, w swojej, jak to się mówi, branży. Damian, mam pytanie. Żeby mieć obornik na osadzie, trzeba wybudować płytę obornikową? Tak, na pewno tak, bo tam obornik nie ma gdzie się pojawiać, więc musisz mieć płytę do obornika, nie? Tak mi się wydaje. Ja se postawiłem i mi się obornik normalnie robi. Żubik dla ciebie i pozdrawiam serdecznie. Aha, tutaj jeszcze prosiliście o te ustawienia. O ustawienia farmingowe. To wiecie co, damy sobie spokój wtedy z tym, z rajdowaniem, bo już nie ma komu. Nie ma kogo rajdować po prostu. Ja wam pokażę tylko na momencie te ustawienia graficzne, żeby nie było, że nie pokazałem. Cyk, ok. I wtedy idziemy sobie na Hunterka, co? I w Huntera sobie pogramy do końca live'a. Tak wyglądają moje ustawienia graficzne. Nie wiem, czy dobrze ustawione, czy nie, ale w sumie można powiedzieć, że ja tego nie ustawiałem, tylko program mi to ustawił, bo mam program Nvidia Experience, który gdzieś tam te ustawienia sam mi ustawia. Także tak mam wszystko poustawiane. Także zróbcie sobie, nie wiem, screena czy coś. A trailer jeszcze miałem włączyć, właśnie. Kurde, dobrze, że wy jesteście, dobrze, że mi przypominacie, bo ja mam sklerozę. Także tak to wygląda. Adaś z Bolkiem w Bytowie, Adaś aktualnie jest u siebie, ale tak, mieszka w Bytowie, dokładnie. Tak wyglądają moje ustawienia graficzne, także mam nadzieję, że zdążyliście sobie spisać. Ja jeszcze, słuchajcie, teraz odpalę sobie The Hunter Call of the Wild trailer 2022, wpiszę, żeby mi wyskoczył ten najnowszy. 5 dni temu, jest, mamy 37 sekund tylko? No kuźwa, to poszaleli, naprawdę, nie? 30 sekund trailera zrobili, ja pierdzielę, no petarda, naprawdę. Dużo pójdzie zobaczyć na tym, no ale dobra. Sprawdzimy.
Tak czy siak sprawdzimy, co to jest. Wyciszę sobie tylko na momencie muzę, żeby mi tu nie przeszkadzała. No i sprawdźmy, co tu mają nam do pokazania. No jo, trailer 37 sekund, z czego 10 sekund to jest... Ended, z czego 7 sekund to jest ten... intro. Where water, no, coś czuję, że nie pokażę tu za dużo, nie? You'll find the coast of the Northern Light. No dobra, mamy niedźwiedzia. To Finland. Finlandia. No, welcome, klimacik fajny, nie? To Revontuli Coast. Revontuli Coast. Klimacik fajny. Aha, to tyle? Our country was formed. Szacun, naprawdę. Where water petarda meets skies. To nie jest trailer, to jest teaser. The coast, no, szkoda, że tak mało pokazali, nie? Teaser, trailer. Czyli teoretycznie to jest i teaser, i trailer. No, ale szkoda, bo mogli zrobić trochę dłuższy, kurde, bo no, za dużo nam tu nie pokazali w sumie. No ale cóż. Jeszcze ptaki pokazali, a jeszcze ptaki gdzieś tam leciały. Kurde, wiecie co? Chyba nagram normalnie, jak to się mówi, Kador zawsze nagrywał, jak jakiś trailer wyszedł do Farminga, to Kador nagrywał takie jakby o rozeznanie tego trailera. To teraz nagram rozeznanie trailera 37-sekundowego i zrobimy z tego 10 minut filmu, co? Dobry pomysł? Kurna chata, no by było dobre. Dobra, idziemy. Idziemy, słuchajcie, na Huntera. Idziemy postrzelać jeszcze trochę z wieczora sobie. Obiecałem, że będzie Hunter, to Hunter będzie oczywiście. A zresztą w tytule już było napisane. Wpadaj na live, gramy w FS22 i w The Huntera, także Hunter musi być. Jakby nie było. Odpalamy sobie Kadr V3, oglądam go. No ja też od czasu do czasu sobie zajrzę. Veno, wpadnij do Aleksandra i Neptuny pokaż tam. A po co wam pokazywać te Neptuny? To lepiej pokażę cię później na odcinku, to wiecie, zrobić takie troszeczkę większe wow, jakby nie było, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Znasz się z Kadorem? Nie znam się z Kadorem. Osobiście się nie znamy. No gdzieś tam można powiedzieć, że siedzimy w tej samej branży, więc chcąc nie chcąc nagrywamy to samo, ale się nie znamy, nie? Ile za taki fotel, na jakim siedzisz? Za to Diablo? Nie wiem, 800? 8 albo 900 chyba, tak? Za tego Diablo. Ale dużo bardziej polecam ten model, to jest, słuchajcie, Diablo X-Player 2.0, niż tutaj tego. Ten jest strasznie niewygodny. Naprawdę, to jest X-Ray. X-Ray to jest. To jest X-Player 2.0, to jest X-Ray. X-Ray, ja po prostu, jak na nim siedzę, to się czuję, jakbym kuźwa siedział na kamieniu, nie? Także, no naprawdę. A tutaj ten jest mega, mega zajebiście wygodny i tego X-Playera 2.0 polecam każdemu, nie? Dobra, mamy gierę odpalone. Mamy gierę odpalone, także wchodzimy do gry. Dawaj, Drach nie dopiero live'a zaczął. Nie, no to na razie rajdów nie będziemy robić, jak jeszcze zdążymy. Słuchajcie, to sobie zrobimy na koniec. Na koniec live'a sobie zrobimy jakiegoś rajda jeszcze. Ale na razie sobie odpuśćmy. Na razie idziemy sobie trochę postrzelać. Tylko musiałbym jeszcze teraz ściszyć trochę muzę. Bo jednak w Hunterze wolę, jak ta muzyka jest trochę cichsza. Najlepsze są fotele ergonomiczne. No ja nie wiem, no ja tutaj mówię, no od zawsze mam Diablo, można powiedzieć, że już od w sumie dobrych 8 lat korzystam z foteli Diablo i jestem naprawdę mega, mega zadowolony z nich. Dobra, czy ja mam dobre bronie? Mam dobre bronie, okej. Okay. Mam dobre bronie i nie mam żadnych wabików, co mnie trochę martwi, ale chciałem w sumie wziąć sobie 4 bronie, a nie chcę brać plecaka, bo uważam, że plecak jest, no troszeczkę utrudnia polowanie. Więc wywaliłem sobie po prostu te wabiki, które no i tak mi tutaj za bardzo nie były potrzebne. Czy zagram World of Tanks? World of Tanks raczej grać nie będę, bo jakoś tak no nie za bardzo wciąga mnie ta gra. Od czasu do czasu sobie zagram, od czasu do czasu nawet nagram na odcinek na kanał, ale żeby jakoś bardziej mi ta gra wciągnęła, no to nie. Tutaj według mnie to po prostu trzeba lubić, tak? Po prostu trzeba lubić takie klimaty. Ja wolę sobie wejść w Hunterka, wychillować się i postrzelać sobie tutaj. Co tam mamy? Mamy skocznika antylopiowego. Mamy jeszcze jednego skocznika, dwójeczka. Same samice. O, jest samiec prawdopodobnie. No, jest samiec. Tylko teraz co? Ja bym musiał do niego walić z 2-2 trójki. Trochę daleko tutaj. 2-2-3 jest akurat na taki daleki dystans słabą bronią. No, ostatnim live'ie to wyczaiłem, że no po prostu jak się jest tak daleko, to z 2-2-3 nie ma co strzelać, bo
przynajmniej z moim celem to po prostu nie trafię. Dobra, te skoczniki tam się odzywają, ale ja raczej nie będę na nie szedł, bo one są w krzakach, więc sobie damy spokój. Myślałem właśnie nad Diablo X-Rayem, ale mówisz, że niewygodny. Ta nie, tutaj akurat jeśli chodzi o X-Raya, to moim zdaniem no, nie wypał, nie? Można gdzieś zobaczyć twój setup, na którym grasz, bo zastanawiam się nad kupnem kierownicy, tylko nie wiem jak to sobie poukładać na biurku. Setup, jeśli chodzi o... No to nie, bo teraz w sumie od kiedy mam to nowe te stanowisko jeszcze nic nie nagrywałem, także musisz troszeczkę na to jeszcze poczekać, żeby to tutaj wszystko można było w ogóle pokazać na YouTubie, bo mam parę rzeczy tutaj jeszcze do ogarnięcia na tym stanowisku i po prostu nie chcę tego wam pokazywać, dopóki nie będzie to w 100% zrobione, nie? Masz biurko od Diablo? Nie, biurko mam, słuchajcie, swoje, znaczy swoje. Zleciłem po prostu stolarzowi zrobienie blatu, plus tata mi zrobił metalowe nogi u siebie w pracy i po prostu to sobie poskręcałem do kupy, tak, i mam swoje biuroczko. Kurde, patrzcie, normalnie to się idealnie złożyło. Idealnie to się złożyło, bo one tu idą w moją stronę, nie? Iwona Świrat, pozdrawiam serdecznie, ja mam X-Ray i jest mega. No i widzisz, Barty, to chodzi po prostu o to, że każdy gdzieś tam jest... Dobra, inaczej to powiem. Każdemu inny fotel pasuje, o tak powiem. Bo ja miałem też dużo foteli od Diablo i według mnie ten X-Player 2.0 jest po prostu najlepszy, nie? Dobra, dajmy sobie na 75. Tego mamy tutaj obok, także moglibyśmy teoretycznie do niego strzelać. Ale tam jest z tyłu trójeczka. Czy to jest trójeczka? Nie, tam... Boże, ile ich idzie, patrzcie. Dużo ich idzie, tutaj mamy jednego. Dobra, dwa mam na pewno postrzelone. W sumie może nawet i lepiej, że nie strzeliłem więcej. Bo wtedy by był problem z tropieniem. Najlepszy fotel jest kubełkowy z malucha. Tak, dokładnie. Ten tu dostał, widzę, chyba słabo. Ten dostał organ prawdopodobnie chyba nieżywotny. Tak jest. No nie były to żadne tak czy siak. A dobra, tu mu poprawiłem, tak? Trafiono w organ żywotny. Czyli dostał dwa razy, drugi raz dostał zajebiście. I tutaj będzie prawdopodobnie zaraz leżał. Co się dzieje z tą grafiką, że oglądam w 1080-60p i się zlewa wszystko, wiesz co? To prawdopodobnie przez Huntera, bo w Hunterze jak dużo się dzieje, jak dużo ruszam kamerą, no to po prostu gdzieś tam ten obraz się zlewa, nie? Pozdrów Tosie i Filipka, pozdrawiam bardzo serdecznie Tosie i Filipka. Piąteczka dla was oczywiście. Siema na Tobias, siema, siema. No ten tutaj dostał w organ nieżywotny, więc tak czy siak powinienem go wytropić bez problemu. Jaka mapa? Gramy, słuchajcie, na Sawannie. Już w sumie od dwóch live'ów? Tak, na dwóch ostatnich live'ach też sobie graliśmy na Sawannie. Bo jest to naprawdę mega zajebista mapka. Ale myślę, że jeszcze dwa kolejne live'y i raczej będziemy się przenosić gdzieś dalej. Jeszcze nie wiem dokładnie, na jaką mapę prawdopodobnie wy zdecydujecie, na jaką mapę będziemy się przenosić, ale tak wam zdradzę, że ja bym bardzo chętnie pograł sobie, słuchajcie, na tej. Na Tajdze, na zimowej mapie. Nie wiem, czemu jakoś, kurde, tęsknię za tą mapą i bardzo chętnie bym na niej pograł. Jak oceniasz wczorajszą galę? W sumie, wiecie, powiem wam tak. Galę, jak oceniam dobrze, bo według mnie naprawdę fajna gala była. Zdecydowanie lepsza niż poprzednia, nie? Więc mi się akurat mega, mega podobała. Dużo fajnych walk, ale dużo też walk takich, no, niezbyt ciekawych, ale... Tak czy siak, no gala według mnie jak najbardziej na plus. Kurde, patrzcie to. Jak blisko podszedł, co? Tamte dwa uciekły, a ten tutaj bliziutko podszedł. Prawdopodobnie dostał idealnie na serduszko. Czyżby? Tak jest, dostał w serce. No, przycelowałem i można powiedzieć, że dostał idealnie. Siema Oski, siema, siema. Pozdrawiam Marcel. Zagrasz na się nowej, gdy ona wyjdzie, bo ona ma być kiedy? No myślę, że około miesiąca na pewno na nią poczekamy jeszcze. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo tak patrząc na teasery, kiedy wychodziły wcześniej i jak później, ile trzeba było czekać na mapę, to wydaje mi się, że około miesiąca raczej poczekamy. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale może się mylę, może będzie inaczej. Szakal pręgowany, proszę bardzo. 130 metrów, kurde, może by się udało, co?
Dostał. Szakal dostał, słuchajcie. Ej, drugi bieg prawdopodobnie tutaj jeszcze. Chyba, tak mi się przynajmniej wydawało, że widziałem jeszcze jednego. Dobra, tamta leży, ten skocznik. Elegancko, szósteczka, trudny szakal, fajnie. Wiesz, gdzie się daje krowom na osadzie? Słomę? Nie, jeszcze nie dawałem, ale tutaj dużo ludzi pisało, że jest potrzebny do tego paszowóz, nie? Tanery Gaming, pozdrawiam serdecznie. Iwona Świrat, pozdrawiam również. Jaka walka ci się najbardziej podoba, która najbardziej interesowała? Najbardziej mi interesowała walka Parka z Shelligą, a najbardziej mi się podobała walka, słuchajcie, tego. Walka wieczoru, czyli trąba z Gimperem, bo wydaje mi się, że oni pokazali najwięcej. Ej, on dostał w kręgosłup i od razu padł, ja pierdzielę. W Gimper z trąbą według mnie pokazali najwięcej na tej gali. Bo to były dwa debiuty, a naprawdę no, walczyli super. Dobra, mamy, słuchajcie, kolejnego skocznika. Dzisiaj od tych skoczników sobie zaczniemy. Kurde, dostał prawdopodobnie chyba na płuco, a od razu nie padł. Dobra, ten dostał na lewe płuco, elegancko. Kto wygrał, trąba czy Gimper? Trąba wygrał. Ciekawe, jakby się na słonie polowało. O Boże! A, dobra, mówię, co taka duża krefa, to po prostu jedna obok drugiej jest, nie? Co sądzisz o walce Murana i Alana? To szkoda ogólnie. Ja ogólnie tak jakoś nie przepadam ani za jednym, ani za drugim. I można powiedzieć, że byłem bardzo neutralny w tej walce, także nie stałem ani po jednej, ani po drugiej stronie. Nie było ani Team Muran, ani Team Alanik. Ale no mówię, no szkoda. Szkoda trochę Alana, bo gdzieś tam po cichu można powiedzieć, nie byłem ani za jednym, ani za drugim, ale po cichu liczyłem, że Alan wygrał, tak powiem, no. Bo no, kozaczył Muran, no jakby nie było, nie? No ale mniejsza. Walki były spoko, Fame jak najbardziej na plus. Porównując, słuchajcie, poprzedniego Fame'a, to naprawdę no, nie była ziemia, nie? Jaką polecasz broń w The Hunterze? Słuchajcie, najlepsza broń, jaką do tej pory miałem, tutaj przyznam się bez bicia, słuchajcie, że jest to Zarza 10308 Stalker. Nie jest to może broń na jakąś nie wiadomo jak dużą zwierzynę. Bawoła teoretycznie by tym powalił, ale no nie jest to na tą klasę z broń. Ale naprawdę no mi tą bronią się poluje wyśmienicie, nie? A ty kiedy Fame MMA? Nigdy. Gadamo, siema Bronuś, sorry, że dalej gadam o tych kompach, ale czy taki komp jest dobry i czy program w najnowszy tytuł RTX 3060, Intel Core i5, 16 GB, jeszcze raz sorry, pozdrawiam. Myślę, że tak, że w zupełności ten komputer wystarczy na to, żebyś we wszystkie najnowsze gry bezproblemowo sobie pograł. Także nawet bym się nie zastanawiał. Karta dobra, procek mocny. Więc wydaje mi się, że nie powinno być żadnego problemu, nie? Tylko jeszcze tutaj pamiętaj o tym, żeby jakiś dobry dysk SSD sobie do tego całego zestawu zakupić, nie? Żeby po prostu dawał radę. I 7 lepiej, no ogólnie no, niby lepiej, ale no nie zawsze jest kasa na to, żeby kupić i 7, a no te najnowsze i 5 potrafią być mocniejsze niż nie jedna i 7, jakby nie było, nie? Więc to też nie ma co gadać. Czemu nigdy nie? No świrowałem, ale no raczej na razie do Fame'a się nie wybieram, nie? Nawet nie za bardzo miałbym z kim. To jest duża odpowiedzialność, dużo trzeba poświęcić, bo naprawdę no, trzeba praktycznie, można powiedzieć, że zrezygnować z całego swojego nagrywania, żeby poświęcić się treningom. Dieta, tak? Ja nienawidzę diety, bo tutaj no, wiadomo, że jeżeli chciałoby się fajnie potrenować, no to w 100%, czyli w 100% oddać się temu treningowi, oddać się diecie i w ogóle ja diety nie trawię, nienawidzę, bo lubię jeść to, co lubię i wiecie, no to by było dla mnie po prostu ciężkie, nie? Więc, no mówię, zresztą, Brączek VS Bolek. Nie no, ja mówię, tutaj w sumie wiecie co, podobała mi się, nie wiem czy widzieliście wypowiedź Buddy, na jednym z wywiadów, to wypowiadał się, że w życiu by nie wyszedł, obojętnie jakie pieniądze, nie wyszedłby do oktagonu, dopóki włodarze by nie znaleźli, nie inaczej, dopóki nie byłoby osoby, która gdzieś tam naprawdę miałaby z Buddą spinę, nie? Bo to w sumie nie, ja nie wiem, jak to wydawało, na początku Fame MMA
wydaje mi się, że polegało na tym, że walczyły osoby, które mają naprawdę ze sobą jakąś tam zajebistą kosę, nie? A od jakiegoś czasu to się tak przerodziło w to, że nawet osoby, które, nie wiem, są z tego samego teamu, walczą ze sobą, czy nawet osoby, które gdzieś tam się lubią, walczą ze sobą, nie? A jednak wydawało mi się, że zasady tej MMA na początku gdzieś tam polegały właśnie na tym, myślałem, że tak będzie zawsze, że będą walczyć ze sobą osoby, które po prostu się gdzieś tam mają ze sobą spinę, czy po prostu się nie lubią, nie? Za kasę to każdy da mordę obić, no z jednej strony to jest prawda, nie? Buddę oglądasz? Oglądam Buddę, nie każdy film, ale oglądam, dzisiaj live'a oglądałem u niego też. Według mnie jeden... O, patrzcie, skoczniki. Według mnie Budda jeden z lepszych youtuberów aktualnie na polskim YouTubie. Naprawdę jest mega zajebisty gościu. Dobra, Mister Adam 15, VS Stanas, a to kto zostanie na od zera. kurde, mogę się podnieść. Pozdrawiam Kundzika. Zakrześ, siema, pozdrawiam Kubę i Pawła. Jaki ciągnik teraz planujecie kupić na sąsiadach? No nie chcę zdradzać, nie chcę zaraz się zdradzać. Słuchajcie, jaki ciągnik będziemy kupować? Boże, co tam biegnie, gnu pręgowany. Jeszcze raz jak podniesie. Żółwik dla ciebie, Zakrześ. Nie będę zdradzał, bo to będzie taka mała niespodzianka, co będziemy kupować. Kurde, mógłby podnieść, jakby podniósł głowę, to bym celował... O, kuźwa, który to jest? O. Kurde, prawdopodobnie słabo dostał. Tam biegnie. A nie, 0,25, dobra, okej. Okay. Czyli prawdopodobnie dostał na płuco. Gnu może być Diax, bo ma Max Wave. Serio? Kurde, moc, nie gadajcie mi takich rzeczy, bo zaraz będę tutaj ten pościg za gnu robił. A teraz prawdopodobnie go przestraszyłem tym strzałem. Ale może uda się go zaraz jeszcze wytropić. Dobra, ten tutaj dostał dwa strzały. A żeście mi teraz powiedzieli, że ten gnu może być diament. Teraz ja będę go tutaj szukał. Kundzik w szoku. No to jak Kundzik w szoku, to się cieszę. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie. Co według ciebie lepiej pobrać? World of Warships czy World of the Hunter? Co? A nie, World of Warships czy The Hunter? No według mnie Hunter dużo lepsza gra, nie? Ja jestem tego zdania. Marne szanse, miał szacowany trophy rating do 38. Boże, ja nie wiem, o czym wy do mnie gadacie nawet. Nie mam pojęcia. Dobra, mamy kolejne skoczniki. Dzisiaj polujemy od samego początku na te skoczniki. Gnu miał fajną ocenę z zdobyczy jak na diamenta. No ale kurde, nie widzę tego gnu już. On prawdopodobnie gdzieś tam pobiegł w krzaki. No tak czy siak, jeżeli go znajdziemy, to tak czy siak sobie na niego zapolujemy, ale on niestety, ale gdzieś nam uciekł. Dobra, dwójka, jedynka, czwórka. O, proszę bardzo. Mamy czwóreczkę. Sorki. Kurde, czy nam by się udało może spróbować na 150 metrów? Pójdź, gdzie on jest. One prawdopodobnie idą w moją stronę, tak mi się przynajmniej wydaje. Tam jest jedynka, tu jest ta dwójka. Jo, one idą w moją stronę, ja sobie na nie tutaj poczekam. O, ta czwóreczka tutaj skacze. Na tą czwóreczkę sobie zapolujemy. Dzięki. Widziałeś losowanie u Buddy? Tak, oglądałem losowanie u Buddy. No dawaj, chodź tu. Dobra, te wszystkie jedynki się tutaj spłoszyły teraz. No ale elegancko, prawdopodobnie udało się trafić na serducho. Kamil przybyła, czy grałeś w jakieś strategie, na przykład Bitwa o Śródziemie 2 lub Twierdza? Nie, akurat jeśli chodzi, Kamil, o takie gierki, to nie. To nigdy mnie nie kręciło i nigdy w takie gry nie grałem, nie? Dobra, mamy złoto. Dostał co? Serduszko, tak, elegancko. Kto wygrał u Buddy? Tego nie wiem, bo nie oglądałem do końca. Nie oglądałem do końca, także nie wiem. Szakal czterokręgowany, kurde, zewgodowy, czy on gdzieś tutaj będzie? Może się uda na niego zapolować? Może akurat będzie dziewiątka, co? Kliknij szybko shifta, jak celujesz. A czemu? Czy brałeś udział w losowaniu u Buddy? Brałem udział, bo kupiłem sobie 3 losy w sumie, gdzieś tam za 70 parę złotych chyba to kosztowało, jo? No, ale rozwaliło mnie to, bo akurat jak wszedłem, to gościu wygrał chyba na weekend samochód.
to Budda się go pytał, ile kupił losów, to gości powiedział, że za około 1000 zł. To byłem w szoku lekkim, że aż 1000 zł wydał na kupno losów. No jakby nie było, to jest dużo pieniędzy, nie? Jak za w sumie weekend. Chociaż nie, no w sumie to tak jest, można powiedzieć, bardzo przybliżone. 1000 zł za weekend jakimś wypasionym samochodem, no to jest spoko, nie? Jutro obejrzę powtórkę, pozdro, bo dzisiaj idę spać już. Dobranocka, dobranocka. Kto zostaje, ten zostaje, kto idzie spać, ten idzie spać. Przynajmniej jeszcze, słuchajcie, dobre 40 minut, jak sobie pogramy w Hunterka. Miłej nocki wszystkim, AgroPiotr, trzymaj się. Byłeś za Xayo czy za wujem? Wiecie co, w tej walce też można powiedzieć, że byłem bardzo neutralny. No szkoda, że Nitro się nie przygotował. No ale ile miał czasu, no przecież nie wiem, miesiąc minął od ostatniego fejma. No za mało czasu po prostu na przygotowanie, a widać, że Xayo, no tutaj można powiedzieć, że debiut, ale no widać, że dużo bardziej przygotowany, no jakby nie było, więc co tam biegnie? Gnu pręgowane, to jest ten? To jest prawdopodobnie ta czwórka, którą przed chwilą widzieliśmy, nie? No czemu on kuźwa tak ucieka? Trochę głośno jestem, ale bez przesady. Kurde, powiecie co? Pobiegniemy sobie kawałek drogą. Może by się udało, żeby on nam wyszedł gdzieś tu. Teraz tylko pytanie, którędy on tu biegł? On prawdopodobnie jest tam gdzieś za tą górą. A nie, on przy tamtych krzakach aż biegł, dobra. To nie będzie diament, to nie on. No to jak nie on, to wtedy nawet nie ma co się za bardzo tutaj spuszczać. Podejdziemy sobie do tego jeziora tutaj, wiecie? Mamy w sumie 13.30, więc tutaj się nie spodziewam za bardzo zwierzyny przy wodop... Kur... Ajajaj, no kurde, myślałem, że będzie stał, że się nie przestraszy. A nie dość, że złoty, to jeszcze czwórka, nie? Ja pierdzielę. Trochę za głośno byłem, no ale nie spodziewałem się, że one tu będą. Tu jest ich legowisko prawdopodobnie. Ale ładna sztuka była. Dobra. Tam one biegną, te mędy. Bożeś ty mój! Ile? Trójka, jedynka, czwórka. Ale zrypałem, wystraszyłem je tu wszystkie. Tam się coś żre. Wszystko ucieka. Zarza jest płatna? Tak jest, zarza jest płatna. Ja za ten Waypoint Pack prawdopodobnie, słuchajcie, chyba zapłaciłem, nie wiem, 15 zł? Tak mi się wydaje, za ten dodatek z zarzą. Bo kolega w sumie mi polecił to. I... no i warto było, naprawdę warto było, bo mega mi się strzela tą bronią, nie? Kurde, szkoda tego złotego gnu, co tutaj był. No ale nic, idziemy, spróbujemy sobie za nimi pójść. Tutaj były te oryksy, w ogóle nie wiem, gdzie ten gnu pobiegł. Ten złoty. Ten gnu diaks. Serio? No właśnie, teraz najgorsze jest to, że ja nie wiem, w którą stronę on uciekł. To jest najgorsze. Ale spróbujemy. Spróbujemy go tutaj wytropić. No ale po czym wy poznajecie, że to będzie diament? Po wadze czy co? Że miał maksymalną wagę? Teraz pytanie, czy to są odpady, odchody. To były odchody Oryxa, czyli to jest prawdopodobnie Oryx południowy, to jest jedynka. Tam jest to stado prawdopodobnie, które mi uciekło, ale ten gnu, no ja podejrzewam, że on gdzieś tutaj w tą stronę bardziej uciekł. Nie widzę jego tropu, to jest najgorsze. Max złoto, no tak mi się też właśnie wydaje. Kuźwa. Normalnie mnie wciula robią. Chciałem poczekać, aż podejdzie jeszcze, a ta menda zaczęła znowu uciekać. Ale dziwnie, powiem wam, że... Dobra, tutaj są skoczniki. Nie będę do nich strzelał, bo nie chcę tego gnu wystraszyć. Jestem bardzo ciekawy. Jedynka, a tu też jedynka. Dobra. To ja zostawię w spokoju. Chciałem poczekać, aż on podejdzie. A on tak dziwnie stał chwilę i nagle po chwili się przestraszył, nie? On teoretycznie, jak się wystraszy, to ucieknie, ale wydaje mi się, że on po jakimś czasie wraca chyba na to swoje legowisko, tak mi się wydaje, nie? Gnu na diaksa to piątka, no ale ktoś tu mi pisał, że może być czwórka, jeżeli ma maksymalną wagę. No zobaczymy, spróbujemy go jeszcze podejść.
Siemka Oksana. Spróbujemy go jeszcze podejść, ale ja podejrzewam, że on zaraz będzie się tutaj gdzieś cofał. Mamy jego trop cały czas. A nie, to jest trop prawdopodobnie chyba tych skoczników. Tutaj jest to gnu. Gnu pręgowane. No gdzieś on w tą stronę tu uciekał teoretycznie. Ładny taki złoty. Do której live? Do 22.30 prawdopodobnie dzisiaj. Kaspian, przepraszam. Mam jeszcze pytanie do FSA. Dokładnie na jakiej mapie grasz na streamie? Na osadzie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Mapa to osada. Kurde, musiał troszeczkę ciszej chodzić, nie? Ja pierdzielę. A lipa. Dobra, w dupie się poprawię. Nastawa, nie ta. Ale mnie wystraszył teraz. No ale gdybym nie strzelił, to prawdopodobnie by uciekł i tak. Złota nawet nie będzie. W dupie z nim. Gdybym prawdopodobnie szedł na kuckach już wcześniej, to on by się cofnął, bo on prawdopodobnie by się cofnął tam na tamto legowisko, nie? A tak to kicha. Jak wrażenia po Eurowizji? Wiecie co? Eurowizję oglądałem, ale nie całą, także za dużo się wypowiedzieć na ten temat nie mogę, nie? Dobra, co to mamy? Skocznik antylopi, tam jest jedynka. To się nawet nie będę zastanawiał, czy iść czy nie. I po diamencie. No a pisaliście, że diamenta i tak nie będzie. Co to jest? Gnu pręgowany. Czy ja mam tutaj w ogóle jego trop? Czy to jest jego trop, czy to jest co innego? Jest krew, dobra, to jest on. No dostał 3 razy, więc w dupie z nim tam. Podniesiemy go chociaż dla kasy, ale... No szkoda, bo gdyby ten pierwszy raz go nie wystraszył, to prawdopodobnie udałoby mi się go strzelić, a tak, kurde lipa. Ukraina wygrała. No widzicie, ja nawet nie wiedziałem, że Ukraina wygrała Eurowizję. Tylko Aga mi wczoraj mówiła, że Ukraina prawdopodobnie wygra. Więc w sumie dobrze wiedzieć. Tutaj też są te legowiska, zaraz sobie to odblokujemy. Jak nazywa się kanał Norberta? Rolniczy Team TV. Co tu stoi? Dobra, dwójeczka. Wiem, że troszeczkę za głośno chodzę, ale już kiedyś tłumaczyłem, że po prostu nie lubię w tej grze być tak cicho strasznie. Po prostu nie umiem, o tak. Gdzieś zawsze jakiś szelest czy coś i zawsze tą zwierzynę sobie wystraszę, no ale tak to już jest. Dobra, mamy go. Teraz pytanie. W mielnica wewnętrzności dostał. Ale patrzcie, czyli teraz tak, jeżeli jest ocena 36, to by nie był diament, nie? To by było złoto, tak? Dobrze mówię? Nawet pomimo tego, że nie trafiłem w organ żywotny i że trafiono więcej niż 2 razy, to punktacja tak czy siak się jest tutaj niezmienna, nie? Więc to 36, tu które jest, to by było złoto teoretycznie, gdybym dobrze trafił. No to i tak brakowało. I tak brakowało na diament. No to ciur wtedy. Aż tak się wtedy nie przejmuję tym, że go do kitu trafiłem. Kurde, my jesteśmy nad tym jeziorem, 300 metrów mamy do jeziora. Cichy siemanko, Polska była 12, to kurde słabo trochę, co? 12 miejsce to tak niezbyt ciekawie. No ale i tak. Byłeś za Szeligą czy za Parkę? Bo ja całym serduchem za Piotkiem. Byłem tak, byłem za Szeligą i wiedziałem, że jeżeli Szeligą nie znokautuje, no to wtedy przegra, nie? No i tak było, no nie dał rady, postawił wszystko na jedną kartę, czyli zaraz na początku pierwszej rundy od razu, wiecie, spompował się i od razu chciał go walić. A no potem po prostu już nie dawał rady kondycyjnie. Gdzieś tutaj mamy te gnu. Po prostu nie dawał rady kondycyjnie i to też było widać po drugiej rundzie. Też tak samo chciał to zrobić. Chciał po prostu jednym ciosem zaraz na samym początku go znokautować i wygrać, ale no Park niestety ma tak twardy łeb, że szok. Bruder King, pozdro od kundzików, czyli Antosi i Filipka. Dziękuję bardzo, pozdrawiam również bardzo serdecznie. Jeszcze raz oczywiście Antosia i Filipka. Żuwik, Antosie, przepraszam, a nie Antosia. Antosia i Filipka, pozdrawiam serdecznie po raz kolejny. Dzięki wielkie za donejcika. Kuźwa mać. W krzokach tu siedzi. Gdzie Urie? A tam widzę go, dobra jest.
200 metrów, jo. Jeszcze ta menda w tych krzakach tam będzie siedzieć prawdopodobnie. Tak, ciul, teraz go nie widzę. Teoretycznie on się przemieszczał. Myślę, w lewą stronę. Ale nie ma go. Tam myślałem, że gdzieś tam przy tych drzewach on wyjdzie. O. Tam jest, patrzcie. Nie gadajcie, że on był za drzewem. Nie, dobra, uff. Leży. Ja pierdzielę, nie wiem czemu on po tym pierwszym strzale tak dziwnie stał. A może przez to, że on wstał, bo chyba się kładł akurat jak ja do niego strzelałem. Dobra, dostał. Ale nie wiem, wiecie co, chyba prawdopodobnie pierwszy nie dostał, a drugi dostał, nie? Ten, dobrze, że ten drugi strzał zrobiłem jeszcze. No złoto za niego. Elegancko. Ja pierdzielę, się przestraszyłem, że już lip odwaliłem, nie? Dobra, przeładuję sobie broń. Popcio, siemanko, witam serdecznie. Papuzi świat, siemanu. Czy zrobię swojego Discorda? Nie wiem jeszcze. Był na to plan, ale na razie nie mam za bardzo na to czasu, żeby się tym zająć. 318 metrów do jeziora. Tutaj prawdopodobnie jeszcze jedno gnu biegło. O właśnie, o, a nie, to Oryx, kurde, będę mać. Dobra, spróbujemy trochę inną taktyką zagrać. Pierwszy strzał był śmiertelny. Zrobił dwa kroki i kucnął. A, dlatego to tak było. Dobra, wszystko wiem. Dlatego mi coś nie pasowało. No ale dobra, najważniejsze, że udało się go strzelić i to dosyć dobrym strzałem. Klęczał i prosił o litość. Ta, dokładnie. I tutaj jest jakaś łączka prawdopodobnie chyba za tymi krzakami. I gdzieś tutaj jest to stado tych ryksów. Domiksu, Dominik. Siema, słuchasz Szpaka albo jakiegoś innego polskiego rapera? Nie, nie słucham rapu. Praktycznie w ogóle. Ewentualnie jak w radiu leci, to może jo, ale tak poza tym to rapu nie słucham praktycznie w ogóle. Żółwi dla ciebie, Dominik. Dzięki wielkie za donata. Kurde, gdzieś tam jest ten Oryx. Czy zapis będzie, Popcio? Postaram się, żeby był. Gdzieś one mnie tutaj o, jest, dobra, mam go. Mam. Kuźwa, leży. Dobra, one leżą. Agro Kowal, co sądzisz o walkach kobiet? Jak oceniasz? Walki kobiet oceniam na w sumie spoko. No Laluna to tam, no nie, no ta walka nie była spoko, ale walka Fagaty z Moną, moim zdaniem naprawdę spoko. Kurde, czyżby tam była tylko jedna sztuka? Prawdopodobnie, chyba tak. Ale mamy jego legowisko. Dobra, byśmy mogli w sumie, mamy bliziutko do niego, bo na 50 metrów już podeszliśmy. Więc oczywiście Oryxa walimy magnumem, czyli trójeczka. Na trójeczkę. Nie próbujemy gdzieś tam na płuco, nie? Czajcie to, że strzeliłem do jednego i teraz pytanie, czy ten drugi strzał był oddany do drugiego, czy do tego samego? Bo odniosłem wrażenie, że celownik mi nakierował tak jakby na kolejną sztukę. Jest, no to jest ten, który dostał pierwszego strzała, dostał w prawe płuco, okej. A teraz pytanie, nie, dwa razy chyba tak jakby drugi strzał też chciałem oddać w tego samego. No ale dobra, ładnie. Ładnie siadło, elegancko. Ładnie, elegancko. Haj, idziemy, słuchajcie, nad to jeziorko. 300 metrów. No zobaczymy, no tutaj mamy czerwone punkty, więc... też bez sensu, żebyśmy tu siedzieli. Pójdziemy sobie nad to jezioro zobaczyć. O, co mamy? Oryx południowy, zew godowy. Dobra, czyli jednak nie idziemy nad jezioro, spróbujemy sobie podejść do tych oryxów. Jak nazywa się... nuta z intro od Zero do Farmera. Wiecie co, ostatnim na live wysyłałem tam tytuł, także jakby ktoś miał, to mógłby podesłać. Co Łagi, wszystko w porządeczku. Dzięki, że pytasz, Agata, pozdrawiam.
Jaką masz teraz broń? 300 Magnuma, Frontiera. Kinga mam na te bawoły, jest bliska. Zaraz za 308 na większość zwierzyny na tej mapie i 223 na te skoczniki, nie? Na skoczniki jest 223 i na szakale też tutaj na tej mapie. No musiałem mieć jakiś mniejszy kaliber, bo bym rozerwał przez tą zwierzynę tutaj tym dużym kalibrem, nie? Czy długo jeszcze live popcio? Około 25 minut, myślę. Także jeszcze troszkę sobie tutaj postrzelamy. Trochę głośno idziemy, fajnie gdyby tutaj te oryksy dały znać, gdzie one w ogóle z której strony są. Tu mamy jakieś legowisko. Polska to kozak, siemandero. Ile mam kilometrów do Słupska? Do Słupska mam kilometrów około 60. Na kiedy mamy termin z Agą? No Aga ma termin na pół lipca około, na połowę lipca. Siema Kapi. Kurde. Prawdopodobnie wyjdę. Szkoda pleców, żeby dźwigać Kinga. Lepiej weź sobie na bawoły z bliska rewolwer Rino. Serio? Kurde, bo ostatnio mi wszyscy pisali o tym Kingu, że on niby taki zajebisty, a może serio ten rewolwer by był dużo lepszy, nie? Nie wiem czy wiesz, ale wczoraj był stream i ten Asa skryptowali, prawie 7000 oglądało na streamie. Wiem, widziałem to. No tutaj przez te... Kuźwa, dostał czy nie ten drugi? Tamten leży. Jeszcze jeden mi tutaj przebiegał. To teraz pytanie, czy on dostał. Idę o kuźw! To jest ten? Jo pierdziele, nie gadajcie, że to jest ten, co przebiegał. Nie, już myślałem, że w biegu tak mu dobrze trafiłem, ale nie, to jest ten tutaj. Nawet nie sprawdziłem w sumie jaka klasa. A to jest srebro? Dwójeczka, ta? Dobra. A teraz pytanie, czy tą drugą sztukę trafiłem? Chyba nie. Wolałbym w sumie, jak miałem lipnie trafić, to wolałbym, żebym w ogóle nie trafił. Nie, nie trafiłem go. Bo tak kurde, strasznie szybko bieg i myślałem, że może się udało, ale nie. 400 metrów? Okej, okay, to pójdziemy wtedy. To w sumie wiesz co, kawał, dzięki za info, ja sobie potem w obozie wezmę ten rewolwer Rino, nie? Ta nas wie o tym? Oczywiście, że wie. Chłopie, dziewczynka. Co to za muza teraz leci? To jest Open FM stacja impreza, lolek. Ale to jest jakiś, to jest Ameno, jakiś remix. Nie wiem dokładnie jaki, nie? Dobra, spróbujemy sobie podejść do tego jeziora. W sumie całkiem niedaleko mamy, bo nawet już tutaj prawdopodobnie widzę to jezioro. Strasznie dużo tych oryksów tutaj jest. Ale na nie się dosyć fajnie poluje. Tak jak i na te gnu też. Bronek będę wujkiem, no to gratulacje. Pablo Agriculture, siema, pozdrawiam braciaka Aleksander. Pozdrawiamy serdecznie, żółwik za ciebie, dzięki wielkie. Czy byłem kiedyś w Płocku? Oczywiście, że byłem w Płocku. Kiedyś jak jeszcze nie miałem prawa jazdy, to jeździłem, słuchajcie, autobusem do Płocka. I z Płocka Bolek mnie odbierał, jak przyjeżdżałem do niego, także byłem w Płocku. Kapi, wiesz co, ja nie mam nigdzie tego tytułu, to jest najgorsze. O właśnie, pod warunkiem, że masz level i punkty broni krótkie, żeby mieć Rino odblokowane. To teraz, kawo, będzie taki problem, że ja nie mam na pewno tego odblokowane, bo ja z krótkiej broni praktycznie w ogóle nie strzelam. No, praktycznie w ogóle nie strzelam z krótkiej broni. Jak już to na początku gdzieś tam kiedyś, jak zaczynałem w Hunterze, to strzelałem ze strzelb. Ale potem całkiem z tego zrezygnowałem i można powiedzieć, że cały czas chodzę tylko ze sztucerami, nie? Czy daleko mamy do Płocka? No tutaj stąd, gdzie teraz mieszkamy, to daleko, nie? Nie wiem, około 300 km? Coś koło tego. Wciul punktów muszę mieć na Rino. No właśnie, to na pewno nie będę miał. Na pewno nie mam tych punktów, więc... musiałbym ewentualnie jakoś te punkty broni krótkiej sobie odblokować, a to też w sumie proste nie będzie, nie? Dobra, kurde, ciekawe, czy w tym jeziorze w ogóle coś tu będzie. O! Dzień dobry panu. Dzień dobry. Lwisko tam sobie leży. Powinniśmy mieć go dosyć fajnie w sumie wystawione. Tam jest co? Trójeczka. Samica, no samca będziemy walić chyba, co?
Nic poza tym więcej tutaj nie ma. Samice wydaje mi się, że nie ma sensu, bo trójka samica to co? Diamenta nie może być na trójce samicy, nie? Znaczy na, ogólnie na samicy 2 nie może być diamenta. Kurde, to jest 200 metrów, to jest trochę daleko. Ale spróbujemy. Byłeś kiedyś w Rzeszowie? Nie, w Rzeszowie nie byłem nigdy. Dobra, próbujemy. Samca wal. No wiem, wiem, będę walił samca. 200 metrów to sobie ustawimy 150 na stawę? Chyba i o co? Na 200 metrów to 150 na stawę damy. Dobra, no dostać dostał. Poprawiłem mu w razie czego, ale prawdopodobnie on chyba wypadł przy tej wodzie. Tak dziwnie wolno podbiegł do tej wody, tak że mi się wydaje, że raczej by padł. Może nawet tego drugiego strzału mi w ogóle nie zaliczyło. Nastawia na 300 i walić. No widzisz, ja miałem nastawę na 150 i w sumie całkiem dobrze trafiłem. Za każdym razem jak mówisz nastawa, to na świecie umiera jedna panda. Co? Jak to? Nieprawda. Gdzie chodziłeś do szkoły i czy masz maturę? Zdałem maturę, chodziłem do technikum ekonomiczno-usługowego. O co chodzi z zastawą? Może Kawo ci wyjaśnić, o co chodzi z zastawą, bo ja, jak ja wyjaśnię, to i tak nie będziesz wiedział, o co chodzi. Dobra, gdzieś on tu będzie leżał. Przy wodzie prawdopodobnie. Tu tak dostał? Nie. Nie, to jest tempo krwawienia średnie. On dostał na pewno na płuco. Nie ma żadnej nastawy, bo tu się nic nie nastawia. To jest zerowanie celownika, tylko bez sensu przetłumaczone. No wiesz, ja się aż tak na tym nie znam, po prostu mówiłem tak jak piszę, nie? O, ładne złoto w sumie, elegancko. 44, 20, ledwo co naciągnąłem na złoto. Ale spoko, jest złoto 1600 za niego. Ja gram bez nastawy, dla mnie tak jest lepiej. No ja sobie ustawiłem to, włączyłem i w sumie nie wiem, no nie narzekam, no. Na razie jest spoko, czasami tylko zapominam tego przestawiać, ale no niestety tak też bywa. Jak my teraz tu biegniemy? Kurde, może do tego jeziora zejdziemy teraz? Kilometr 20. Łysy, siema Brączek, pozdrawiam z 18. Dziękuję bardzo, Łysy, pozdrawiam cię również, wielkie dzięki za 5 dyszek, mordeczko, żółwik dla ciebie. Pozdro serdeczne oczywiście i bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki za 5 dyszek. Udanej imprezy oczywiście, 18-kowej, życzę tobie. Rafik World, siemka, pozdrawiam ciebie, cały MST oraz wszystkich twoich widzów. Wsparcie zostawiam, wzięło mnie na rolnicze miksy piosenek. Pozdrawiam serdecznie, Rafik. Dzięki wielkie za donecika. Żółwior dla ciebie oczywiście. Bardzo serdecznie ciebie pozdrawiam. Co mamy? Zając zaoślowy. Ta lwica tam ładnie nam gdzieś poszła pod górkę. Grubrolek, siema mordo! Siema mordeczko! Kurde, to ostatnio, co zauważyłem, to ostatnio zawsze na koniec live'a przychodzisz, nie? Tak teraz to widzę. Żółwik dla ciebie, gruby, pozdro, pozdro. Dobra, mamy zając zaroślowy i za górką prawdopodobnie jest też gnu. Agrokowal, dużo masz teraz kilometrów do Bytowa? 17 kilometrów mam do Bytowa. Pozdrawiam serdecznie, Agrokowal, żółwik dla ciebie. Wielkie dzięki za donata. Da się nastawę wyłączyć, bo nie wiem jak. Da się wyłączyć nastawę, wystarczy wejść sobie w cechy i tutaj tą nastawę celownika... Kuźwa, jak to się wyłącza? Aha, dobra. Musisz sobie przełączyć na przykład na to wyczucie wiatru, jo? Tak czy nie? No inaczej tego nie wiem, jak to się robi inaczej. Nie wiem, ja ją włączyłem i mam cały czas ją włączone. Zobaczymy, czy nic nad jezioro nie przyszło z powrotem. Ale nie, o tam jest fajne miejsce na ambony do postawienia.
Jak urodzisz się malutka, to myślisz, że trochę mniej czasu będziesz poświęcał nagrywaniu i kanałowi. Mieć jak urodziła 2,5 miesiąca temu córka, to wszystko się o 180 stopni zmieniło. No myślę, że dużo rzeczy się zmieni, ale raczej pod względem nagrywania filmów i kanału, live'ów itp. to raczej zostanie tak jak jest, tak? No bo jednak no, pracować trzeba. Więc będę się starał nagrywać tyle, ile nagrywam teraz, czyli raczej nie mniej. Dzisiaj tak późno, bo było ciężko. A czemu ciężko? Coś tu na mnie szczeka. Kurde, jak patrzę po tych górach, nie ma żadnej zwierzyny, nie? Może tu na dole coś będzie, ale podejrzewam, że raczej chyba nie. O, patrzcie, jest! Kolejny lew. Ja pierdzielę. Dwa! Samiec z samicą, oczywiście. Grali się pewnie całkiem niedawno. Spróbujemy go strzelić. Jak on jest daleko? 200 metrów. Słyszałem o nowym rezerwacie. Tak, Michał Jara, dawaj rajd dla Drachni, bo jako jedyny ma teraz live'a. Postaram się nie zapomnieć pod koniec i zrobimy sobie. Pozdrawiam. Mamy całkiem ładnego lwa. To kurde, teraz ja się boję, że jak ja zejdę za nisko, to mi tu krzaki będą zasłaniać. A nie, w sumie nie. 150 metrów będziemy mogli sobie dojść na stawę i się uda w miarę chyba go strzelić. Tak mi się wydaje. Dosyć fajnie, dobrą pozycję mamy. Z góry spoko, spoko pozycja. Damy sobie... A, muszę przeładować oczywiście. O nowym rezerwacie słyszałem i czekamy, nie? Czekamy bardzo mocno na... O, ostrzega mnie, patrzcie. Teraz pytanie, czy dostał dobrze, czy nie? Wydaje mi się, że raczej dostał na płuco. Nie no, dobra, nie będziemy jedynki strzelać, damy jej spokój. Bo tak w sumie fajnie mi się wystawiła do strzału. Ale nie. Damy jej spokój. Tylko teraz pytanie, czy ja tego lwa w ogóle dobrze trafiłem. Tak mi się wydawało, że ten strzał był dosyć celny. O, leży, dobra, elegancko. Czyli dobrze trafiliśmy. Patrzę na ten drugi brzeg, czy czasem tam coś za mną nie przyszło. Leży, złocisze, złocisze moje. 45-30, no lepsza ocena niż na tamtym, no ale tamtym to była szóstka, to mamy siódemki, nie? Siódemkę. Więc no, jest troszeczkę lepszy, ale no i tak to nie jest jeszcze to, co chciałbym mieć tutaj w tej grze, nie? Bo dziewiątkę lwa... Kawo, masz ten? Diamenta z lwa? Strzelone, czy nie? GR Lulemino, no może kiedyś się uda. Jak najbardziej. Marzenia trzeba spełniać. Prawie diament. No nie, no do diamenta tam akurat dużo brakowało. Może gdyby była ósemka? Nie wiem, może by naciągnął na diaksa, ale raczej podejrzewam, że chyba nie. Dobra, wejdziemy sobie tutaj na górę. Tak, kuźwa, zacząłem się wspinać po tych górach pierdzielonych. A ja już kiedyś wam mówiłem, że nienawidzę polować w górach. Mam diamenty ze wszystkich gatunków, oprócz zająca, szaraka i królaka. Jo, pierdziele, to szacun, nie? Kuźwa, następny lew. A to prawda, a nie, to jest ta lewica, co tam była, dobra. No to szacun, nie? Pytasz kawo czy ma diaksa? No, no pytam, bo nie wiem, no. Kto pyta, nie błądzi, jak to mówią, nie? Z ciekawości... Za ciekawość w mordę nie dają, o tak powiem. Filson, dziękuję ci bardzo za radzika. Nie spodziewałem się, że wpadniesz do takiego Filsona, który ma tylko 1000 subów. Tak długo już mi robiłeś kiedyś rajda, jak miałem 500 subów. Pozdro. Pozdrawiam również bardzo serdecznie. Cieszę się, że rajd się udał. Mam nadzieję, że chociaż trochę subów doszło. I że się podobało. Pozdrawiam serdecznie oczywiście. Kto pyta, wielbłądzi, ale też dobre. Kurde, taki teren pod polowania, powiem wam, no nie bardzo, nie dla mnie. Idę tam w tamtą stronę, w piździe, tu uciekam. Nie, nie podoba mi się ten teren. Wolę, o właśnie, takie tereny jak tam są, to ja wolę sobie na takich terenach polować, nie? Niż tutaj... Kuźwa, tu nic nie widać, wszędzie zarośnięte.
Dobrze, czytasz? No staram się czytać czat cały czas. Bardzo, siema Bronku, pozdrawiam całe MST. Dziękuję bardzo, bardzo. Żółwik dla ciebie, pozdrawiam również bardzo serdecznie ciebie. Wielkie, wielkie dzięki. Mam pytanie, kiedy nowy odcinek z sąsiadów? Jutro? Prawdopodobnie chyba jutro. Dzisiaj ja wydałem, a jutro ma chyba Adam, tak? Dobrze mówię? Nie, Tanas ma jutro. A ja nie wiem, czy my w ogóle mamy do Tanasa nagrany odcinek z sąsiadów. Chyba jo, chyba mamy nagrany do Tanasa odcinek z sąsiadów, tak mi się wydaje. Więc prawdopodobnie jutro sąsiedzi. Kilometr mam do tamtego jeziora, które sobie zaznaczyłem. Kuźwa, no co za dziwny teren, ja pierdzielę. Nic nie widać. Prawdopodobnie Lovcik będzie miał live'a we wtorek, no to na pewno zajrzę. Do której live, wiecie co, zaraz ten, zaraz będziemy kończyć. Tak już siedzimy w sumie prawie 3,5 godziny. Jak u ciebie można zdobyć moderatora? Bartek, wiesz co, ja od czasu do czasu przeglądam listę moderatorów, usuwam tych, którzy są nieaktywni i po prostu przyznaję moderatorów osobom, które są aktywne na czacie, które wiem, że są na każdym live'ie, tak? I co jakiś czas zmieniam ekipę moderatorów, zostają tylko ci, co są najbardziej aktywniejsi, nie? Na razie ekipa jest zajebista, nie narzekam, moderatorzy są praktycznie na każdym live'ie, chociaż kilku, więc jest spoko. Co lepsze dla ciebie, The Hunter czy FS22? Nie, no tutaj, no wiecie, no powiem wam tak, te gry dla mnie teraz w tym momencie są na równi, bo no farming wiadomo serduszkiem zawsze, zawsze w moim sercu farming będzie. I zawsze w nim pozostanie, tak? Ale no Hunter mnie mega wciągnął, mega zajebista gierka, więc myślę, że na równi są, nie? Wpadnij do kawa na live'a codziennie od 20. Bardzo chętnie wpadnę. Bardzo chętnie wpadnę. Co prawda, no mówię, no nie zawsze jest ten czas, żeby wejść, ale postaram się wpaść. Czy znasz powiedzenie, chcesz mordę iść na wielkołaz? Nie, nie znam tego powiedzenia. Kiedy seria od biedaka do kozaka będzie na osadzie? No prawdopodobnie mała zmiana planów, więc niekoniecznie będzie na osadzie, tylko będzie na innej mapie, a na osadzie zrobimy inną serię. Jak ja jestem aktywny na prawie każdym live'ie, ale nie jestem zbytnio aktywny na czacie, to by się zaliczało, żebym moda dostał przykład tylko. NT Super, no ja akurat widzę, że ty jesteś na każdym live'ie. Ja pamięć może mam słabą, ale co do ników to zapamiętuję, a ty praktycznie też jesteś na każdym live'ie i na każdym live'ie coś napiszesz, także mniej więcej wiem, które osoby uczestniczą w live'ach i no wiadomo, że też nie dam powiedzmy moderatora osobie, która przypadkowej osobie, która tak czek nie będzie nic robić, tak? To musi być osoba, która jednak ten czat, tego czatu będzie pilnować. Gajos 34, pozdrow suchorze dla całej ekipy. Jesteś kozak, oby tak dalej. Dzięki Gajos, pozdrawiam również ciebie bardzo serdecznie oczywiście. Wielkie dzięki za miłe słówko, ale otwarty teren zajebiście, patrzcie to. 600 metrów do jeziora. Myślę, że do tego jeziora sobie dojdziemy i będziemy chyba kończyć, wiecie? Tak tą górą biegnę. Dawid, nie znam niestety. O, coś tam zapierdziela. A jedynka, gnu, dobra. Czemu one tak biegają, te gnu? Czy jestem daleko od niego? Niemożliwe, żeby on mnie słyszał, to jest 300 metrów. Chyba, że on czegoś się tam przestraszył. Co tam jest? Zając zaroślowy. Pewnie diament. Co i jak można robić, jak się ma moderatora? No jak się ma moderatora, to się pilnuje czatu, żeby była kulturka. Żeby się nikt nie wyzywał, żeby nikt tam za dużo nie przyklinał. I się blokuje po prostu, tymczasowo wycisza albo blokuje całkowicie na kanale, nie? Gnu pręgowane, trójeczka, słuchajcie, 250 metrów. Teoretycznie strzał do zrobienia. To nie wiem, czy ten strzał jest warty tej trójki. Fajnie wystawione te lwy tam, ale tylko trójki niestety. Nie no, czysty strzał praktycznie tu bym miał, jo. Nie, a wiecie co? Damy spokój na razie, zejdziemy tutaj, może uda nam się wypatrzeć coś lepszego, bo tutaj prawdopodobnie jak oddam strzał na tej górze, to dźwięk tak się rozniesie, że wszystko w promieniu 5 km mi spierdzieli, nie? Perfuma użyj, dobra, już używamy. Co jaki czas robisz selekcję w moderatorach? Wiesz co, tak raz na 2 miesiące. Około. No, Kaśka, pozdrawiam cię Brączyk. Dzięki wielkie, pozdrawiam również serdecznie. Co tam jest? Gnu pręgowany. No to mamy tego jednego, tam gdzieś w tych krzokach jest jeszcze jeden. Kurde, no gdyby był
Trójka to tak, no, jest, bo jest, ale... Bo coś lepszego. Szkoda, że te lwy tam tylko trójki, nie? Bo są tak zajebiście wystawione, że ten strzał to było coś pięknego. No gdzie ty jesteś tam w krzokach? Jest jeszcze jedna sztuka tam w krzakach. Ale podejrzewam, że jeżeli jest trójka, to tam będzie jedynka, nie? Fajny widok tu mamy w ogóle z tego miejsca. Czy będzie zapis live'a? Postaram się, żeby był. No ten tam, kurwa, nie wiem, zatacza jakieś kręgi. Dzięki Prączy za Rydzika, miło jest dostać małe wsparcie od kogoś, kto był w moim kręgu zainteresowań, a tym bardziej, że sam wiem, jak jest na większej gospodarstwie. Chętnie bym pograł z tobą. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że Rajdzik się podobał i mam nadzieję, że coś tam słupków ci doszło. Także pozdro dla ciebie, rozwijaj się, nagrywaj, streamuj jak najwięcej. Co tam mamy? Trójka gnu. Kurwa, dosyć daleko mam zasięg tutaj patrzenia. Wiadomo, że może gdyby grafika się trochę bardziej podkręcił, to by było spoko. Odpuściłem to gnu, mogłem strzelać, ale odpuściłem. Teraz już prawdopodobnie tego strzału czystego nie będę miał. Bo schodzę w takich krzokach, że to jest normalnie niepojęte, nie? Wiem, że wychodzi nowy rezerwat i też już się nie mogę doczekać. Ale kurde, może jednak się uda tutaj do tego strzelić. Sawanna centralna. Wyjdziemy sobie bardziej tutaj, bo tu jest chyba trochę bardziej otwarty teren. Nie no, mamy tu trójeczkę. Mamy trójeczkę, która niestety zaraz nam się schowa za kuźwa krzakami. No jakoś nie zależy mi na tym, żeby tą trójkę strzelić. Wolałbym tutaj poszukać sobie jakich... O! Patrzcie to. Jedynka, dwójka. Ten złoty, co to będzie? Coś zapierdziela. Trójka Oryx. Ale leci. Co to będzie ten złoty? To mnie interesuje. Kuźwa, nie mogę sprawdzić. Jest czwórka, łatwy. 500 metrów. Ja pierdzielę kawał drogi. A ten co jakiś nienormalny. No, tam powiem wam, że jest zajebista sztuka. Nie chcę mi się do niego strzelać. Tam stoi ta trójka. Musimy podejść tam. I spróbować tą czwórkę sobie strzelić. No to jest 500 metrów, więc tak czy siak musimy... Dosyć daleko podejść, nie? Lew jest na dole. No ja widziałem te dwie lwice, tam leżały, ale... Mniej niż 500 metrów. Zwierzęta się renderują do max 425 metrów. A widzisz, to w sumie dobrze wiedzieć. No nie, no te lwy tutaj też nie będę ich strzelał, bo to bez sensu. Najgorsze jest to, że teraz wszedłem w taki dołek. Prawdopodobnie, słuchajcie, to będzie chyba... ostatnie zwierzę dzisiejszego live'a, które mi się może uda strzelić. Jeżeli nie wystraszę tego... pięknego gnu złotego. Czwóreczka, no podejrzewam diamenta nie będzie na pewno, ale może chociaż dobre złoto będzie za niego. Na armię Oryxów uważać? Dobra, będę uważał. Dzięki, że mówisz. Kiedy kolejny live? Wiecie co, nie wiem, plan jest na wtorek, aż się uda czy nie. Na pewno będę was informował, nie? Na ten temat. Co tam idzie? A, lew, dwójeczka. No, wychodzimy na tą górę. Nie chcę, kurde, tutaj wystraszyć ich. Nie chciałbym ich wystraszyć. Nie wiem, jak one daleko były ode mnie zaraz. One są dosyć płochliwe, te gnu. Ja jestem ogólnie w szoku, bo ja myślałem, że te zwierzęta aż nie są aż takie płochliwe, nie? Teoretycznie powinienem je tutaj już widzieć, nie? Mamy ślady, no to są te gnu, galop. No, czyli jednak chyba się przestraszyły. No ale spróbujemy wyjść za te krzaki, za tą górę. One podejrzewam, że tak czy siak gdzieś tam staną, nie?
Wbij na koniec streamu na kanał Kawo, to zobaczysz dwa Great One'y w jego domku z trofeami. To już po live'ie wtedy. Albo wejdę sobie, o, wejdę sobie do Kawo na kolejnego live'a jutro prawdopodobnie, tak? O 20? Bardzo chętnie zajrzę. Skąd bierzesz muzykę na live? Open FM stacja Impreza. Stamtąd puszczam muzykę. Kurde, co one tu wszystkie poszły w tą stronę? No prawdopodobnie, no bo tu ich nie ma nigdzie. Galo. Najgorsze będzie to, o tam są. A nie, kuźwa, to deski. Teoretycznie powinienem je gdzieś tutaj widzieć, nie? Tu są te mendy. Tutaj te mendy są. Jutro jest stream na Twitchu, na YouTubie wtorki, środy i piątki. Dobra, dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Mamy te gnutu znalezione w tych krzakach. Tu jest co? Oryx. Oryx dwójka. Kuźwa, no nie gadaj, że ten złoty uspieprza. Co za dziad? Menda społeczna. Strasznie płochliwe one są, nie? Szkoda. Dobra, to chociaż sobie tego Oryxa strzelimy. Dwójka. A czy oprócz dwójki coś tu jeszcze jest? Dwójkę, co tu biegnie? Gnu? Kuźwa. Odłączył się od stada chyba. Tam idzie następny Oryx. Coś lepszego? Trójka. Ej, trójka Oryx to nie jest kuźwa. Trójka samica Oryxa to nie jest czasem diament? Czekajcie. No odsuń, że się gruba się jeden. Nawet do złota zabrakło, ej. Nawet do złota zabrakło. A szkoda. Bo właśnie pamiętałem o tym, że Oryx to była jedno z nielicznych zwierząt, gdzie samica może być diamentem, tak? To tam gdzieś zapamiętałem. No nie gadajcie, że to ta menda. Co za menda społeczna. Kuźwa, teraz go załatwię, nie? Raczej kiepsko dostał. A raczej podejrzewam, że dostał kiepsko, bo tak aż dziwnie podskoczył. No ale ciolo. Tego tropiłem i w końcu go znalazłem. Idziemy zobaczyć, co to jest. Czemu grasz na sawannie? Bo tak ludzie wybrali. Ludzie chcieli, żebym grał na sawannie, to gram na sawannie. Już ma 0,25. A skąd wiesz, że 0,25 już ma? Nie, ja podejrzewam, że raczej na pół co nie dostał, nie? Kuźwa, tu następne są. Już nie będę więcej strzelał, bo zaraz kończymy. Tam co jest? Oryx, czwóreczka. Nie no, piznę mu. O, ale się gibnął na bok! Dobra, pieseł, szukaj tu krwi. Szukaj tu krwi, bo o,
No kurde, dobra, dostał na półce też. Patrzcie jak daleko był. Znaczy daleko, no dobra, to może nie był jakiś super daleki strzał, ale... Ale się udało. Leży, jest, fajnie. Jeszcze Oryxa przypadkowo, przy okazji strzeliliśmy. Złoto, 36-40. No, do Diaksa nie zabrakło ogólnie dużo, nie? Całkiem dobry wynik ogólnie. Oryx podejrzewam też będzie złoto, bo ten strzał był akurat bardzo dobry. Paweł, siema, kiedy powrót do Scrapa? W czerwcu będzie aktualizacja do Scrapa i wtedy będziemy wracać do Scrapika. Pozdrawiam, Paweł, cię serdecznie. No i tutaj też złoto 304, no tutaj akurat dużo brakowało do diamenta. Dobra ludzie, 22.38, kończymy dzisiejszego live'a. Kończymy, bo i tak 8 minut po czasie, można powiedzieć. Fajnie było, dzięki za wszystko. Nie wiem, kiedy teraz się widzimy, no będę na pewno się starał, żebyśmy live'a odpalili, słuchajcie, we wtorek, no bo jakoś tam te wtorki sobie tak, można powiedzieć, bardzo upatrzyłem, więc postaram się, żeby we wtorek live był. Jak nie będzie, to na pewno będzie w kolejne dni. Jutro zapraszam Was na Hunterka do mnie na kanał. Będziemy sobie polować, oczywiście, na mapie Silver Reach aktualnie jeszcze. Także jutro na kanał zapraszam, mam nadzieję, że z rana uda nam się również nagrać od zera do Bolusia na kanał i że te wszystkie odcinki, które gdzieś tam mamy zaplanowane dla Was na jutro będą nagrane. Poza tym, no co kolejne dni oczywiście, kolejne odcinki, kolejne od zera, kolejne sąsiedzi, na pewno chłopaków po sąsiedzku, spadek po babce itp. itd. Także jutro bierzemy się za ogarnianie wszystkiego. Jeśli chodzi o, tutaj pytacie też o serię na osadzie Drachni. Dobra, zrobimy sobie jeszcze tego jednego rajda, bo widzę, że prosicie, jak jeszcze nie wszyscy poszli. Drachni, FS jest. Igor, jak patrzysz lornetką po patrzeniu, masz u góry procenty. A widzisz, nie zwróciłem na to uwagi. Jest live u Drachniego, ale Drachniego nie ma. A jest, dobra, jest Drachni. Zróbmy na koniec jeszcze rajdzika, wbijmy, napiszmy pozdro od Brączka. Wbijmy sobie. Na pewno się chłopak ucieszy. Dawać. A nie, dobra, tylko dla subskrybentów jest czat, ja pierdzielę, dobra, to wtedy ciul z tym. Ciul z tym. Nie zauważyłem tego. Także dajmy sobie spokój z tym rajdem, bo jest czat tylko dla subskrybentów, a ja nie lubię takiego czegoś, bo wtedy trzeba kogoś zachęcać, zmuszać do tego, żeby zdał subskrypcję, żeby napisał na czacie, także damy sobie spokój. Słuchajcie, tak jak mówiłem, zapraszam jutro na kanały. I widzimy się na kolejnym live. Dzięki za oglądanie dzisiejszego live'a, dzięki za wszystkie donaty, za to, że byliście. Łapeczkę w górę możecie oczywiście na sam koniec jeszcze zostawić. Także zawijam. Miłej nocki Wam życzę, wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Na razie, cześć! Narty!